Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym strumyku. mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać, dzisiaj kolejny, oczywiście, turniej, title Tuesday, godzina 17, wybija, także będziemy oglądali naszego Polaka Rodaka w akcji, także dajcie znać, drodzy widzowie, czy mnie słychać, czy mnie widać, to jest najważniejsze. Także za chwilę zaczynamy. Została dosłownie niecała minutka. Za chwilę widzę, jest potężna, potężna lista. Witam, witam wszystkich użytkowników. Cześć, cześć. Witam serdecznie. Widzę, że są już pierwsze nawet typy, czyli Hikaru Nakamura dzisiaj, jako na pierwszym miejscu. Powiem Wam, naprawdę, dzisiejsza lista jest przepotężna. Jest przepotężna, bo naprawdę jest oczywiście Janek, i oczywiście jest w tym wypadku Hikaru, także będzie kogo oglądać. No, ciekawy jestem, czy. Czy będzie również Magnus Carlsen, bo też on się lubi często pojawić bardzo, bardzo, bardzo późno na tych listach, także za chwilkę zobaczymy. Wszystko git, dobra, elegancko. W takim razie, co możemy zaczynać, zobaczymy jak tam nasz zawodnik Polish Fighter będzie tutaj rywalizował z widzowie. Także zapinamy pasy, lecimy dzisiaj potężny title Tuesday, ale później w ogóle, też o tym warto powiedzieć, będziemy świadkami kolejnego meczu z cyklu, oczywiście turnieju Speed Chess Championship, wersja edycja polska. Także będziemy sobie jeszcze komentowali ten meczek właśnie Kamila Draguna z, z arcymistrzem Heberlo. No i tutaj też będzie bardzo fajnie, bo co ciekawy będzie mieli jeszcze gościa w studio będzie to oczywiście Tomek Jaskółka także będzie, będzie bardzo dobre towarzystwo żeby dzisiaj troszkę sobie Szaszków pooglądać także no jest, jest dzisiaj sporo, sporo rzeczy do, do oglądania no dobra także Idźmy do partii, Janek bardzo takim dyskusyjnym posunięciem B4, można powiedzieć, to się nazywa obrona oczywiście polska, oczywiście też można powiedzieć, że jest to wariant hipopotama, także zobaczymy, tutaj oczywiście pozycja absolutnie równa, tutaj parka gońców tak bardzo mocno atakuje na punkt G7, na punkt H7. No i teraz pytanie: nie? Co, co tutaj oczywiście będzie nasz szanowny zawodnik robił? Czy może w tej pozycji będzie opóźniał Roszadę, na przykład będzie grał H4, Koń G5, czy może po prostu elegancko zruszuje i będzie leciał właśnie w tym kierunku? Także dużo dzisiaj, dużo dzisiaj, dużo dzisiaj właśnie będzie gierek w ogóle. Dawajcie swoje typy, nie? Jakby ja jestem pierwszy raz na komentowaniu Title Tuesday, także to jest też dla mnie troszkę nowa formuła. Z reguły ja gram tego Title Tuesdaya sobie albo, albo właśnie mam jakieś inne zajęcia, ale, ale dzisiaj właśnie dla was komentuję, także dawajcie znać, komu w ogóle kibicujecie. Jeżeli chodzi jeżeli chodzi tutaj oczywiście o, o dzisiejszą edycję, edycję o godzinie 17. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, kiedy ile tutaj jest rzeczywiście wspierający naszego szanownego Polaka Rodaka. Czy może tutaj właśnie będzie jakiś Hikaru bardziej wspierany? Zobaczymy. Jestem mega ciekawy, bo nigdy nie widziałem, jak dużo, dużo osób kibicuje Jankowi na Title Tuesday'u w końcu jakaś alternatywa dla braku Ligi Mistrzów w styczniu, no widzisz, zawsze coś, zawsze coś w tym wypadku, no dobra, także zobaczmy zauważcie, że Janek gra z zawodnikiem o wiele niżej notowanym, to jest zawodnik o rankingu 2535 Elo, no gość, który ma ranking na czeskanie podobny do mojego także też, też Mistrz FIDE, też 2500 z hakiem i no tutaj widać, że stawia bardzo twarde warunki, widać, że nasz zawodnik, Polak Rodak Janek tutaj no, jest dociskany ten pion C, może być dosyć niewygodny. Zauważcie, że za chwilę motywy typu C3, dokładnie motywy typu C3, te wszystkie trzy figury w ogóle nie wychodzą. Także. Trzeba powiedzieć, że no jest to bardzo, bardzo, bardzo tutaj zła pozycja dla Janka. No ale wiadomo, to jest jednak Blitz i często, można powiedzieć, w tego typu sytuacjach później ta, ta presja czasowa ma znaczenie, tak? Ta może nie taka przewaga materialna, nie przewaga przestrzeni, tylko raczej kto szybciej kliknie z reguły. Także no, na spokojnie zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie. No wiadomo, tutaj no na razie ciśnie, na razie prawda dociska Janka oponent tutaj NLLO777, no pięknie sobie.

Także no, muszę przyznać muszę przyznać, że nie wygląda dobrze. Także, tak jak ostatnio byłem na, na meczu, komentowałem właśnie z Antkiem, z Antkiem Kozakiem, który w ogóle wczoraj zagrał absolutnie genialny mecz, go oglądałem i byłem pełen podziwu, jak stawiał warunki zawodnikowi 2600 i w ogóle meczek wygrał. No i tutaj, e, tak samo, właśnie e, rzucałem klątwy, że, że ci zawodnicy trochę podstawiają, Tak samo tu widzę dzisiaj Janek zaczyna dosyć trudno, ale wiadomo, jeszcze nie chcemy tutaj na pewno go skreślać, ale do pozycja jednak wydaje mi się delikatnie, delikatnie go. Gorsze, tak no tutaj na pewno ten pionek E3, zauważcie, bardzo słaby pionek na E3 w tej, w tej pozycji jest giga słaby. E też ten pionek C, który bardzo mocno ogranicza właśnie gońca w tej pozycji, to tak samo nie może wyjść, także prawdopodobnie za chwilę Janek pójdzie posunięciem typu A4, typu E4, żeby właśnie dokładnie te figury troszkę odbijać i może, może swojego przeciwnika właśnie tu będzie powoli przechwytywał. Dobra, a tak sobie jeszcze go sprawdzę, czy, też, czy też tutaj... Wszystko się, wszystko się aktualizuje, jeżeli chodzi o, o tabelkę. Chyba tak, także, także powinno być wszystko w porządku. No i cóż, Janek, kurczę, już ma przewagę. Jakby chwilę, nie, chwilę nie patrzyliśmy. Chwilę nie patrzyliśmy, no i zobaczcie, jakby po takim bardzo dyskusyjnym otwarciu Jankowi udało się bardzo fajnie ustawić blokadę. Teraz popchnął pionka na a4 z pola a3, zrobił sobie pole na a3 dla gońca albo dla skoczka. Za chwilę w ogóle grozi posunięcie a5, żeby jeszcze bardziej do figury przeciwnika wypchnąć, no i jak to mówią, komputery nie kłamią, tak? I w tym wypadku widać, że no już potencjalnie taki, taki pioneczek na c3 ma potencjał być tutaj oczywiście skubniętym. Także no jestem ciekawy co zrobi to Janek, no bo z takiej pozy z, po, z takiej pozy wychodzić nie jest na pewno to prosta, tutaj pokazuje, że się da zagrać wszystko i tutaj wygrywa. Klucha jeden wykrzyknik. Tak, h jeden bardzo też specyficzny ruch. No ale tu widzimy Widzimy, jest pełna pełna kontrola. Wieża w ogóle A4. Patrzcie, jaka fajna idea! Czyli tu chcemy za chwilę właśnie pójść ruchem typu A6 albo wieża C4, zablokować linię C. No i co? No i w tej pozycji później 5 będzie bardzo łatwym celem ataku. Tylko pytanie, czy w tej sytuacji Janek na przykład będzie chciał właśnie odciąć pole F4? To jest trochę ryzykowne, bo wiadomo, wtedy się jeszcze otwiera linia, oczywiście cała przekątna. Ale z drugiej strony zauważcie, że możemy jeszcze mówić o ewentualnym później ruchu wieża D1. Po co? No właśnie po to, aby to ostatnią tą figurę wrzucić do gry i tutaj ewentualnie po to lec. To. Także nastąpiło wieża D1, bardzo, bardzo w porządku ruch, no i teraz zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, no, na czasie w miarę zawodnicy są równo, ale czuję, że, że tutaj raczej jednak wszystko mam fajnie pod, pod kontrolą. Co to za tytuł FM? Tytuł FM to jest tytuł Mistrza FIDE, FIDE Master, tytuł, który jest przyznawany za w osiągnięcie 2300 ELO w szachach klasycznych, także bardzo bardzo spoko tytuł. No, ja poluję osobiście oczywiście na tytuł Mistrza Międzynarodowego. Ranking 2400 przebity już był nawet kilka razy, także spoko. I oczywiście dwie normy z trzech zrobione, także tylko poluję na ostatnią normę. Tutaj oczywiście strunie Open, żeby już tego IEMA mieć przy swoim nazwisku, także zobaczymy. W ogóle, już co ciekawe, miałem okazję, miałem okazję już zapłacić za, za aplikację na, na, tytuł, na tytuł oczywiście IEMA, ale jak się okazało, sędzia nie wystawił jedną normę nieprawidłowo. Później to wzbudziło trochę kontrowersji e, u nas i, i muszę przyznać, że było mi trochę zbudło, ale, ale no, jednak teraz te wszystkie wymogi się zmieniają. Także naprawdę, e, naprawdę trzeba przyznać, że. Tutaj teraz trzeba spunktować trzy normy i jedną w dużym skrócie z Open. A no, zobaczmy, tutaj nastąpiło konie 4 mega sobie posunięcie. Tylko 15 sekund na szachownicy yy, dla naszego zawodnika. Bardzo czujny król G1. No to wjeżdża tymi koniami po prostu w prawo i w lewo Oponent. No i teraz pytanie, jak to się Janek rozwiąże? tak? Czy to będzie jakiś może ruch wieża, d 7 wieża, a 7 po Pionka? Czy może właśnie będzie chciał ustabilizować sytuację, zablokować Pionki, żeby Pion F nie uciekł, żeby Pion C nie uciekł? No i wtedy będziemy. Będziemy mogli w tym wypadku iść. Oj, i tutaj ha podstawka. Tak, mamy. Mamy tutaj już niedokładne posunięcia. Przeciwnik się sypie, i za chwilę wieża D7, aż się prosi, drodzy widzowie. Wieża D7, żeby pójść. wieża. Później A7 i B6, B7 tymi pionkami przeciwnika wykończyć. No i zobaczmy. Poszło koń 2 No i przeciwnik oczywiście, pod presją czasu. No tutaj nie wytrzymuje nasz zawodnik zaprawiony w boju. Medalista Mistrzostw Świata w Blisu. Radzi sobie perfekcyjnie na zegarku i powierza dokładnie. Powierza A8. Bierze, wieże, Za chwilę Hetman pięknie. Także mamy no, pierwsze zwycięstwo. Janek elegancko sobie, sobie w tej gierce poradził. Także, także bardzo jestem zadowolony z tego przebiegu. No i co, możemy chyba w takim czasie poszukać jeszcze innych polskich zawodników w sumie, jeżeli takowi grają w ogóle. O, jest nawet pojedynek polsko-polski. Także GG dla Janka. GG dla Janka. Naprawdę sobie dobrze poradził w pierwszej w pierwszej gierce. Tutaj widzimy pojedynek Polaków, ale tutaj, że tak powiem, Underdog, czyli zawodnik o niższym rankingu, wygrywa. Także, no, już są pierwsze, pierwsze niespodzianki, drodzy widzowie. Pierwsze, pierwsze niespodzianki. Underdog, czyli zawodnik o niższym rankingu. Dobra, także znowu kolejna gierka. Oczywiście będziemy, będziemy dzisiaj patrzyli głównie na partię Janka, ale w przerwie, prawda, kiedy Janek już skończy swoją gierkę, będziemy szukali... Oczywiście będziemy, oczywiście, szukali tutaj innych gierek zawodników, najwyżej notowanych, może Polaków. Tu jakiś, e, widzę, najwyższy pojedynek jakiś polski, jest jakiś MAC-0504. Kto to jest w ogóle? Maciej Czopor. A, to jest Maciej Czopor. Dobra, to teraz wszystko jasne. No stoi bez wieży, no ale, ale liczę, że przeciwnik, no właśnie, jeszcze się pomyli, podstawił figurę. No i jak to się mówi, warto grać do końca, no bo widzimy teraz, że bez wieży udało mu się prawdopodobnie zremisować. No ale wiadomo, jest mało czasu. Jest mało czasu i, i tutaj trzeba będzie, trzeba będzie szybko klikać. Także pionek już jest bardzo niebezpieczny. Pytanie co dalej? Czy wierzę F1? Tak, wierzę F1 poszło wybicie. No i tutaj oczywiście chcę jak najszybciej tę sytuację ustabilizować. Także, także to jest to. Dobra. No widzę też, tak patrzę sobie na tą tabelkę pod moją kamerką, sprawdzam, czy mamy jakieś niespodzianki w samej topce. No nie ma. Nie ma niespodzianek. Raczej wszystko, wszystko zgodnie z założeniami. Hikaru wygrał, MVL wygrał, Dubow wygrał. Fedesy wygrał, Aronian wygrał. Te nie wiem, kto jest są on YouTube. Hospem te, to wiem, kto to jest, ale nie wiem jak się nazywa. I Polish Fighter też, wygrał także I Westy Soul też. Także na razie Paka się bardzo mocno trzyma. Także trzeba, trzeba powiedzieć, że tutaj panowie dają radę. Zobaczmy, co jakieś gierki. Nie ma chyba. Jest. Teraz musimy poczekać na prawdopodobnie na rundę drugą. Także czekamy. I zobaczymy czy zawodnicy za chwilę rozpoczną z rundą drugą, ciekawe z kim zagra Polish, Polish Fighter zobaczmy czy jest Jan Krzysztof Jan Krzysztof Duda w pojedynku, zobaczmy gdzie on tutaj się nam schował czy to jeszcze ponownie grają rundę? Nie, to już jest runda dobra, kolejna, czyli tutaj powinniśmy widzieć Janka Czyżby Janek wyszedł? Albo stracił połączenie z internetem? Byłoby to bardzo smutne, ale chyba, chyba to się wydarzyło, drodzy widzowie, z tego, co widzę. Albo to był jakiś rage quit, albo albo ja nie widzę. Zobaczmy. Tak, szukam po liście Janka, po najwyższych zawodnikach. 3000, 3000, ale na razie nie ma. Włączę na razie Griszczuka, e, drodzy widzowie. Włączę Griszczuka i w międzyczasie poszukam Janka, ale mam dziwne wrażenie, że chyba że chyba gdzieś zniknął. Czekajcie. Pyk. Pyk. No, także chyba było, <laughs> chyba to było tyle, jeżeli chodzi o yy, czasami nisko na liście, tak? Dobra. Dobra, zobaczmy. Polish. No nie ma Polish fajtera. Gdzieś tutaj nam Polish. Polish Fighter zniknął, ale spokojnie, zaraz sobie z tym poradzimy. Ale rzeczywiście tak może być, że gdzieś tam daleko, daleko bardzo zniknął. O, jest, dobra. Dobra, 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 dobra. I Jest, Polish Fighter. Także rzeczywiście zrzuciło na sam, na sam dół listy. Także idźmy od początku. W partii obrona Alechina, w partii obrona Alechina tutaj główne warianty. No i zobaczmy. Tak, szybka wymianka, Janek już wyrównał elegancko, gra się z jakimś cm -em. Nie jest to oczywiście Tomek Jaskółka, ale ale na pewno jest to też całkiem solidny zawodnik, także Janek Jan, też zauważcie już w tej pozycji otworzył sobie linię H, potencjalnie kto wie, może za chwilę dama H5 nastąpi za atakiem na punkt H2 no i tutaj ewentualnie jeszcze go nie zadeszyć także tutaj już możemy, możemy lecieć w tym w tym wypadku dobra, ja tu sobie oczywiście jeszcze będę, będę to weryfikował, ale tak jest, Janek już na 100% będzie przeze mnie oglądany i będziemy tutaj go bardzo uważnie śledzili. No dobra, także jest, nastąpiło, nastąpiło posunięcie wieża z F na D1, no w tej pozycji bardzo klasyczne podejście, tak? Janek oczywiście sobie trochę zruszyła w drugą stronę, żeby tą linię H wykorzystywać. Ma troszkę czasu jeszcze, ma troszkę czasu na zawodnik, także może sobie go właśnie tej na policzanie wariantów wykorzystać. Bardzo to jest w ogóle ważne, żeby w tego typu momentach zbyt szybko nie zagrać, bo często jest tak właśnie, że niestety, ale jednym uderzeniem tworzy pozycję, no i później są swojego rodzaju problemy, także to jest to. Nastąpiło wieża z A na C1, wieża AC1, no i tutaj, tutaj mamy już posunięcie skoczek na. Skoczek na E5, także już powoli, powoli. Janek w ogóle kurczę, to jest niesamowite dla mnie, że on tak, jak on tak szybko przychwytuje. Nie gra takiego Alechina z jakimś gościem, można powiedzieć, nie byle jakim. No i nagle po samym po debiucie już dostaje mega, mega fajną pozycję. Także naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem, on sobie tutaj radzi w tych różnych pozycjach. Dobra, także poszło końce e 5 Tutaj oczywiście atak na skoczka, pre, presję również na punkt. Na punkt A7, także to jest to. No i teraz pytanie, czy tu będzie jakiś ruch typu koń D3, czy to będzie może ruch typu, typu wieża D, no a może w ogóle B6, także też spoko. podejrzewam, że w dłuższym terminie, jeżeli by się udało Jankowi wymienić tak wszystkie ciężkie figury, tak, czyli tutaj Bach, 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 te, te wszystkie figury, to wtedy byśmy mieli fajny scenariusz, gdzie skoczek by tutaj bardzo mocno dominował, właśnie oczywiście w tej pozycji gońca, tak, na giełdzie, także to by było to. By było to. <laughs> Nie, to do partii Gryszyka to wrócimy jak jak skończy, Janek to za chwilę sobie, za chwilę sobie zobaczymy, yy, zaraz zobaczymy co się tam stało w partii Griszczyka, bo chyba miałem dobrą, dobrą czujkę, żeby tą partię zobaczyć, yy, no i tutaj... Dlaczego nie gram, a komentuję? No właśnie, dlatego, że później później już będę komentował kolejny turniej SCC Speed Chess Championship edycję Polską, także dzisiaj jestem od 17, żeby Was, drodzy widzowie, rozgrzać, jeżeli chodzi o content szachowy, także nie bójcie się o to. Już ja o to zadbam Uuu, ależ tej petardo, koń B4. Patrzcie. No i teraz nie można było bić, bo oczywiście groziło wieża B1 i oczywiście są problemy z pierwszą linią, także nastąpiło C5, próba jeszcze od. Sytuacji otwarcie, na właśnie, że to często jest problem, bo w tego typu sytuacjach, no zawsze, a to zawsze jest piękna blokada na punkcie D5. Także tutaj, no Polish Fighter 3000 zaczyna swojego przeciwnika bardzo fajnie dociskać. Marcin, orientujesz się, czy są jakieś stypendia dla uczniów zajeżdżenia na turnieje szachowe? Oj, to przyznam szczerze, nie wiem, jakby. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o jakieś dofinansowania, no to często związki sportowe twoje, czyli jak tam jesteś, nie wiem, w województwie śląskim, czy tam w lubelskim, czy tam gdzie indziej, no to z reguły jak jesteś w jakiejś kadrze, no to, to jak jesteś w kadrze, to wtedy dostajesz ewentualne jakieś dofinansowania na przykład, nie? Także to, to jest to. Albo jak jesteś, powiedzmy, w jakiejś reprezentacji Polski na jakieś zawody, także to jest jakiś zawsze plusik, ale nie wiem, jakby nie, nie powiem ci, nie powiem ci dokładnie jak to, jak to wygląda. Tak, to możliwe, że żeby był, żeby był błąd transmisji. E, trzeba powiedzieć, że to był błąd transmisji w tym wypadku. Fanie, fajnie, że komentujesz. E, będzie zabawa iść troszeczkę tutaj... E śmiechu. No dobrze, dobrze, cieszy mnie to, że mój komentarz spełnia oczekiwania. A, podwalił Hetmana tam miski, za chwilę sobie to zobaczymy, także najpierw skupmy się na partii Janek'a, tu już widzicie kwestia dociskania wyżej na czasie stoi Janek. Przewaga w tej sytuacji już też materialna, piąka, skoczek jest absolutnie genialny. Ja osobiście bym tu chyba chciał wymienić figurę dokładnie Damad3. Proponuję wymianę Hetmanów, później oczywiście grożę matem odejść odejściu Hetmana. Jeżeli wymienię to, to później bardzo prosto pcham pionka co do pola przemiany, i prawdopodobnie jeszcze poleci pionek, pionek A. Także to jest, można powiedzieć, bardzo proste zwycięstwo po stronie naszego, naszego zawodnika. Też widać przewaga pół minuty. No, jeszcze taka próba rzucenia się, oczywiście, posunięciem H3, no ale tu możemy po prostu wybijać i raczej koniec partii, tak? Po, po, po prostu posunięcie HBG, i podejrzewam, że to będzie czas na, na kapitulację tego zawodnika. No, bo nie czytałem, nie, nie czytałem wcześniej, co pisaliście, czyli komu wy kibicujecie? Jeszcze raz, jeszcze raz mi napiszcie. Bo gdzieś tam mi się przewinął tylko oczywiście hikaru, no bo to jemu kibicujecie, ja podejrzewam też bardzo często, jako, jako twórcy. Czyli co, Hikaru? A ile jest osób za Jankiem na, na, na czacie? Jestem bardzo ciekawy tutaj, jakbyście jakbyście mogli powiedzieć, ile osób jest za Janem Krzysztofem Dudą? Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, wieża na D5. No, i tutaj, oczywiście, bez ryzyka jest. No, jeszcze w cztery broni tego pionka. Na no, obiektywnie, patrzcie, drodzy widzowie, no, ten jest bezużyteczny, odbija się. Odbija się od tych wszystkich po prostu pionków. Janek jeszcze bardzo czujnie w ogóle podważa, tak? Ten I piękne C5 posunięcie, patrzcie. I pewnie za chwilę jeszcze Król C6 pójdzie, albo coś takiego, żeby tutaj byle, niczego głupiego nie zrobić, czegoś nie podstawić i mieć sytuację. O, ustabilizowano dokładnie. Wimianka, bez żadnego problemu. Dubow, okej. Okay. Dubow albo MVL. Mhm. Za Jankiem, za Jankiem wszyscy widzę, tu piszą. Widzę, że trochę się przebija, Przewija się troszeczkę, przebija się troszeczkę właśnie. Właśnie Janka. Janka, to wiadomo, ale Dubow. Okej, okay. to też jest całkiem, całkiem dobry typ. No to widzimy, trzy piony więcej widzowie, to jest technicznie pozycja wygrana. Pchaję piąka B do pola przymiany Hetman, no i tu już podejrzewam. Nawet oddach powiedzmy Hetmana za gońca, drugim pionkiem dojdzie i to partia gra. Także gituwa, kolejne zwycięstwo Janka. Dubow też wygrał, Aronian też wygrał, hospem też Westy Soul, także no, tej panowie sobie. A to już wiem, dlaczego możliwe, że Janek ma, jest tak nisko w tabeli. Po, tych, po tej pierwszej rundzie, dlatego że możliwe, że jego przeciwnik wyszedł po pierwszej partii i jemu punktacja pomocnicza bardzo mocno spadła przez to, także tutaj podejrzewam, że to są, to są takie możliwe scenariusze, jeśli chodzi o to, ale to musimy jeszcze poczekać, zobaczmy, kto jeszcze gra z Polaków, w tym wypadku, czy jest jakiś Polak, który gra, jest jakiś, no znowu ten, ten gość, Mac... Chyba, że jakiś Hikaru, gra. O, jest Bortnyk jeszcze. Bortnyk 3100 Elon. No, tutaj też, też wygrywa swoją gierkę bez problemu. Hetman dochodzi. A jeszcze tu trzeba uważać na pata, żeby nie, nie po, doprowadzić. E, ale, ale dobra. No, tutaj e, jeszcze nie udało się złapać, także w porządku. Czy jakiś Polak? Nie, no już nie ma żadnego Polaka z tego, co widzę, który by tu jeszcze walczył. A nie, jest jeszcze jeden Polak, także pójdźmy sobie do niego. E <grym> Polakowi go Dobrze, dobrze, dobrze. Kiedy GM Molenda, oj, to jest. To jest, że tak powiem, taki trudny temat, nie? Jest, jest taki mem, jest taki mem, nie? że pytają gościa na, na, na wywiadzie jakieś tam jakąś tam rzecz, i on takie wiecie, nie nagle o, oczy się uzawił i takie wiecie, nie? mówi, że nie mówmy o tym. Tak samo ja teraz wiecie, bo no, lepiej o tym nie mówmy, kiedy, kiedy mój GM raczej podejrzewam, że tutaj dobijam do, do tytułu mistrza międzynarodowego. Ale, ale, jakby się złożyło, że jakieś tam turniej mi siądzie, no to wtedy wiadomo, będę myślał o czymś, o czymś więcej. No tutaj wszystkie praktycznie partie już są zakończone. Czy coś się jeszcze się dzieje? Nie, już praktycznie wszystko. Ja tak sobie jeszcze odpaliję na drugiej karcie, oczywiście, Janka. Patrzę, czy nie ma, czy nie ma Gierek i za chwilę się powinny powinny zacząć No widzę jest Janek na miejscu ósmym teraz dzieli dzieli dobra jest lecimy w takim razie Jan Krzysztof Duda z Oniszczukiem bo to jest bardzo mocny ukraiński arcymistrz ale yy, widać że ma gorsze połączenie tak tutaj a nie już wróciło dobra ma 4 paski no i zobaczmy E4 D6 czyli taka obrona nowoczesna E4 właśnie tak są takie ustawienia drodzy widzowie że E4 D6 G6 G7 tak Biały, biały jest testowany co ty mi w ogóle przeciwniku zrobisz, nie? Czy pójdziesz do przodu, czy się na mnie rzucisz, czy, e, czy tutaj coś jeszcze więcej. No ale tutaj ewidentnie, ewidentnie no tutaj oni szczuk sobie testuje, aczkolwiek nie wiem, czy bym chciał z Jankiem iść w takie pozycje, no bo Janek też jest bardzo dobry na głowę i, i tutaj trzeba powiedzieć, że w takich nietypowych pozycjach, gdzie można, można przeciwnika testować na dwa, trzy różne sposoby, jest to na pewno coś, co Janek jest, e, Janek jest e, w stanie zrobić, nie? Tak, dodał wysoki ranking, no w ogóle zauważcie, Janek ma teraz ranking na czeskomy, na tempie blicowym 3099, czyli brakuje mu jednego oczka, jednego oczka do tego, aby, aby w tym wypadku mieć awans na, na 3100. Ciekawe jaki był w sumie pik Janka, tak się zastanawiam, jaki on miał pik rankingowy, może wiecie widzowie, jaki, jaki był pik rankingowy Janka, może, może wiecie. Swoją drogą widziałem, że streamerka Lulu Robes zdobyła WCM, a ma 1600 w blicu i dzisiaj gra Title. To nieźle można. Yy, tak, znaczy się, yy, Tak, czasami nadawane są tytuły CMA, czasami są nadawane tytuły też FMA, i EMA, w zależności od rangi imprezy. Nawet są arcymistrzowie nadawani. Jak powiedzmy, byście pojechali na Mistrzostwa Świata lat 20 i byście te Mistrzostwa wygrali no to wtedy mielibyście, wtedy mielibyście okazję właśnie zdobyć tytuł GMA w ogóle od razu z, z bomby, nie? Bach, wygrywasz takie zawody, robisz GMA i, i tutaj tak to mniej więcej wygląda. Także no to jest dosyć, dosyć spoko. Jeżeli ktoś tam jest z takiego kraju, co nie ma aż tyle opcji, aby grać właśnie turniejów rankingowych, bardziej są nierankingowe, ale ma jakąś siłę gry, no to to jest bardzo fajny system, no ale tutaj no dosyć, dosyć ciekawe. Widzę, że piszecie 350, 343, 3200 prawie, no to tak OK, czyli 360 podejrzewam, że to jest, to jest taki ranking, który raczej może być wyznacznikiem tego, nie? Że, że tutaj jest, jest Janek właśnie w takim swoim piku. A, miałem tego Griszczuka zobaczyć, no dobra. No to nie zobaczymy, bo teraz już mamy kolejną partię. Ale spokojnie, może w przerwie się nam się uda zobaczyć tego Griszczuka. No właśnie o to chodzi, nie, że FIDE nadaje te tytuły, że tutaj widz pisze na, na Twitchu, że no ale wygrać Mistrzostwa Świata do lat 20, to tam jest dużo graczy 2600+, zgadza się, dlatego też te tytuły są nadawane wtedy, kiedy rzeczywiście osiągniesz jakiś bardzo fajny wynik na imprezie, która też często przekracza pewne kryteria, jeżeli chodzi o wymagany skilek na dany tytuł, także to jest to, jest to, nie. także to, to jest oczywiście zrozumiałe, no i i tutaj to, to jest w porządku, chociaż są właśnie niektóre imprezy, to się zawsze z tego śmiałem, na przykład Mistrzostwa Unii Europejskiej. To mam taki polecam protip. Możecie sobie pychać na, na Mistrzostwa Unii Europejskiej i jak się nie mylę, za top 3 w danej kategorii wiekowej albo za pierwsze miejsce dostaje się tytuł FMA, nie? Czyli możecie mieć tam ranking 1300 ELO, wygrywacie tam do lat 12, do lat 15, nie wiem, 16 i dostajecie FMA, czyli w sumie taki sam tytuł jak ja. Który ja zdobyłem z 2300 elo kiedyś kiedyś dawno temu nie także e, także to jest to <ścoughs> Nie nie no właśnie właśnie tej często jakby jak już są przyznawałem, to tył to już jest naprawdę jest bardzo fajny Za bardzo fajny tutaj e, wynik e, Marcin jakbyś porównał ranking Czeskom z, li, e, z liczesem czy jest duża różnica przewaga czeskomu Pff. Nie wiem, jakby. Ja uważam, że rankingi internetowe są bardzo niemiarodajne. Aczkolwiek, aczkolwiek jak kiedyś sobie porównywałem, no to raczej, raczej bardziej są napompowane na liczesie. Ale to, to tak tylko moja personalna opinia. Nie wiem, ja gram tylko na także, także co mogę powiedzieć. 50% na Olimpiadzie chyba. O kurde, no to nie wiedziałem czegoś takiego. No to ja miałem na Olimpiadzie chyba. Już wam powiem ile. Miałem 5,5 z 6. No to miałem więcej niż, niż chyba 80%. Także to też dosyć ciekawe, ale są zapisy, które mówią, że trzeba mieć. Chyba po 9 partii, albo, albo co najmniej 7 partii, w których nie jest to jakoś tak się e, kieruje, tak coś kojarzy. Dobra, a teraz wróćmy do partii. Zauważcie, że pionki są bardzo mocno zaawansowane. Grożą jakieś potencjalne widełki. Tutaj oniściuk bardzo czujnie w ogóle otwiera, otwiera centrum, aczkolwiek no cały czas jest takim otwartym królem, także to nie jest wcale takie przyjemne. E, tutaj panowie oczywiście na bardzo porównywalnym czasie, także także to jest to. No i pytanie, czy jednak jakoś to będzie w stanie skapitalizować, no bo król w centrum grozi jakiś goniec na f5. Zideo oczywiście to ja tak króla. No ale hmm. można powiedzieć, że można powiedzieć, że w tej <coughs> Przepraszam bardzo że w tej pozycji raczej, raczej to jest bardzo, bardzo sytuacja na trzy wyniki. Nie, ta w ogóle wieża na H2 jest giga silna, bo trzyma ten punkt C2, B2 i A2, który jest właśnie kluczowy w kontekście tego, w kontekście tego aby król nie był zamatowany. Także tu zobaczymy, no bo ja na pewno widzę go z D3 za chwilę, pułapki typu koń na F6 i wygrywamy figurę, także to jest jedna rzecz. Dwa w ogóle grozi jakieś ruchy typu D6. Trzy grozi wieża E1 z ideą oczywiście tutaj wjazdu. Król D8 w ogóle, wow, taki ruch, powiem Wam widzowie. Rzadko, rzadko yy, taki ruch jest spotykany w praktyce. Znamy taki jeden bardzo popularny ruch też w końcówce, czy tam w sumie w grze środkowej, no ale ten ruch też, no muszę przyznać, na pewno aż tak mocno nie odstaje. No tutaj widać, że Janek bardzo konsekwentnie wchodzi do gry. Dama H6 z ideą, dama G7 teraz może pójść, albo gońc w ogóle bije G6, żeby w tej pozycji po FG pójść, dama G7 wieża bije D4. Także tutaj jestem mega ciekawy, co, co pójdzie, chyba, że po gojęc G6 może pójść właśnie jeszcze... o, a tu nie leci wieża, drodzy widzowie. Oj, oj 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 oj, tutaj chyba, chyba w tej pozycji będzie wisiała wieża, bo jest po Dama H2 że się z i hetman broni tutaj tego, tak? No pytanie, czy tu nie ma później wieża D4 i jakiegoś ataku, ale martwi się bardzo mocno, że Janek chyba to jakiś blander. Blander wpuścił w, w tej partii. Także no, troszkę mnie to martwi, drodzy widzowie. Może się wróci na G7, jakiś goniąc C6, ale... No, liczymy na to, że na tych sekundach będzie będzie ratował tą tą gierkę, jeszcze, nie? Także gojeńc C2, bardzo sprytny, też złośliwy ruch, który pozwala się jakoś tutaj koordynować i łapać tą tą obronę przed punktem B2, ale, no kurczę tutaj. No, nie ma atakowań, ten skoczek jest bardzo silny. No, wiadomo, że jest beznadziejna również, także ta wieża też nic nie gra. Także tutaj jeszcze A4, bardzo fajny ruch, jeżeli, no się, no aż poszło wybicie, niestety. Może pójść A2 to jakieś tego typu rzeczy, no i prawdopodobnie tutaj już kompletuje materiał przeciwnik Janka, no może pójdzie na remisy w takiej sytuacji, ale tu już widzimy podama E5, jest wymuszenie praktycznie, wymiany hetmanów, teraz król 7 wieża na C8 wjeżdża i niestety drodzy widzowie, ale spodziewam się tego, że niestety, ale no tutaj sytuacja jest już praktycznie nie do ratowania, w ogóle bardzo dokładne posunięcie wieża HD8, no i Polak, jak Krzysztof Duda, Polish Fighter 3000 przegrywa w rundzie trzeciej z Oniszczukiem, z arcymistrzem z Ukrainy, w ogóle to Król D8 było bardzo silne, jakby, zauważcie, ten ruch był giga silny w debiucie. Tutaj, to w ogóle, pff, to jest jakiś kosmos, nie? Król D8, to jest taki ruch, który, podejrzewam, nie każdy byłby w stanie zagrać, jeżeli chodzi o to. Także to, to, to trzeba mu oddać, no i tutaj oczywiście, ja jednak nie doliczył tego, że, że po, po tym, dama Hadwan sobie policzył, dama, oczywiście, tu, to jest oczywiście mat, nie? nawet. b Podejrzewam, że to przy oczu, bo może jakoś sobie tak policzył. Albo sobie policzył, że GO nie jest 4 HG jest wieża, B1, 4 nie? To jakby to. Ale no tutaj po prostu podam h 2 wisią mat na B2 i to jest, to jest to. Pytanie, dlaczego Dawid nie komentuje? No to, mm, drogi widzu, tu ja musisz zapytać Dawida. Nie wiem. Zapytał mnie, czy chce komentować na Tuesday, bo i tak będę później komentował Speed Chest Championship. No to ja powiedziałem, w sumie masz rację, nie, nie będę się dwa razy ustawiał z, z transmisją. No i tutaj, no i tutaj, tak stwierdziliśmy, że, że chyba w sumie to by było lepsze, że ja dzisiaj już i pociągnął ta title Tuesday, i przy okazji, i przy okazji oczywiście Speed Chess Championship z oczywiście Tomkiem kółką. Także, także to w ogóle wróćmy jakieś party, partii, czy, czy tam jeszcze gra? Ktoś, może jakiś Tomek by tutaj jeszcze pykał, czy, czy coś w tym wypadku? Nie ma, nie ma, nie ma Polaka, nie ma Polaka. Jest śmiechu. MC Śmiechu, no tutaj dociska, MC Śmiechu, zawodnik też z, w ogóle z mojego rocznika, drodzy widzowie, gość, który mnie notorycznie, notorycznie ogrywał, kiedy, kiedy byłem minorem, ale no później, później można powiedzieć udało się wejść na wyższy poziom delikatnie i, i tutaj już tak mu się łatwo później nie dawałem ogrywać, ale no Nemesis taki delikatny, także okej, okay, tutaj... Pewnie jest remis teoretyczny, no bo jesteśmy do dobrym rogu, ogólnie jak się bronicie w tego typu końcówkach, no to pamiętajcie, że musimy ustawić się do koloru rogu przeciwnego do koloru gońca. Czyli jeżeli mamy gońca czarno to wtedy idziemy do rogu białego. Taka jest idea i tak to chcemy zremisować, nie? Mhm. Czyż paru gra? No nie widzę, nie widzę, nie widzę. No przy partii na pewno nie gra, ale gra jakiś inny jeszcze Polak. Kto to jest? Savage Little Mole. Anna Kubicka. A, to też znana zawodniczka w ogóle, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata Akademickich. Wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski też kobiet, także zawodniczka zaprawiona w boju. Gra korębiają w tej pozycji. Nie wiem, tutaj w syje Można zrobić już wściekłą wieżę, tak Imo? tutaj pójść wieżą i, i to jest remis, jakby sobie troszkę sfarmić tych, o właśnie, to jest to, genialnych posunięć, nie, pójść wieżą, no i to jest remis, no i mamy jeszcze dwie partie, nie, już nie, mam wszystkich, już nie mamy wszystkich, gramy już kolejną gierkę za chwilę, wszyscy skończyli, także czekamy, czekamy na Janka, jest, dobra, mamy, o, idealnie, czyli już, już właśnie działa, bardzo mnie to cieszy, że metoda follow działa, no i teraz nawet nie będę musiał nic klikać, żeby, żeby tutaj upewniać się, czy Janek gra, czy nie gra. Także z Kimra z Schofield Michael. W ogóle nie wiem, czy to Schofield Michael nie jest z serialu... Jak to się nazywał? Prison Break. Prison Break? Jakoś tak. Coś tak mi się kojarzy. To tak mi się coś kojarzy, drodzy widzowie. <grym> e, tak... Może, może Dawid chce mieć wolny wieczór. Jakby ja też się o tym przekonałem ostatnio, opowiem wam, To też było dosyć zabawne, ponieważ ja teraz praktycznie co tydzień jeżdżę na studia, na, na, na sesję egzaminacyjną, bo, bo sobie do, kończę magisterkę. Ostatnie, ostatnie dwa semestry mam. Teraz już będę miał... Kończę semestr zimowy, później będzie semestr letni i będzie obrona, ale no, co... Jeżdżę co tydzień i nigdy nie mam weekendu wolnego, a jeszcze właśnie teraz komentowałem w niedzielę od, od godziny, można powiedzieć, 15 do 23 właśnie jeszcze turniej także totalnie nie miałem nie miałem czasu także chwalę sobie teraz wolne wolne weekendziki to jest bardzo duży plus i podejrzewam Dawid też stara się coś tam chociaż dla siebie złapać dobra skazania na o właśnie skazane dokładnie dokładnie to dokładnie to dokładnie to o tak jest mhm. Marcin Dlaczego tutaj nie grasz a dlatego dlatego że Dlatego, że komentuję. No i później mam Speed Chess Championship, także tutaj już mówię. No chciałem wejść w komentowanie rozgrzany do czerwoności. Tak samo was chciałem wprowadzić. No i, i teraz właśnie sobie lecimy, lecimy ze, ze streamkiem. Mm, tak, no miejmy nadzieję, że Janek wygra tu partię. No bo tu widzimy takie bardzo z nowoczesne ustawienia. Janek tutaj takie znowu G6, D6, C6, B5 zapakował e, i w tej sytuacji stara się oczywiście otwierać. No tutaj takie fajne C3, zauważcie oddał pionka, ale tutaj stworzył sobie bardzo fajne pole na, bardzo fajny punkt na polu 4 czyli oddał pionka w ramach odblokowania pewnych możliwości na szachownicy. Teraz zauważcie, jak on to świetnie rozgrywa. Idzie teraz podejrzewam, albo z roszadką, albo właśnie ze skoczkiem na B6 po to, żeby tu się wbić i przeciwnika zaatakować po tej otwartej linii B, na tym Otwartym królu na skrzydle hetmańskim, także to jest bardzo, bardzo dobre podejście. No i tutaj, no widzimy, no, Scofield Michael, no ma duże problemy, pomimo swojej tutaj renomy z serialu Prison Break. No tutaj, chyba, przegrywa partię za chwilę. Jakieś ruchy typu Koń B2. Ruchy typu Konia 3 powinny być tutaj. O, to, 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 dokładnie. Na, koń na B2. No i tutaj. Mamy, mamy tutaj bardzo ładne rozstrzygnięcie. No można po, oczywiście wziąć sobie po prostu wieżę, jeżeli by chciał Janek. No i podejrzewam za chwilę odbicie figury, odbicie piąka. Wieża B8 dała B7, dała B2. Dzięki bardzo. Do widzenia. Tą gierkę wygrywamy. Tak. Co studiuje? Studiuje aktualnie marketing cyfrowy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Także, także to. A pierwszy stopień to kończyłem sobie studia na AGH, także w ramach, w ramach ścisłości. Nie? Także tutaj na początku był Kraków, AGH, a teraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Także jeżdżę co tydzień do Warszawy, kurczę z tego Tomaszowa. To jest 5 godzin jazdy ode mnie. Także, no, 5, 5 w jedną, 5 w drugą, także dzieje się. To muszę przydać. No i zauważmy: już wróćmy do partii, zauważcie bardzo ładne posunięcie: posunięcie E5, po to, aby tutaj. Otworzyć gońca z g7, po prostu dominacja, dama c3, za chwilę goniec na e5 i później nie ma obrony praktycznie przed matem, drodzy widzowie, zauważcie, do, dominacja genetyczna, tak? do, dominacja genetyczna totalna, król f8 jeszcze na, grozi, grozi bicia na e3 też, to jest, to jest masakra, pokról d1 z dama f3, także bardzo ładny tutaj, bardzo ładny atak, przyjechał się po prostu... Niczym, niczym lokomotywa wjechała na tory i tej przejechała się po tym przeciwniku. Także bardzo, bardzo ładnie sobie poradził Janek. Także lecimy patrzeć jakieś inne gierki. O, jest Hikaru w ogóle. Zobaczmy Hikaru, jak sobie ten zawodnik radzi, bo na pewno on budzi, budzi bardzo wiele kontrowersji w środowisku szachowym. Tak? Także no, Hikaru na równej pozie. Kurczę, patrzcie. Wydać mi się mogło, że Hikaru tutaj będzie, będzie jakoś super mocno cisnął, a tu się okazuje, że niestety ale, no, jest tutaj jeszcze, jeszcze jakaś tam presja, tak, Bo po linii F, bardzo silny atak, w ogóle działo, ale China ustawione, no, jest, jest co, jest co tutaj widzieć, tak. Mm. <laughs> z kim przegrał Janek? Z arcymistrzem z Ukrainy w rundzie trzeciej, także aktualnie 3 na 4 w mm. tym wypadku, można powiedzieć, teraz wygrał. Swoją part, także już jej nie oglądamy. Teraz patrzymy na partię Hikaru, który gra kolorem czarnym. Um. Pamiętam, jak Dawid zaczynał streamować, to w Krakowie się Tak, zgadza się, to w jednym pokoju mieszkaliśmy, w Krakowie na jednym mieszkaniu. Zgadza się, to, to były dosyć zmierzchłe czasy, ale tak, podejrzewałem, że gdybyście odgrzebali jakieś stare filmiki Czeską Polska, albo stare filmiki na kanale Dawidczel, to byście zobaczyli tam może mnie w tle czasami, ale to, to tak tylko w ramach ciekawostki dla prawdziwych widzów, którzy są od początku. <laughs> Tak, nie, nie, nie widziałem, żebyś je, jeszcze żebyś tu Title Tuesday komentował. Zgadza się, dzisiaj można powiedzieć jest moja, moja premiera, jeżeli chodzi o Title Tuesday. Nigdy nie komentowałem te, tych zawodów. Także dzisiaj pierwszy raz wjeżdżam. A mam nadzieję, że wam się podoba format mojego komentowania, jeżeli chodzi o, o Title Tuesday. Także no, będzie się działo, będzie się działo. Mam nadzieję, że, że nie pierwszy, nie ostatni raz. Tak, Hikaru przegrana niestety, Hikaru przegrana, także tutaj, no, oj, a może nie, jeszcze wieża bije w 7 jest, tu posunięcie, no, z chęcią bym się dowiedział, jak, co tam Hikaru mówi na streamie teraz, bo on ma dosyć fajne reakcje, nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję oglądać Hikaru, ale on tak lubi sobie, lubi sobie troszeczkę w emocjach pokomentować gierki. Tak, nocny też będzie title Tuesday, kurczę, powiem wam. Dzisiaj ja lecę w kulki, bo powiedziałem, że będę i e, oczywiście komentował ten Title Tuesday i będę komentował Speed Championship i oprócz tego będę jeszcze komentował e, będę jeszcze komentował e, tutaj nocny Title Tuesday, także no ja dzisiaj na pewno wcześniej spać nie pójdę. <grym> Okej, okay. no dobra, tej Hikaru. No patrzcie, on jeszcze to wygra. On to jeszcze wygrywa z pozycji plus 10 dla białego. Ten gość jeszcze ugra. Ten gość jeszcze tutaj mam potencjał ugrać zwycięstwem. To, to jest totalny absurd. Także, no to pokazuje, jak, jakim on jest zawodnikiem. Oj, 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 tutaj wieża apić. Już myślałem, że podstawił w ogóle Hetmana za chwilę. Ale to się trzyma. Wierzówka jest remisowa. Niby pion więcej, ale te pionki są bardziej zaawansowane i no to będzie wyścig, do widzowy. to będzie wyścig do pola przemiany i powiem Wam, tutaj faworyzuje zdecydowanie Hikaru w tym wyścigu. Poszło posunięcie D3, poszło C4, także dwa, dwa złączone pionki. Często bardzo istotne jest to, im pionki bliżej przewagi, jak Boże, im bliżej pola przemiany, tym są bardziej wartościowe i tutaj widzimy, że no już podchodzi pod dwójeczkę, pod, pod tą trzecią linię, można powiedzieć, że no to jest koniec partii, tak, no gdyby nie było tego piona, to podejrzewam, to jest miejsce coś około tego, ale z, z pionkiem jeszcze cena no, to oczywiście Hikaru wygrywa, wow, no wycisnął wodę z kamienia w tej, w tej gierce. <ścoughs> Zrób sobie mocną kawkę, bo może być ciężko do północy. Ja nie piję kawy, tak w ramach ciekawostki, ja nie piję kawy. Drodzy widzowie, ale piję herbatę, także tutaj lubię sobie herbatkę i pić, jakąś yerbę na przykład. Ostatnio brat mi zaproponował, tej przywiózł do domu hierbę, nigdy nie piłem, spróbowałem, w sumie spokojnie. Mówił, że niby jest, jest, jest się delikatnie bardziej energetycznie wyżej, jeżeli się wypije yerbę, ale ja nie czuję różnicy w ogóle, jeżeli chodzi o, o wypicie yerby tam za pierwszym, drugim razem absolutnie. No, to jest Szczepson, Szczepson, tutaj proszę nie nie prowokować. No, jakiś szukam jeszcze Polaków, drodzy widzowie. Jest jeszcze kilka partii granych, ale Polaków brak, także pójdźmy do. O! Do goriaczkiny. Goriaczkina z. Czyli zawodniczka, która grała w meczu Mistrzostwo Świata i przegrała teraz z panem z Białorusi, jak się nie mylę, Zigałko Sergiej. Grałem, grałem z żigałko i zremisowałem kiedyś na klasyku, także na Ekstralidze Czeski. Bardzo sympatyczny gość, bardzo sympatyczny gość. Muszę przyznać, że, e, że też można było ciekawe, się, kilku ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Także, także czekamy dalej, zobaczymy, czy jakieś są gierki. W ogóle klasycznie po tej czwartej rundzie jest przerwa, także można powiedzieć, tutaj będziemy mieli dosłownie kilka minutek przerwy. Mm, tu jeszcze Humbleton z Czes tutaj gra z jakąś dziewczyną, Baronessa08, Olga Badelka, nie wiem kto to jest, totalnie, ma tytuł IEMA w ogóle, co? <grytanie> Jerba to nie herbata, aha, no dobra, rozumiem. W ogóle na jakim szachiście się wzorujesz lub bardziej e, lubisz jego styl gry? No bardzo lubię Ananda, jeżeli chodzi o styl gry. Ulf Andersson też bardzo, bardzo e, dla mnie gracz modelowy. <laughs> muszę, e, muszę przyznać, także tak, to jest to jakby... Anand to jest taki naprawdę gość, który potrafi i podkręcić, i potrafi również, e, i potrafi również zagrać techniczną gierkę, ale jednak Ulf Andersson taki typowy styl gry. Oj, widełeczki, końce dwa, niestety. Ach, te skoczki na jednym czasie. Bardzo niewygodne, także to jest to. I mamy jeszcze dwie ostatnie gierki. Jeszcze ktoś tutaj gra. Jakiś WGM też skończyła się gierka. I, I też jest remis. Także mamy chyba teraz kilka minut przerwy, drodzy widzowie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to dawajcie znać. Pierwszy raz, kiedy FM Molenda komentuje Title Tuesday, i pierwszy raz, kiedy, kiedy na streamie słyszymy o grach, nie o każdym temacie pozaszachowym. Przestańcie hejtować Dawida, Dawid też się stara. Wiecie, on jest taki, on więcej gada. Ja już jest niedługo z nami, wiem, że on jest taka gaduła, że go nie przegadasz, no ale te, też mi się wydaje fajnie, że Title Tuesday je prowadzi, także, także to jest to. Pakleza wyżej od Hikaru? Tak, 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 tak. Także polski akcent na. Można powiedzieć na tabeli. Który jest aktualnie? Jest na 17. miejscu. 17. miejsce ma. No dobra, no nie ma tragedii. Nawet nieźle sobie, nieźle sobie radzi. Muszę przyznać. Tak szukam jeszcze jakichś innych Polaków na, na wynikach. Czy ktoś ma komplet z Polaków? No nie, nie widzę. Nie widzę innego zawodnika z Polski z kompletem punktów. Czy grałem kiedykolwiek Title Tuesday? E, jaki rekord? Grałem na pewno Title Tuesday już nie raz. Nawet pamiętam, streamowałem na swoim kanale e, wielokrotnie. Rekord albo 7,5 punktu, albo 8. To, to był taki mój pik na Title Tuesday. Nigdy nie, nie wbiłem 8,5 z tego, co kojarzę, ale to było 7,5 albo 8. Pamiętam, że miałem kiedyś taki, taki jeden Title Tuesday, który Zacząłem 5 z 6, nie? I tam gdzieś kiedyś nawet pamiętam na swój fanpage wrzuciłem na, na, na Facebooku, gdzie po prostu wiecie, Karuana na pierwszym, tam jakiś Hikaru na drugim, Carlson trzecie miejsce, czwarty, yy, czwarty tam byłem ja i pode mną był Dubow chyba, jakoś tak, także zrobiłem sobie screenka, bo podejrzewam, że tak nieprędko nie będzie znowu <grym> na turnieju. Także jak idzie o laczce, nie wiem, ale możesz też wpaść do niej na kanał. Nie, nie, nie widzę. Nie widzę na razie o w tej w tabeli, muszę przyznać. Jest Antek kozak, gdzieś mi śmignął. Gdzieś, gdzieś tu mi śmignął Antek, ale nie wiem, gdzie on jest. Ale 3,5 chyba miał. Czy 3? Jakoś tak. Albo, albo coś mi się przywidziało. On bardzo charakterystyczny. A nie, dobra, ma 3 z 4. Antek ma 3 punkty z 4 partii. Także, także też mu całkiem nieźle, um, nieźle. Nieźle idzie. Jaki wynik ma Janek? Janek aktualnie 3 z 4. Mhm. Zobacz na Griszczuka w przerwie. No dobra, obiecywaliście griszczuka. obiecałem Wam griszczuka. No to wejdziemy sobie na griszczuka. Jest grisz. A nie ma griszczuka. Gri o, jest griszczuk. Zobaczmy, co się tam stało u griszczuka w partii. To była chyba ta partia druga. Imo. Zobaczmy. Czy pierwsza? Czekajcie. Chyba była pierwsza. Mhm, mm no dobra, tu gra. Pyk, 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 pyk. No klasyka, to nic się nie dzieje. To jest równo, to jest delikatnie przeczarnego. Tu, 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 tu. What? Koina E3. O mój Boże. Ładne posunięcie. Druga? No jest, dobra, no to już sprawdzam, spokojnie. Tak, no to może coś ciekawego się wydarzyło. Ha, nie. Nie, dobra, nie wiem o co nam chodzi. E, nie, nie wiem o co nam chodzi tutaj z tą gierką. Zaraz sobie do tego wrócimy. E, dobra. Dobra. To był błąd transmisji. A, no to wszystko jasne. Nie, to wszystko jasne. <laughs> w ogóle, może głupie pytanie: jak się dostaje na takie turnieje? To jest bardzo proste. Jeżeli chcecie zagrać w turnieju Title Tuesday no to musicie mieć tytuł międzynarodowy, czyli CMA, WCMA, FMA, WFMA, IMA, WIIMA, National Mastera chyba jeszcze można mieć i o, to jest GM i WGM. Tyle. Jeżeli macie jeżeli macie tutaj e, tytuł, no to wjeżdżacie sobie wtorek godzina 17, wtorek godzina 23 czasu warszawskiego e, i, i tyle. No i gracie nie? sobie z Hikaru, z Magnusem. Jak dobić 2000 elo? 1200 czeską, tak? Dobić... Powiem tak, Byku. Jak chcesz zrobić 2000 elo 1200, to masz dosyć długą drogę, ale uważam, że dobrym krokiem na przykład jest systematyczne, systematyczne robienie zadań szachowych. To jest, to jest coś, co może Ci bardzo mocno pomóc, nie? Także zadanka szachowa, zadanka liczenie wariantów, wizualizacja pozycji tak, tutaj widzę jeden użytkownik napisał, że to pewnie Kotlera masz, pewnie masz w małym paluszku. I tutaj. Kotler to jest taka. Filip Kotler to jest taki znany, znany gość od marketingu, który tam jakieś serię różnych książek wydał. Także, także to, to jest to. I Kotler właśnie ma taką swoją Biblię marketingu, ona się nazywa marketing. Co ciekawe, pisze pracę magisterską. Także kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Filip Kotler marketing. Po prostu książka ma 800-900 stron. Jest ciężka jak skurczy byk. E, kartki A4. Dużo rzeczy, dużo ciekawych rzeczy, ale no na, na tej bazie właśnie trochę się wspomagam w tej pracy magisterskiej. Także zgadza się, tak. Kotler, kotler bardzo, bardzo przydatny. <grym> e, weź lekcję. E, <grym> Nie, nie wiem, nie wiem, ja się na tym nie znam w temacie. Jak poszedł egzamin? Egzamin zaliczony. Dzisiaj dostałem ocenę. Była, był to przedmiot marketing strategiczny. Zdawałem właśnie w tamtą sobotę. Jeździłem do Warszawy. Ocena w tą ostatnią sobotę. Ocena to było to 4,5 dostałem. Także, także jestem w miarę zadowolony. 4,5, nie narzekam, jeśli chodzi o to. Także lecimy dalej. Dobra, koniec przerwy, drodzy widzowie. Koniec przerwy i... Lecimy, lecimy z giereczkami, także polish fighter polish fighter już powinien być tutaj powinien być tutaj grany ale jeszcze nie widzę go żeby grał czekajcie zobaczmy widzę że już le lecą gierki lecą już gierki ale nie przełączyło mi na polish fightera mm. ale spokojnie zaraz to Zaraz nadrobimy. Jan Krzysztof Duda powinien już swoją partię grać. Ale chyba. Nie, no nie widzę go, żeby on tu pykał. No dobra. Hmm. Na no, ja razie włączmy Hikaru w takim wypadku. Ja. Yy... Ja tutaj, ja tutaj zweryfikuję jeszcze, czy gra, czy nie gra. No tutaj mamy, mamy Hikaru, który, który sobie pyka kolorem białym, ale oczywiście nas interesuje nas interesuje polski zawodnik Polish Fighter 3000. Trzy punkty powinien mieć, chyba że. No tak, no bo miałem follow w sumie na, na Polish ale nie ma. Hmm. Chyba, że muszę jeszcze niżej zjechać, to czekajcie, to... Okej... Okay. Nie, nie, mam nadzieję, że nie zragequitował, nic z tych rzeczy, drodzy widzowie. Ale nie, nie widzę go, nie widzę go. Polish. Nie, nie ma. Nie ma Janka w turnieju. Przynajmniej ja go tutaj nie widzę. No, nie gra. Wygrał z Michaelem, z Caulfieldem i, i ten, nie? I teraz. I teraz go nie ma. No dobra. No to y, popatrzmy sobie na. Na Hikaru, chwilkę. Na Hikaru za chwilę sobie przejdziemy do Antka. Może Kozaka, który tutaj gra. Jest też z Bycholud tutaj, ale to sobie odpuścimy. Jest. O, w ogóle zauważcie, Antoni Kozak. E, Antoni Kozak tutaj korem czarnym z. Co to jest? Furchess on YouTube. Dimitri Andrejkin. Aha, And Dimitri Andrejkin który no, jest mocnym zawodnikiem, tak? Elitarny arcymistrz, i trzeba przyznać, że trzeba przyznać, że e, no, sprawia problemy, tak? W swoim piku wielu zawodnikom. No, tu widzimy Antek, no, jest delikatnie dociskany, Ta na C5 jest bardzo, bardzo istotna. I no, co, co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? No, będzie musiał walczyć nasz polski zawodnik. Minutka na zgarku mniej, na półtorej minutki. Na zgarku mniej, także musimy się uzbroić w cierpliwość. A ja tak jeszcze weryfikuję sobie. Nie. <ścoughs> ja sobie jeszcze weryfikuję, czy na pewno naszego zawodnika nie ma. Czy naszego zawodnika nie ma na, na liście? No bo wiecie, szkoda by było nie, gdyby się okazało, że Janek, Janek by nie grał, ale. A, może na tam razem człowiek wróci, może tak, też tutaj pisze e, czeską Polska, także no dobra, czekamy, zobaczmy jak sobie prowadzi e, Mighty GM Pretender, czyli tutaj Antoni Kozak, e, wczoraj e, bardzo ładny performance podczas, podczas meczu z Jackiem Tomczakiem, dokładnie tak, dokładnie tak, także jest tutaj do, do oglądania wielu zawodników. Dobra, to wyłączę, mm -hmm. i czekamy co się wydarzy. W ogóle coś tutaj się dziwnego dzieje. O, dobra, jest już partia. Wieża A5, zauważcie drodzy widzowie, teraz jest presja na punkt C5, jest presja oczywiście w tej pozycji na skoczka, także bardzo w ogóle aktywny ruch, bardzo fajny ruch E3. Teraz widzimy, że koń musiał odejść ze swojej bardzo silnej placówki. No tutaj jest ewidentnie pion piony więcej po stronie białego, no ale czarny tu jeszcze może ma szansę, ma szansę się, się uratować, także tutaj zobaczymy. Nastąpiło posunięcie koniec na b3, teraz pytanie, co, co zrobi biały, tak? No tutaj idealnie, gdyby się udało czarnemu oczywiście w tej sytuacji jakoś tego... A, sprytnie, patrzcie, jaki złośliwy! Tutaj powierza b3, koj c1, potencjalne widełki na króla na, na wieżę. No i tutaj... tutaj mamy... uuuu! Czyżby, czyżby wieża nie ma gdzie, gdzie chodzić i za chwilę, patrzcie, Wieża nie ma pola, grozi posunięcie wieża bije A3. Także prawdopodobnie tutaj polski zawodnik Antoni Kozak za chwilę będzie miał będzie miał szansę dokładnie na zdobycie figury. Także, no, jeżeli tu się wszystko dobrze ułoży, to mam prawdę, a tak wiele szans, żeby tą pozycję wygrać. Powiedzmy takim planem: gry, typu wieża A5, wieża, wieża C5, wieża C2. Także tutaj. Wiadomo, też rzeczywiście i potencjalnie, który, który idzie tak w tej pozycji na, na H6, H7 za chwilę. Także to będzie dosyć problematyczne. Ale ten skoczek może teraz wróci i za chwilę te pionki powybija. Także tutaj, no okej, okay, końce 1 też nie wiem czy było potrzebne, no bo i tak ten koń nie macie się ruszać. A chcemy pionka wybić, także no troszkę trzeba było chyba wcześniej tego pionka ruszyć. No i bawiam się, że może być pewien problem, drodzy widzowie, z uwagi na to, że no tu już zawsze motywy wieża, wieża G7, wieża na G8. I tutaj to jest to, zobaczmy czy jest może, czy jest może jeszcze właśnie tak, tej piszecie mi Tomasz Jaskółka czytaj rozgrywa swoją, swoją gierkę Czy jest tutaj Tomasz Jaskółka Jaskol95, czekajcie, ja sobie podam na nowej karcie Jaskol95 9,5, czeską. zobaczmy czy czy on gra. Nie, już skończył partię, niestety. Skończył partię, także za chwilę sobie też zobaczymy. U Tomka, jak tam idzie? No, tej Antoni Kozak walczy. Antoni Kozak walczy, no ale raczej jest to już raczej, mhm. już ciężko w takiej pozycji wrócić, niestety. Koniec. Niestety, nie udało się, ale spokojnie wrócimy, wrócimy silniejsi. Zobaczmy kto jeszcze kto jeszcze gra. Czy ktoś z Polaków jeszcze tutaj gra? Jest jakiś Polak. Wilczek. Także dobra. Polak Rodak. Oj, końcówka, z jakąś panią Anna Chessmate tutaj walczy. No można powiedzieć bardzo potężny. Czemu Janek nie gra? Drodzy widzowie, musicie zapytać Janka, dlaczego Jankosz to gra. Pewnie go rozłączyło i wywaliło go z turnieju. także szkoda, bo miał 3 z 4 i po tej, przerwie, po tej przerwie już nie wrócił. Ja sobie tam jeszcze oczywiście odpalę, odpalę sobie profil Janka, co na 125% zweryfikować, czy przypadkiem... Nie wrócił nie, niestety, Janek po czwartej gierce nie wrócił do, do turnieju Title Tuesday. Także musimy cieszyć się tym, co mamy. Zobaczmy, jak sobie tej zawodnicy radzą. Polak Rodak tutaj w miarę w miarę Okej. Okay. No to jest raczej końcówka remisowa. Do momentu, kiedy nie jest remisową. to też warto powiedzieć. Także to jest końcówka remisowa do momentu, kiedy nie ma. Nie ma tej. No, tej, jeżeli chodzi o partie inne, widzowie, to nie będę ukrywał, że mamy tylko to do wyboru. Mam dwie partie do wyboru z uwagi na to, że wszystkie się już inne pokończyły. Także to jest to. No i tej rewolu. Lewon w ogóle zauważcie Aronian. Jest dociskany przez Siugirowa. W ogóle ja grałem ze Siugirowem i jest remis. Remisowałem ze Siugirowem. okej, okay. jedną partię graliśmy. Jedna partia remisu, ale wydaje mi się, że, że, że też z jakimś innym gościem grałem i, i udało się wygrać. Także Lewon Ramian przegrywa. Sensacja, drodzy widzowie. Zawodnik Stop, można powiedzieć, z elitarnego klubu 2700, tutaj przegrywa swoją, swoją gierkę. No i teraz trzeba poczekać, czy ktoś jeszcze gra. No jest jeszcze chyba jedna partia, z tego co widzę, która się właśnie zakończyła. Polak CM Hero Wilczek, to co jest. I Wilk, nie mam pojęcia kto to jest. No dobra. W takim razie, w takim razie czekamy. Czekamy teraz na kolejną gierkę, która powinna zacząć się dosłownie za sekundkę. Tak, tak, za chwilę widzę, że piszecie, że żeby dawać gierki, jak będzie jakaś mocna para, powiedzmy Hikaru z kimś tam. Jak najbardziej jestem tutaj, monitoruję, monitoruję sprawę, zobaczymy jak, jak tutaj to, to pójdzie. Także, czy są jakieś bardzo mocne kojarzenia na, na, na samej górze? O, jest! Jest Lewon Aronian versus Byniolus. Także chyba tu zostajemy drodzy Także zawodnik 2700 Plus gra z zawodnikiem z Polski. Tego zawodnika chyba nikomu, nikomu nie trzeba przedstawiać. Także, no, bardzo podejście zaczepne po stronie naszego zawodnika. Partia Skandynawska. Partia Skandynawska. Także no, jest, jest to potężna gierka, jakby tutaj na pewno zostaniemy sobie, że tej gra Polak z Aronianem. No ale tutaj szukamy sobie jeszcze dodatkowo dodatkowych jakichś par czy coś ciekawego. No jest jeszcze. Jest jeszcze gdzieś Hikaru tutaj, ale nie widzę go tak na samej górze. Jest Fedosejew jeszcze. O to też będziemy mogli obejrzeć, i Griszczuka, jak coś. Dobra, także wróćmy do partii. Janek, niestety Janek dalej nie gra, drodzy widzowie. Janek już z jakiegoś powodu się wypisał. Pewnie mu tam ścięło neta i stwierdził, że po jednej gierce, której już, mu, już go nie wpuściło, no to stwierdził, że nie będzie grał, także. Tutaj no, niestety, niefortunnie. Czasami ta złośliwość rzeczy martwych, tak? no Internet może czasami nie zadziałać i po prostu, i po prostu wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której to, to nie działa i nie może grać do końca. Zobaczmy, czy właśnie gdzie jest to skółka w sumie. Bym sobie spojrzał. Zobaczyłem sobie, jak sobie radzi nasz największy polski szachowo polityczny streamer. To masz kółka. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, mamy. Mamy Tomka, Tomegra korem kolorem czarnym. Mamy tutaj oczywiście kolorem czarnym top, który to tak trochę obrona królewsko-indyjską, bez gierzy, trochę taki wariant ukraiński z posunięciem goniec na, goniec na e7. Tutaj dajcie w ogóle znać, drodzy widzowie, czy byście chcieli, kogo byście chcieli? Kogo byście chcieli? Mamy tutaj Jaskuła, do wyboru mamy tutaj oczywiście jeszcze Zbigniewa pokleza, jakby się chcieli zobaczyć. Także dajcie znać, kogo byście chcieli z tej, z tej pary. Albo Jasku, albo, albo Zbycholut. Jestem mega ciekawy komu, komu tutaj bardziej kibicujecie. Jasku się pojawiło na Twitchu. Aronian, jasku, 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 jasku. Hikaru, Hikaru, byni. No dobra, tak pół na pół jesteście. To na razie zostaniemy przy Jaskule, bo było najwięcej. Najwięcej. E, najwięcej tu jest Jaskuła. Także zobaczymy sobie Tomasza Jaskułkę. No i pytanie pytanie jak sobie tutaj on poradzi w tej gierce z kim? z gościem 2400, zauważmy koń bije F4 teraz potencjalna właśnie presja na punkt, na punkt G2 może go więc bije F5 za chwilę, to jest taki typowy scenariusz drodzy widzowie kiedy e, kiedy w tym kiedy w tym wypadku Mamy no, blokadę za chwilę na 4, czyli idzie wymianka, później jakieś ewentualne ruchy typu koniec 4 i trudno jest się przebijać w tej pozycji. W ogóle mega dziwna decyzja, że z tu zbił DBC. Odpuścił pole D5. Blokada na tym punkcie, także bardzo, bardzo ciekawe zagranie. Czy gra dzisiaj Magnus? No właśnie Magnus nie gra w tej, w tej edycji, mi się wydaje, o 17 raczej Magnus się wbija na tą edycję wieczorną, czyli o godzinie, o godzinie 23.00. No dobra, król na H8 nastąpiło, czyli za chwilę możemy wpakować kolejną figurę do gry, czyli powiedzmy wieża F8, koń bije H3, wieża bije na F3 w tej pozycji i na pewno w tym kierunku możemy pójść szybko. Ale wróćmy drodzy widzowie do, do Zbigniewa Poklezy. Zbigniew stoi lepiej z Ronianem w ogóle, co ciekawe, także tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Polski zawodnik z dwoma piankami więcej. Dwa piankami więcej... A, czyli ma jakoś więcej w tej pozycji. Dobra, ma jakoś więcej w tej sytuacji. Tak sobie zaczęłam liczyć te wszystkie. Yy, wszystkie grają. No i okej, okay. z zaronianym. Jakoś więcej, na pewno to jest coś. Yy, także zobaczymy za chwilę, jak to się troszkę rozwija. To zobaczymy, jak jaskuł. Yy, bardzo ładne posunięcie wieża F4. Yy, I Dama D7. Oj, tu jakaś podstawka, drodzy widzowie. Oj, taktyczka. Koń e 5 prawdopodobnie. Koń e 5 powinno. W tej pozycji partię zakończyć, drodzy widzowie, dokładnie, konie 5, nie można odbić, bo jest wieża, bije d7, no i teraz w tej oto sytuacji niestety, ale e, co mogę rzec, no w tej sytuacji grozi jeszcze bicie Hetmana, bicie na c6, no i ma bardzo, bardzo, bardzo tutaj teraz Tomek trudną sytuację, także szkoda, no podstawki są niemile widziane, no ale czasami się zdarzają, także niestety jest, jest jak jest. Tak tutaj jeszcze tak, yy, tutaj jest, pojawia się komunikat. Janek ma jakąś ewakuację, także możliwe, że problemy z internetem, i musiał po czwartej rundzie opuścić turniej, także nie wiemy, co się wydarzyło do końca. No i tutaj yy, później mamy o godzinie 19, czyli za, za niecałą godzinkę będziemy oglądali meczyk. Oglądali meczek właśnie ze Speed Chess Championship. Także tutaj będzie, będzie na pewno bardzo dużo emocji. Patrząc po wcześniejszych meczach, naprawdę tutaj panowie i panie dostarczyli nam naprawdę dużej, dużej tutaj ilości emocji, tak, fajnych partii, no też podstawek oczywiście, no bo to jest normalne w takim czasie gry, ale naprawdę było bardzo ekscytująco, a w szczególności ostatnie dni, także można powiedzieć, że można powiedzieć, że tutaj no, dzisiaj będzie sporo szachowego kontentu, drodzy widzowie, gdzie będzie się coś działo. No, jeszcze poszło wieża E2. E, wracając do partii Tomka, no ale tu już raczej bez, bez materiału, grozi wieża D4. E, grozimy to oczywiście matem, i to jest koniec gierki. Tak, no w sumie 19.15, zgadza się. 19.15, także tutaj, jak poszło w partii, no niestety um, nasz arcymistrz Zbigniew przegrał partię z Daronianem. Także niestety się mnie nie udało. Tu Jeszcze chwilę, będziemy przy Tomku Tomek walczy, jakieś tam jeszcze szachy wrzuca Au, wieża na D6, Ależ tutaj desperacja Chyba oponent zapomniał o szachu na H2 No i nagle, drodzy widzowie Po Dama C5, to Tomek przechwytuje na sekundach I Koń G5, desperacja jeszcze ostatnia No i tutaj raczej, można powiedzieć Techniczne zwycięstwo Król G8, wieża B2 powinna pójść Raczej albo Dama E4, do, dokładnie Bardzo ładne, wieża B2, później wieża tutaj I Tomek, no wyśliznął się Tak, Wyśliznął się w tej partii Naprawdę można powiedzieć, że, że było blisko, ale jednak na tej taktyczce przeciwnika, niżej notowanego właśnie elegancko ograł. Także, także to jest to. Kto dzisiaj będzie grał w Speed Chess Championship, oczywiście będzie to bardzo, bardzo fajny pojedynek. Będzie to bardzo fajny pojedynek pomiędzy arcymistrzem Heberlow i arcymistrzem Dragunem, także. Bardzo, bardzo ciekawy jestem, jak to się potoczy. W ogóle, to ciekawe, Kamil, Kamil Dragun, tak, zawodnik, z, który już od kilku ładnych lat mieszka w USA i tutaj jest, tam studiował właśnie, bardzo mocno działał, także zawodnik, można powiedzieć, z zagranicy w tym wypadku. No i mamy tutaj jeszcze do czynienia z, z arcymistrzem Heberlow, który był, nawet nie wiem, czy, czy, czy jest dalej, czy, czy był, ale jest... Nie, już był. Z, byłem selekcjonerem właśnie polskiej kadry kobiet. Także też bardzo, bardzo silny zawodnik. Mega dobrze przygotowany, świetnie. Świetnie tutaj, oczywiście, operujący w tych, tych różnych właśnie sytuacjach, jeżeli chodzi o, o otwarcia, różne nowinki debitowe. Także jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak się ten mecz też również potoczy. No dobra, mamy tutaj już kolejną gierkę. Mamy tu jeszcze. O, kramnik. Też jest. O nie, jakiś jeszcze jest Polak, widzę. Z Dubowem gra. Ser Stratek. Co to jest? Filip Dowgird, tak? Dowgird. To znam tego zawodnika. Bardzo specyficzny styl gry. Bardzo solidny, muszę przyznać. No a tutaj, no, Dubow. Dubow się musi tłumaczyć, drodzy widzowie. Oj, oj, pion ucieka. Czyżby tutaj miałaby się niespodzianka? Czyżby polski zawodnik miał zaskoczyć samego Dubowa, drodzy widzowie, chyba nam się szykuje, chyba nam się szykuje sensacja. Nastąpiło Hetman D1, także tutaj Polak, rodak, dociska aktualnego wicemistrza świata w blicu, także naprawdę jestem pod wrażeniem. Oj, Hetman D4, dlaczego to Hetman D4 Czego on tu nie chciał jeszcze zawalczyć o coś, o coś więcej, no ale ale jest jak jest. No tutaj była szansa, żeby Dubowa elegancko ograć tutaj partia. Zobaczmy, jak, jak idzie. Tutaj mamy do czynienia z... Och, ta końcówka to jest mega ciekawa. ten gość Sokidze, coś mi się kojarzy. Ihor Samunekow. To jest, jak się nie ma, bardzo młody ukraiński zawodnik. Czekaj, aż sobie sprawdzę. Igor, Ihor Samunekow. Ihor Samunekow. To jest jakiś Prodigy z tego co kojarzę. Tak. Chłopak ma 14 lat. 14 lat, wyobraźcie sobie. Tutaj grający kolorem czarnym ma 14 lat i 2533 Elo. Mocny zawodnik. No, także tutaj bardzo, bardzo, bardzo silne, silne zagranie. A kiedy Matibar Bar grał w SCC? Otóż Bar w SCC już grał swój mecz, także teraz musimy rozstrzygnąć. Musimy rozstrzygnąć dokładnie. O, podstawka Mata, niestety. Tutaj koniec, koniec pieśni. Podstawił i koniec i jem nawet w ogóle. Także Bar teraz czeka na rozstrzygnięcia w partii właśnie jeszcze Janka. Tutaj. Oczywiście jeszcze mecz dzisiaj będzie, także czekamy i później jeszcze będziemy mieli dokładny harmonogram. Wiecie, jest wiele zawodników, to często trudno, trudno sparować to wszystko i, i trzeba powiedzieć, że, że nie zawsze się udaje, nie? Dobra, no to co, to w takim razie możemy, możemy iść z kolejną gierką. Kto tutaj jest najwyżej, najwyżej z Polaków, mi się, mi się pokazuje. Chyba, że chcecie Hikaru, powiedzmy zobaczyć co? Chyba, że chcecie zobaczyć Hikaru, to też mogę Wam za, zaoferować, drodzy widzowie, jeżeli byście mieli chęci. Czy chcecie Polaka, czy, czy chcecie Hikaru? To dajcie mi znać, to będziemy coś tu oczywiście w tym kierunku działać. Aha, no to chyba sobie nie obejrzymy zbyt długo. party Hikaru. <laughs> Szanowni Państwo poziom superarcymistrzowski e, su, poziom superarcymistrzowski warto zanotować tak zwany remis w partii berlińskiej tutaj zobaczmy sobie NWL w takim wypadku jak, jak mamy tutaj inne gierki no też partia partia bardzo specyficzna około takie, takie schematy berlińskie także to jest, to jest po prostu to No, tak jeszcze sobie patrzę. Jeżeli Jan Krzysztof Duda zdecyduje się zagrać, to Dawid będzie komentował jego partię. Gdzie Dawid czyżby opis kłamał? A to nie wiem. To może nie zmienili opisu, ale ale chyba nie jest źle, co? Chyba nie ma tragedii. Dobra, to tutaj Hikaru szybki dro z Wesleyem So, oczywiście panowie się bardzo dobrze znają, podejrzewam, że jeden drugiemu pomaga się właśnie na jakieś turnieje I, i w tym wypadku, w tym wypadku mamy właśnie obraz tego, czym jest Berlinka. Zobaczmy, taki najwyżej, najwyżej grający Polacy. Mm. Hmm. Gdzie tutaj? Jakiegoś polaka by dorwał, co? No nie, dobra, to sobie z, z, z takim razie zostawimy czołówkę dla świeżo przybyłych. Niestety Janek nie gra, po czterech rundach się musiał wycofać. Także oglądamy taki Tuesday właśnie na samej topce tej w partii. W partii MVL kolorem czarnym, także MVL światowy zawodnik, bardzo mocny zawodnik, mistrze świata w blicu, nie pamiętam który to był rok, ale miał tego mistrza świata w blicu, także, także to jest to. Ile Majanek jednak miał trzy punkty z czterech partii, ale niestety ale niestety musiał, musiał wyjść z turnieju, coś tam się zadziało, nie wiadomo, nie wiadomo co, i Janka już w turnieju nie ma. Anka. Mm. szukam go preten dobra, szukamy, szukamy Antka no nie, to nie był ręczki, bo on wygrał partię czwartą i później była przerwa i, i po przerwie i po przerwie niestety y, musiał y, musiał się nie połączyć Czekajcie, gdzieś tu widziałem właśnie. Mighty GM Pre... O, jest. W ogóle partia dwóch Polaków. Partia dwóch Polaków. Tu widzimy dominację już czarnego. Atak po czarnych polach. Wysunął się bardzo mocno biały z tymi pioneczkami. No i, no i tutaj cóż, co można powiedzieć? No raczej kwestia tylko technicznego dociśnięcia przeciwnika. Tutaj, co poszło, był Kałasznikow, także bardzo, bardzo popularny aktualnie wariant, grany przez Hikaru na największych imprezach i w najważniejszych partiach, także tutaj na pewno to nie może być, to nie może być złe. Czy, czy Jaskół ma szansę na Olimpiadę w zespole Ugandy? To, to jest ogólnie też ciekawa kwestia z tą federacją. Ogólnie jest tak, że musisz, musisz zmienić za zgodą właśnie Polskiego Związku szachowego Możesz zmienić tę federację, i też tam jest jakiś okres mi się wydaje, który ci nie pozwala grać. Jakby tam musisz odczekać w tym wypadku. Także chciałoby się, wiem, że dużo osób kombinowało z tym, żeby zmienić na taką bardziej egzotyczną. I może liczyć właśnie na to na to, aby no, <ścoughs> aby po prostu zagrać na Olimpiadzie, no ale to wiadomo, to jest, to jest troszeczkę bardziej skomplikowana kwestia. Tak, no i czarne wygrały. Antoni Kozak wygrywa rundę siódmą. Za chwilę wbijamy na rundę ósmą. Czy ktoś tu jeszcze mocny gra? No, mamy tu jeszcze. Nie, tego nie chciałem w tej partii. MWL mm, jeszcze. W takim razie stopki, kto został? Mhm, delikatnie No jest, jednak cały czas symetria, także ciężko będzie cokolwiek zrobić, no ale na pewno, na pewno tutaj. Czarny ma chyba więcej możliwości, no bo te pionki są dosyć źle ustawione. Mogą być jakimś obiektem ataku. Wieża może właśnie wjechać na jakąś jedynkę. I, i tutaj w tym kierunku pójść, no ale obiektywnie, jeżeli by się udało, no to będzie, będzie raczej remis. Drodzy widzowie. Ile macie? Macie przypiętą wiadomość na górze streama, na Twitchu i na YouTubie. Także zachęcam do zapoznania się z, z informacją. Hmm. Dobra, także tutaj mamy też tą giereczkę. Cały czas, no ale mówię, czekamy, czekamy na rozstrzygnięcie. O 19, podkreślam, 19.15 dokładnie powinienem powiedzieć, o 19.15 kolejny meczik Speed Chess Championship, także będzie się działo. Zachęcam, żebyście zostawali i wpadali, bo będzie, będzie, będzie ogień po prostu tak, na tej transmisji. Będzie jeszcze wbijał Tomek, jest kółka na, na, na co-host, będzie z nami komentował, także ze mną komentował, także będzie się na pewno sporo działo. Dobra, idźmy jakieś inne partie, to jest jakieś no totalne. O kurde, tutaj to jest, to, tu coś się dzieje, dobra, to mi się podoba, Big Fish Leci z takiem, Crew stoi bardzo mocno pod jakimiś właśnie środkami matowymi, I pytanie czy jest, w stanie później tymi skoczkami coś tu wykombinować mhm. Poszło bicie, się na C6 W ogóle ten ziom, jak miał wygraną pozycję z Hikaru, także to jest dosyć ciekawe No ale, no Fedoseev jest bardzo silny Na właśnie rapicie na blitzu, to, to jest absolutna bestia no, Miałem okazję z nim go obserwować na turnieju na turnieju El Obregat w, w Hiszpanii, no to gość grał byle jakie głupoty i tak był w stanie właśnie z zawodnikami 2.400, 2.500 no po prostu łapać takie kontry, że to było niesamowite. Także tutaj muszę przyznać, że no nie można lekceważyć. No i tu oczywiście podstawka pionka na A6. Teraz mamy ilejpen przewagi, ale dwa złączone pionki wolne, które no jednak są bardzo, ale to bardzo silne, także Zobaczymy jak to zrealizuje. d czy pewnie pójdzie 5D2. Tutaj oczywiście no, poszła blokada tego punktu. No ale tutaj teraz D2 i raczej jest GGS. Koniec partii. Pion D dojdzie do pola przemiany i można powiedzieć, że, że zwycięstwo. Tak, także mamy, mamy rozstrzygnięcie. Mamy rozstrzygnięcie. Zobaczymy, czy to jeszcze gra. Z czołówki jest jeszcze hospem Ale może tutaj jakiś bardziej rozpoznawanych zawodników byśmy skupnęli. Zobaczyli co tu się co tu się wydarzy. O, jest jakiś Polak. Ser Stratek to jest ten, co przed chwilą urwał Dubowowi pół punktu. Miał pozycję, miał pozycję wygraną. W ogóle dużo zawodników z różnych dyscyplin zmienia narodowość, żeby grać za, zagrać na Olimpiadzie. No tak, no bo Olimpiada jest, co by nie mówić, no, największym takim, moim zdaniem, uchronowaniem twojej kariery. Jakby Reprezentujesz swój kraj na najbardziej prestiżowej imprezie, jaka istnieje, nie? Także, także to jest, jakby wcale się nie dziwię, że, że w tym kierunku tutaj wielu zawodników właśnie postępuje. Czy śledzę Tata Steel? Tak, ale w ostatnie, szczerze, 3-4 dni były giga ciężkie. Przyznam szczerze, że ja się nie odklejałem od, od kompa, bo tam ogarniałem sprawy z magisterką i z egzaminami, które, które mi się szykują. Także bardzo mało szachów w ogóle, w ogóle śledziłem i na, nawet musiałem niektóre, niektóre tutaj rzeczy poprzestawiać właśnie z uwagi na te, na te zobowiązania. Ale wiem, że, że Firuza wygrał z dingiem ostatnio, czyli z Mistrzem Świata. Dosyć, dosyć niezłą gierkę. W ogóle ten ding jakoś mi się wydaje. Przychodzi po 9 miesiącach i taki trochę biach gra, no ale to jest tylko i moje prywatne zdanie. No ale cóż, jest jak jest. No ostatnie. Dwie gierki, pewnie jakaś końcówka wieża, koniec na wieżę. Okej, okay. liczę na jakiegoś pata podejrzewam, to jakiś pad za chwilę będzie Oj, remis i pion ucieka, o Boże Pion ucieka, to jest remis drodzy widzowie, klasyczna końcóweczka uh -huh. Hetman no i zaraz A jak ktoś ma podwójne obywatelstwo to nie wiadomo, no może grać nie W tym wypadku Dobra, koniec tej gierki i lecimy do e, gierki numer Numer 8. Na pierwszym miejscu Elianów w ogóle. Elian to jest bardzo znany ukraiński arcymistrz. Bardzo znany ukraiński arcymistrz. Także, także tutaj gość, który jest specjalistą od obrony Karokan. Dzisiaj grał gukar z Viditem. O, to pewnie jakiś remis był. Oni tak lubią szybko ustabilizować sytuację. Dobra, jest Hikaru. Także zobaczmy, co Hikaru wyciągnie w tej, w tej gierce. No Polaków nie widzę w, w topce niestety, tak samo jak Wy pewnie nie widzicie aktualnie. Troszkę, troszkę na nam Polaków yy, brakuje, no ale to spokojnie drodzy widzowie. Mam nadzieję, że na edycję dzisiaj nocną się odpali, odpali Janek. Olimpiada Czechowej. Mhm, czyli bardzo typowe ustawienie. Taki trochę jesz z oczywiście presją poprzekątnej A8, A8H1, no i w tym wypadku. No i w tym wypadku już widzimy, że no, to jest mega, mega elastyczne ustawienie, aczkolwiek biały się ustaje właśnie przez G3 jest na G2 często ma motywy później z posunięciem E5 raz, żeby po tej przekątnej atakować, końca na B7, albo jeszcze się pojawia kwestia związana z posunięciem koń na C3 i konia D5. To jest taki bardziej plan, można powiedzieć, w stylu fischera, który często ładował właśnie w stylu konia C3, koń D5 i tam przeciwników na bazie ofiary figury tam na, na bazie ofiary figury często właśnie wygrywał swoje, swoje gierki. Ile ma Doda Punktów? Drogi widzu, drodzy widzowie, proszę spójrzcie na przypiętą wiadomość na Twitchu i na YouTubie. Tam wszystko, tam wszystko jest napisane. Ten kto nie wie ten kto dopiero dołączył to może sobie sprawdzić Co się tutaj Co się tutaj dzieje a ja w sumie czekajcie ja odpalę tego Ja odpalę Zygarek Dobra Mamy to Oj kurde źle Hmm Teraz jest git. Ogólnie. Ten kto wie, ten wie. Ten kto nie wie. Ten nie będzie wiedział, do czego służy. Do czego służy ta. Ten, ten countdown, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli. Także za, za niedługo będziemy również zaczynali. Również zaczynali speeches Championship. No dobra, także. Hikaru sobie zroszował, w tej sytuacji zauważcie bardzo fajna presja po tej przykątnej, często właśnie motywy typu e5, tak jak mówiłem, przechodzą, tu jest jakaś niewygodna presja, ale obiektywnie jeżeli się uda oczywiście czarnemu już zroszować, skoordynować gońca po c5, to raczej nie powinno nic tutaj być, być złego. Także to jest Hikaru. Czy mamy tutaj jeszcze... Jakiegoś innego zawodnika ciekawego, może o właśnie jakiś jest. Może jest jakiś GMek z Polski inny, bo tutaj też czasami tak się zdarza, że Polacy grają. Oto jakiś w ogóle zawodnik, też z Polski. Gra z zawodnikiem, to jest e, Litwa? Litwa, tak, Lituania też bardzo sobie dobrze radzi. Także tutaj też możemy sobie chwilę zahaczyć, jak sobie Polak radzi. 5 punktów z 7 partii, także bardzo dobry wynik bardzo dobry wynik, także muszę przyznać, że, że jest potencjał, żeby coś tu więcej jeszcze ugrać, gdyby wszystkie gierki do końca wygrał Carlsen gra niestety nie gra właśnie Carlsen, także to jest to jest, pewien, to jest pewien minus tutaj podejrzewam, że się odpali na edycję wieczorną podejrzewam, że się odpali na edycję wieczorną no i tutaj będziemy sobie śledzili Carlsena właśnie w edycji wieczornej, albo, albo w ogóle się nie odpali, także to też nie wiadomo no i poszło koń d4, ok, poszło koń d4 i, i co? I teraz no, będzie to mega trudno ciężko przebić, no bo chciałoby się bardzo podbić tych gońców, jakoś otworzyć tą przykątną a7g1, żeby atakować punkt f2. No i, no i w tej sytuacji, no i w tej sytuacji, raczej powinno być bardzo, bardzo, bardzo wygodnie. Także też przewaga na czasie jeszcze cały czas po stronie zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, także bardzo jesteśmy tutaj ciekawi, co się wydarzy. A ja szukam, szukam zawodników, robię co mogę, rozwizuję stopki. Hmm. Czy możesz wymieniać nazwiska raczej Jasne, jak najbardziej, jak najbardziej. No Hikaru Nakamura, tutaj raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Yy, Frederick Swane to jest, oj, to jest... Ogólnie zawodnicy z Niemiec są bardzo solidni i bardzo dobrze ogarniają swoje, swoje debiuty. To jakby tutaj jest kwestia, właśnie na przykład e, e, pana Blubauma jest też, też bardzo silny zawodnik. Jest właśnie również e, Vincent Keimer, kolejny zawodnik z Niemiec, wysoko notowany. Tutaj widać, że w tym turnieju nie gra, ale, ale na pewno na pewno tutaj się pojawi jeszcze nie raz. E, I tutaj najwyżej jest z Polaków, to właśnie jest ten zawodnik FM, co, co go przed widzieliśmy. No ale więcej, więcej tutaj raczej, raczej nie ma, także musimy się uzbroić w, w cierpliwość. Dobra, także zostajemy sobie na Hikaru. Zobaczymy, jak Hikaru, który walczy o, o pierwsze pozycje w tym w tym turnieju, także na pewno jest co oglądać. No poważnie, powoli przechwytuje, tak? Postawił bardzo fajną blokadę po białych polach. Wszystko praktycznie stoi po białych polach, tak? Po stronie czarnego. No i w tej sytuacji bardzo też kluczowy ruch. Zauważcie, że arcymistrzowie grają partie. Często zanim podejmą konkretną konkretną właśnie decyzję, czyli się do przodu, często robią sobie furteczkę, nie? Czyli żeby nie było ewentualnych problemów właśnie po, po tych różnych ósmych liniach. nie To jest taki typowy, zawsze każdy klasowy zawodnik, zawsze arcymistrz tutaj wykorzystuje. Bardzo ładne w ogóle posunięcie wieża c ale proszę pamiętać, no zauważcie, że ten skoczek jest tysiąc razy lepszy od, od tego gońca, który stoi pasywnie i musi trzymać sobego pionka na B4, no i teraz pytanie, czy Hikaru znajdzie, czy Hikaru, czyli tej grając czarnymi, znajdzie przełamanie, no zobaczmy, nastąpiło dama na F3, za chwilę może koni na D5, jeżeli uda się jakoś do powiedzmy szacha, właśnie to jest to, koni na C6 nawet ciekawsze i chyba tutaj leci pion na, na E5, dokładnie, leci pion na E5, może teraz dama E4 nawet, tego typu sztuczki kończe, też może się pojawić, także, także super, no i teraz patrzcie, Hikaru zainkasował pionka, ma przewagę na zgarku, dociska, no i prawdopodobnie za chwilę też partię Powinien technicznie zrealizować w ogóle D5. Bardzo ładne posunięcie. Wymusił wymianę bardzo niebezpiecznego pionka na 5 No i teraz końcówka jest bajecznie prosta. Podciągamy króla do centrum. Prawdopodobnie król F7, król E6 i w odpowiednim momencie szukamy, oczywiście, ruchu typu E4, żeby tu zrobić sobie wolnego pionka. O, to, to. Robimy sobie wolnego pionka i prawdopodobnie powinniśmy partię wygrać na bazie, na bazie zdobycia właśnie tego pioneczka na polu, na polu B4 w bardzo głębokiej końcówce, czyli powiedzmy g I teraz koń tu i za chwilę albo pójdziemy jakoś w taki sposób, żeby zapakować i pójść po pionka a5, albo właśnie będzie leciał pion na polu B4, także to jest to, no i tu Hikaru bardzo ładnie, no wycisnął, tak, także w swoim stylu, w swoim stylu e, klasycznie na spokojnie tutaj oponenta docisnął i e, no i wracamy dalej z kolejną giereczką, po tej partii, czyli już teraz rozegranej gierce, ostatniej partii rozegranej będziemy widzieli, Będziemy widzieli oczywiście kilka minut. przerwy, to Remis tej GM z Litwy zremisował z polskim zawodnikiem. Trzykrotne powtórzenie pozycji. Czy ktoś jeszcze jest z Polski, kto tutaj gra? Mamy kolejnego zawodnika. gdzieś tu chyba przemknął jeszcze jaskół. Tak mi się wydaje. Nie to był to, A jest jaskół. Zobaczmy. Tomasz skółka w akcji. Końcówka wieżowa. Wizowe. Czy Jaskół to wyciśnie? No raczej ciężko będzie. Ale z arcymistrzem. Patrzcie, to on tutaj arcymistrza dominuje. On tu arcymistrza dociska. Gabrielian, Artur. Także tutaj oj, chyba niepotrzebne takie pozwolenie na, na wejście do gry. Ale tutaj wieża na... Aj, 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 aj. Żeby za chwilę się z tego nie zrodziły jakieś niepotrzebne kłopoty. Drodzy widzowie. Tutaj król jest odcięty. Pion na, na się jest potencjalnie atakowany. Ale prawdopodobnie Prawdopodobnie, jakieś szachy od boku powinny temat załatwić już do końca gierki. Też no to jest policja, której raczej się już przegrać nie da w wielu różnych konfiguracjach, tylko jedyny motyw, na który trzeba uważać, to jest oczywiście ewentualne związanie i pchnięcie pionka na, na F5. Także tutaj nic więcej nie będzie, no raczej końcówka wieża na wieżę, typowy Title Tuesday typowy title Tuesday, który jest tutaj w tych ostatnich fazach partii rozgrywany. Czy jest dzisiaj Speed Chess Championship? Jest dzisiaj Speed Chess Championship i to będzie za niecałe 45 minut. Będziemy grali, także tutaj mamy odliczanie do, do tego eventu. Także tutaj jeszcze dwie ostatnie gierki się, się toczą. Dwie ostatnie, ostatnia gierka nawet się toczy. O Jezu, to pytanie czy zamatuję. Tutaj, czy umia, czy nie umia? Mhm. Ok, król tu. Ok, posunięcia, ale widać, że są posunięcia, ale nie widzę ruchów. <laughs> no dobra, o jest wieża tu. Co jest? No dobra, widzowie, także za chwilę wracamy. Ja sobie zrobię chwilkę przerwy już od tego gadania. Pozwólcie, że ja będę komentował te zawody. 19 za, 20, ale 15 po zaczynamy. 15 po jest z chess. 15 po, 19.15. 19, Także na spokojnie e, dobra. Czekajcie chyba, że coś ustawiłem w snazie 19 .15? nie jest okej. Okay. Dobra to ja za sekundkę drodzy widzowie. E, za, za sekundkę drodzy widzowie. E, jestem dobra, także dajcie mi te dwie 3 minutki. Niech to będzie 18. .36.

Halo, halo. witam serdecznie po przerwie. Ostatnie, ostatnie rundy turnieju Title Tuesday przed nami. Za chwilę również będziemy zmierzali do turnieju Speed Chess Championship edycji. E, edycja polska, także to będzie to, będzie to, będzie się działo. Kolejne 4 godziny: bardzo, bardzo wielu ciekawych partii, z i upadków, na pewno błędów, genialnych posunięć, ale. To jest właśnie to, po co my się tutaj zjawiamy. Także witam serdecznie nowo przybyłych zawodników. Ostatnie trzy rundy nam zostały dosłownie do, w tym wypadku, już rozstrzygnięcia w, tego, ten prze, popołudniow, w tym popołudniowym. <laughs> turnieju. Title Tuesday tutaj widzimy na prowadzeniu. Aktualnie Wesley są 7 punktu z, z 8 partii. Mamy też arcymistrza Arjuna Erigeisiego, który, oj, nie chciałem tego zrobić, który tutaj bardzo, bardzo też sobie świetnie radzi. No i tak naprawdę teraz czekamy na potencjalne, potencjalne rozstrzygnięcie, co się wydarzy w ostatnich Partiach 9, 10 oraz 11. Kojarzenia jeszcze nie mamy. Mamy jeszcze dosłownie kilka sekund przed tym, jak pojawi się, <laughs> pojawi się e, kolejna runda. Zobaczmy na chronografię, jak to wygląda. Na chronografię mamy jeszcze pół minutki, także idealnie nam się udało wjechać w tej w tą kwestię turniejową. Jak macie jakieś pytania, drodzy widzowie, możecie śmiało zadawać, zadawać pytania. Kto dzisiaj w ogóle widzę gra w Speed Chess Championship, czyli no to już tłumaczę. Dzisiaj będzie grał Bartłomiej Heberla, mistrz były e, trener właśnie polskiej reprezentacji kobiet, oraz będzie grał oczywiście Kamil Dragun, tak? Zawodnik, który już przez długie lata przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jeden z silniejszych zawodników swojego rocznika i naprawdę tutaj będzie, no, gratka dla fanów szachów. E, także zobaczmy. Kolejna partia, runda 9, turniej Title Tuesday. E, wystartowali e, Hikaru. Oczywiście, tutaj kolorem, kolorem białym startuje z posunięciem D4, później E4. Znowu ta obrona nowoczesna często zauważcie w tych, w tych partiach. Widzimy, widzimy tę obronę, czyli takie D6, takie G6, po to, aby tylko przeciwnika wybić. Hetman D2 w ogóle. Wow, tego ruchu to ja w życiu nie widziałem, żeby go wykonać. Częściej wydawało się posunięcie go więc na E3 i później Hetman D2. A tutaj Hikaru chyba specjalnie właśnie poczekał na ewentualne C5DC. I będzie po prostu konsumował pioneczkę. Także, no, bardzo nowatorskie podejście, bardzo nowe podejście do tego typu do tego typu e, pozycji. Także naprawdę człowiek się zawsze czegoś ciekawego jeszcze może nauczyć. Także, giga, giga ciekawa e, sytuacja. E, no, dobra, także, go na teraz jeszcze kilka więcej, no i zobaczymy, czy arcymistrz z Korei Południowej, tak, z Korei Południowej, Jak się nazywa? Sergej Drigalow, czy, czy on będzie w stanie udowodnić tego pionka straty? No chyba nie będzie. Patrząc potem, jak już termometr nam wskazuje, bardzo potężne to już wartości dla koloru białego. Widać, że no takie zaskoczenie w debiucie. Ruch typu, ruch typu oczywiście, skoczek na, skoczek na teraz Edwa, no, to jest, można powiedzieć, naturalne zgranie. No i zobaczymy, czy. Tutaj rzeczywiście coś się jeszcze więcej wydarzy, czy raczej to będzie spokojna gierka, gdzie białe mają po prostu piąka, więcej zamkniętego gońca właśnie na punktu g7, też czarne, bez jakichś tam większych komplikacji. Dobra, Dobra, wieża na E1, skoczek bardzo mocno na E3. Zobaczmy, czy jacyś Polacy może są w topie po tych ostatnich, ostatnich rundach, Powinni być, ale wiecie, jak to jest. Czasami, czasami dzieją się dziwne, dziwne rzeczy i niektórych gierek się nie wygrywa. Tak samo właśnie jak Janek. Troszkę niefortunnie z uwagi na elementy techniczne, nie mógł od piątej rundy wystartować. No i tutaj czy jest jakiś Polak w czołówce z Władimid w ogóle kramit, który się zapierał, że, mu, że grać nie będzie na Czeskomie dawno, dawno temu. Władimir Kramnik, a nagle dzisiaj w gra w Title Tuesdayu, także bardzo, bardzo ciekawe tutaj podejście byłego mistrza świata. No i czy to jest w czołówce? Oj, no w top 50 nawet nie widzę jeszcze żadnego Polaka. Jako, jakoby taki miał grać? No jest MAC jakiś Hikaru po W ogóle widzowie, napiszcie, jak myślicie, czy Hikaru wygra, czy Hikaru wygra edycję popołudniową Title Tuesday, słucham napiszcie plus jeden, jeżeli tak napiszcie minus jeden, jeżeli to ma być ktoś inny, jestem giga ciekawy jak wy oceniacie, aktualnie Hikaru 7 punktów z 8 partii zremisował, już grał z Wesleyem Soul grał też z Arjunem Erigaisim jak się nie mylę, także tutaj dwie bardzo bardzo ważne już postacie zaliczone, jeżeli chodzi o, o walkę o czołowe miejsca Także dawajcie znać, jak uważacie, czy Hikaru pozamiata w, w tym title Tuesday'u. E, hej, Janek, po czwartej partii rage quit, czy coś się innego wydarzyło? No, raczej to nie był rage quit, dlatego że Janek czwartą partię wygrał. E, <grym> I, i potem po przerwie się jakby nie połączył także podejrzewam, że tutaj tutaj w tym wypadku raczej kwestie techniczne zadecydowały, ale no gdzieś tam gdzieś tam trzeba było dopytać mamy też podpiętą wiadomość na, na naszym um, oczywiście czacie, także możecie sobie zweryfikować A tutaj Hikaru już bardzo ładnie tak, zauważcie, gońca postawił na E4, dwa skoczki tak, gońc w ogóle na cztery bardzo fajnie broni punktu F3, Czyli po każdym ewentualnym patrzcie w wybiciu, koniec F3 zawsze nie pozwalamy na ewentualne rozbicie struktury pionowej, także to jest świetna informacja dla dla białego. No i teraz pytanie, jak można by tu było idealnie, i, idealnie tą, tą sytuację rozwiązać, no bo jeżeli uda nam się spacyfikować groźbę przeciwnika, no to wtedy można powiedzieć, będzie to będzie to w tym wypadku mega, mega dobra sytuacja z uwagi na to, że będzie pewniej więcej bezbędnego ryzyka. No i tu widzimy, Hikaru policzył 1 dwa warianty, no i stwierdził sobie, stwierdził sobie, że po prostu może wziąć na d 4 Teraz ma tutaj do ataku oczywiście skoczka na, na polu E3. No i pytanie, czy, czy wybije? No chyba wybije tego właśnie na D4 skoczka. Drugi wisi na E3, nie ma za bardzo gdzie się podać, podać także prawdopodobnie wymuszona jest imiona w tym momencie hetmanów. Aby tutaj nastąpiła jedna wymianka. Ewentualnie może goniąc na F3 w sumie, widzowie. Też taka druga, druga opcja, aby jeszcze ewentualnie po tych samościach, właśnie po tym punkcie 5, może po tym punkcie C2 jeszcze delikatnie popykać. No to, to jest na pewno jedna z możliwości dla koloru, dla koloru czarnego, ale obiektywnie już robi się bardzo, bardzo tutaj um, nieprzyjemnie. <grymny> Co to jest rage quit? Oczywiście, rage quit no to czasami wiecie, tak jak Wam czasami nie idzie, to możecie stwierdzić, że nie chcecie kontynuować gry i wychodzicie. Nie, tak samo tutaj czasami mogą zawodnicy też presji nie wytrzymać, no i niestety, ale, ale partia nie jest zagrana. No i albo przegrana jakaś bardzo mocno, i wiecie, no czasami się nie chce kontynuować. Ja jako tako nie miałem takiej sytuacji z jakimś rage quitem. Nigdy z takim szybkim wychodzeniem, ale czasami wiecie, obowiązki wzywają, nie? Możecie zarejestrować sobie cztery partie, ale później na przykład macie jakiś tam, powiedzmy, trening, tak? Stojanem czy coś innego i trzeba po trzeba prostu reagować. No to zobaczmy, nastąpiło wieża F5, dwa piony więcej w ogóle na czysto. Dwa piony więcej, no i teraz pytanie, czy, czy tutaj Hikaru, no tak, on pcha do przodu, żeby tu jeszcze sytuację ustabilizować. on no pewnie pójdzie E7, żeby jeszcze przeciwnika bardziej zabolało. Ale też się robi trochę nieprzyjemnie, no bo zauważcie, że tu jakiś, może go jest d4, i tu może jakiś jakiejś na punkt g2. No tak, musiało pójść posunięcie e, na pewno właśnie 7, czyli teraz zmusza wierzę do, do defensywy. No i teraz kwestia jest tego, żeby te ewentualnie gońce wymienić. Jeżeli to wymienimy, wprowadzimy właśnie ostatnią figurę do gry. Wtedy można śmiało powiedzieć, że wszystko, wszystko w tej pozycji śmiga tak, jak powinno śmigać. Także nastąpiło Dama na, dama na C5. Wyjście, wyjście, wyjście z wściekłości, ok takiej definicji tutaj nie, nie znałem, no i tu widzimy bardzo, patrzcie, to, to jest takie typowe dla, dla Hikaru, że on często taka przewaga materialną szybko stara się w pozycji wymieniać figury i to jest to, w ogóle tak, goniec C3 to, o czym mówiliśmy, jeżeli to już, e, ta figura zejdzie z szachownicy, zostanie wymieniona, to wtedy... Król automatycznie robi się mega słaby, już na pewno jakieś później motywy typu wieża D8 się pojawiają, tak? Ruchy typu też można powiedzieć Bbc3, właśnie, wieża na D8 nastąpiła natychmiastowo. No i tu prawdopodobnie, drodzy widzowie, już jest koniec pieśni, tak? Wieża tu, jeszcze wieża G8, posunięcie za chwilę, za chwilę posunięcie E8, Hetman, za chwilę wzięcie Jegońca. I jeszcze może e 7 w sumie warto by było wrzucić, tak szczerze. Ja bym tu kombinował, żeby takie coś zrobić. Dokładnie. I dopiero później bym wybijał ewentualnie podama E5 w tej pozycji. Podama E5 bym wybijał na, na d I tyle. Dokładnie. I tutaj wygrywamy bez żadnego zbędnego ryzyka. Także Hikaru wchodzi na 8 punktów z 9 partii. Wesley są zremisował z Arjunem Erigaisim. Także tutaj mamy bardzo potężną trójcę na czele. Czekamy na rozstrzygnięcia jeszcze dwóch, dwóch gierek gdzie ktoś może jeszcze wejść, ktoś jeszcze może wejść na te najwyższe miejsca. Także tutaj runda dziewiąta, bardzo skuteczne, bardzo fajne zwycięstwo. Wziął piąka, nie oddał zagryz, przeciwnik nie udowodnił, no i partię wygrał. Tutaj Denis Lezawik, jeżeli go nie znacie tego zawodnika, no to trzeba nadrobić tej braki, ponieważ Denis Lezawik jest to zawodnik, który jest aktualnie sensacją, jeden z młodszych zawodników, który miał okazję właśnie startować w w turnieju Champions Chess -Tour. Co prawda, to nie poszło może tak dobrze, ale no, grał z absolutnie całą czołówką. No i tutaj widzimy, że Denise Zawik no, nie jest zawodnikiem ekstremalnie niebezpiecznym, ekstremalnie silnym. No i tu widzimy już Królew 6. Posunięcie typu za chwilę podejrzewam końce 5 może się pojawić, końce 5 i oponent tej gierki raczej nie ustoi. No tu chyba trzeba po prostu pójść na tą końcówkę i. No okej, okay, tu już przeciwnie w ogóle samo do opionka, także to już w ogóle dla mnie dziwna sprawa, ale okej. Okay. Posunięcie. <kluzny> Kludę D5, także prawdopodobnie jeden z pionków F dojdzie, e, dojdzie do, pola, do pola przemiany. Tutaj padło pytanie od widza, co to jest, e, co to, jest to na przykład 39? To jest tak zwany Buchholz, czyli punktacja pomocnicza, która pozwala, e, pozwala przydzielić miejsca zawodnikom o takiej samej ilości punktów. To znaczy, Buchholz to jest nic innego jak suma punktów twoich przeciwników. I tyle. To jest suma, suma punktów twoich przeciwników. I to jest po prostu. To jest po prostu tyle. Także w dużym skrócie. To jest też właśnie też berger, tak? Zgadza się jest też berger. To, to jest tak. Berger jest trochę bardziej skomplikowany, bo berger jest w tym wypadku. W zależności od wyniku, jaki masz z danym przeciwnikiem. Jeżeli wygrałeś z danym przeciwnikiem, to wyliczasz jego wszystkie punkty do, do swojej punktacji pomocniczej. Jeżeli zremisowałeś, to bierzesz tylko połowę. Jeżeli przegrałeś, to oczywiście tych punktów nie liczysz. Także, także to jest dosyć, dosyć też ciekawy system. Dobra, jest jakiś Polak. Quatro porte. Katarzyna Dwilewicz. Też zawodniczka Zawodniczka, co ostatnio reprezentowała na Mistrzostwach Świata, nas, na Akademickich Mistrzostwach Świata, także tutaj broni pozycji, może nawet to coś, oj, wieża F6, oj, 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 jakaż podstawka, także no, panie kolego, kto to gra, Maxie, panie Maxie Leto, no tutaj ewidentnie trzeba do powtórzenia motywy taktyczne. Tutaj jest absolutne zwycięstwo, kompletujemy pionka. No, na ostatnim motywie się udało tu partię wygrać, także gratulacje dla polskiej zawodniczki. Zobaczmy, zobaczmy, jak radzi sobie, jak radzi sobie tutaj jeszcze jedna partia. Jest widzę końcówka wieżowa, czarne wygrały na czas, także czekamy na teraz na kolejną gierkę. No i tutaj, zauważcie, Hikaru Nakamura versus Denis Lazawik, także bardzo fajna partia i w ogóle Hikaru dostał dubla białymi, także no, przed ostatnią partią można śmiało powiedzieć, że Hikaru dostaje bardzo, bardzo dobry tutaj uśmiech od losu. Dostaje drugi raz białe, przy okazji właśnie gra z zawodnikiem Denisem Lazawikiem, niedoświadczonym. Także jestem ciekawy, w co pójdą, czy pójdzie to Gambit Hetmański nieprzyjęty, czy może, czy może właśnie jakieś katalonki przejścia, no jestem mega... Mogę, można tutaj powiedzieć, czy on tu jeszcze będzie kontynuował jakoś bardzo mocno, red, czy jednak, no jednak, panowie widać, przeszli do głównego wariantu, właśnie gambitu chronoskiego, nieprzyjętego. Pomimo swojej reputacji jako, jako wariantu mega solidnego do i raczej mniejszej szansy na zdobycie ewentualnych e, przewag, no to jednak przez wiele, wiele lat muszę przyznać, że tutaj białe. Róż co róż jednak znajdują pewne możliwości właśnie komplikowania gry i szukania pewnych motywów. Jakby główną ideą obiegu w tych pojedynkach jest to, żeby często dojść do przodu b5 i c6, tak? Czyli żeby tutaj zrobić sobie wolnego pionka. I też wielokrotnie widywałem takie sytuacje, że ktoś oddawał pionka, czyli po prostu grał b5, później cb, c6, dama c6, konie b5, tylko i wyłącznie po to, żeby odblokować sobie w tym wypadku linię c i wjechać właśnie na ten punkt c7. Także to jest moim zdaniem bardzo w ogóle bardzo złośliwe ustawienie, i jeżeli czarny nie wie, jak te pozycje traktować, to uważam, że można tej szybko wpaść w ewentualne kłopoty. Także poszło wierzę, że A8 to jest rzeczywiście świetne podejście. Ogólnie taki idealny plan koloru białego to jest to, aby w pewnym momencie odblokować pole D4, czyli pójść, powiedzmy, goniec na E5 wymusić bicie na, na E5 i w tej sytuacji zapakować później konia na D4 z niesamowitą presją na punkt C6. Także to jest taka typowa idea w tych pozycjach. No i teraz pytanie. Poszło gojec D8. Prawdopodobnie za chwilę szykuje tutaj Denis Lazawik gojec C7. Albo po prostu trzyma teraz wszystkie te czarne punkty. Ok, poszło gojec C7. No ale to też jest dosyć moim zdaniem moim zdaniem ryzykowne, e, jeśli chodzi o to. E, nastąpiło wieża na A3, tak, jakby paradoksalnie e, też, to, to jest zawsze kwestia, którą kiedyś sobie analizowałem, chodzi tutaj bardzo mocno o to, że pomimo bardzo dobrej kontroli na linii A, w wielu przypadkach, w wielu przypadkach niestety, ale ale tutaj nie ma punktu wejścia. Jest może punkt A3, ale on nic nie daje, ale każdy inny punkt jest tutaj zarezerwowany przez, przez figury właśnie białego. Także w tej pozycji no Hikaru będzie jeszcze mącił wodę i zobaczymy, czy rzeczywiście uda mu się coś ciekawego w tej pozycji znaleźć. Ale no nie piszcie, że, że wstyd dla Dudy, bo nie wiemy, nie wiemy, co się wydarzyło. Także tutaj nie wiemy, co się wydarzyło. I e, jeśli chodzi o to... Dajcie mi tylko sekundkę, drodzy widzowie, dobra? Dobra, jestem, jestem. Musiałem szybko, tak się dobija ktoś do drzwi, także trzeba było, że tak powiem, otworzyć, ale już wracam za, e, z komentarzem. Także zobaczmy, Hikaru no dalej tutaj bardzo mocno, bardzo mocno ciśnie można powiedzieć, no szuka tego zwycięstwa, tak, no ma ten kolor biały, na pewno chce zbić Denisa Lazawika bardzo, na no, bardzo niski czas, no ale widzimy, że stoi no absolutnie genialnie, no udało się dojść, i to jest jeden plus, do, udało się dojść do oczywiście placówki na deszczel, także to jest fajny dodatek, ale czy to wystarczy, wątpię, żeby w tej pozycji biały mógł coś więcej ugrać, no jeszcze wieża E2, bardzo typowe posunięcie, może za chwilę G4, wow... Posunięcie G4, czyli tutaj widzimy, że naprawdę no, Hikaru mówi o in, tak w tym, w tym wypadku nie, nie czeka, tylko wjeżdża całym swoim sprzętem w pozycji, wjeżdża całym swoim sprzętem w pozycji. No i pytanie, czy to musi nie odbijać czkawką, bo zauważcie, drodzy widzowie, że często takie ruchy, które mają na celu pchanie piąka do przodu, też mocno, mocno ktoś. Yy, Tutaj może się osłabić, tak? Ten drug G4, może później F4, zawsze jest później król odsłonięty, jakieś pole e 4 dostępne, tak? No tutaj czarne pola też nie są najlepsze. Także no Hikaru, naprawdę muszę mu to oddać, że, że gra absolutnie na zwycięstwo, tutaj wyciska wyciska, ile może. No ale tak jak mówię, często to się może odbić w drugą stronę, kiedy my czegoś nie zobaczymy, wpadniemy w jakąś pułapkę i są tutaj potencjalne problemy. Może, straż, może pożar i Straż Pożarna chcecie ewakuować? Nie, no myślę, że tutaj, gdy była, był pożar, to by można powiedzieć, można powiedzieć, że jeśli chodzi o to, no chyba bym coś więcej słyszał, ale, ale na spokojnie, nastąpiło posunięcie wieża na a2, no i teraz pytanie, czy wymiana wież nie faworyzuje w tym wypadku oczywiście koloru białego, no zobaczmy, poszło posunięcie wieża na e2, no i wydaje mi się, że jednak ta jedna para wieża, jedna para wieży wymieniona, no w tej, sytuacji, w tej sytuacji jest korzystna dla białego z uwagi na presję właśnie na punkcie 6, no i Hikaru, Powoli, powoli patrzcie, no nie można bić na B4, bo jest koń na E6 i później będzie wisiała wieża na B4, czyli tej Hikaru natychmiastowo zauważył, że w tej sytuacji pionka na B4 brać po prostu nie można. Mhm, dobra, także czekamy. Tu widzę, że się jeszcze inne gierki rozstrzygają. Jeśli chodzi o wyniki, no mamy tutaj, tak, jest, jest Denis na pierwszym miejscu, West Soul, czyli tu się jeszcze partia. Tu się jeszcze partie będą, będą toczyły się toczą, także na pewno wiele jeszcze niewiadomych w, w tych zawodach. Dobra, także tutaj hetmana D2, wierzona A8, raczej, raczej bardzo pasywnie, ale no przyznam szczerze, że coraz bardziej mi się ta pozycja podoba od strony właśnie białego, gdzie niby stoi troszkę bardziej... Możesz tutaj delikatnie się bardziej odsłonić, ale no jednak z każdym ruchem bierze pod uwagę motywy właśnie czarnego. Czyli tutaj zauważcie, że i pole E6 jest trzymane, tak? I pole D7, tak? I ta linia E cały czas, tak? Te czarne pola, punkt D4 też bardzo mocno jest wspinane. Także w tym wypadku dama na E3. No, i pojawia się kwestia, jak dalej biały mógłby ewentualnie właśnie po ruchu G5 tą pozycję jeszcze przebijać. Czy może by to była próba na przykład wymiany Hetmanów i ciężkich figur, powiedzmy wieża D4, Hetman D4 i, i później posunięcie, bicie na C6. Także to może się jak najbardziej pojawić. Wieża na D4, pytanie: Czy Denis zazali to wymieni? Raczej nie chciałby tego zrobić, ponieważ powieża D4. Jest tutaj Hetman bije D4 i koń D4, później koń bije na C6. No ale zostało ostatnie 10 sekund na zegarku. No dobrze, zobaczmy. Wierzę D4, no i 5 sekund na zegarku. Oj, tutaj robi się niebezpiecznie. Da, bije D4. Drodzy widzowie, to o czym mówiłem. Często problemy z punktem C6 się pojawiają. Koń na E5 już tu widzę. I koń do 7 groszów widełki. Pole F8, pole F6 jest bardzo słabe. E, tutaj koń bije C6 w ogóle przychodzi. Halo, panie na I tutaj jest dociskany w tym, e, w tym wypadku. No i rezygnacja. Hikaru dograł się do zwycięstwa. Dograł się dograł się do zwycięstwa i trzeba przyznać, że no wycisnął, wycisnął wodę z kamienia. Prawdopodobnie zobaczymy w następnej partii, partii Hikaru z Big Fishem, czyli z, z panem Fedosejewem, z arcymistrzem, z. teraz już chyba ze Słowacji, czy tam Słowenii, nie pamiętam dokładnie, on teraz miał federację z Rosji. No i tutaj bardzo, bardzo ładny performance, tak? kiedy trzeba Hikaru wyciągnąć główne nitki i tam swojego przeciwnika Dociskał. Zobaczmy w takim razie, co się dzieje w partii Wesley'a Soul. Nie, no Wesley już skończył. Czy jest jakiś Polak jeszcze może? Tutaj grający. Czy jest tu jeszcze jakiś Polak grający, drodzy widzowie? No, jest jakiś Polak jeszcze, widzę. Diano Dziano? Django. Ile ty masz medali? No to przyznam szczerze, że te medale to jest tylko tam jedna piąta chyba tego, co wszystkiego mam, bo oprócz medali to jeszcze mam w drugim pokoju dwie gablotki pucharów, jeszcze w drugim pokoju mam całe obsadzone pianino pucharami i całą szafę, także jest trochę tego żelastwa, się nazbierało przez, przez te kilka lat, muszę, muszę przyznać. Nie ma, najgorzej na święta, powiem Wam tak, fajnie się wygrywa, ale później na święta, jak to wszystko trzeba czyścić, to z kurzu, to, to to jest masakra. To jest po prostu masakra. Nie polecam czyszczenia na święta tego. To jest po prostu droga przez mękę. Dobra. Ktoś jeszcze gra? Jeszcze gra jakiś ziomek. 3000 elo. Wonderful time. Sam mm -hmm. chess mood. Nie, nie, nie. To, to zagra w szachy. Ja na nie gram. Siostra siostra miała okazję uskuteczniać, gdy na pianinie. E, I... Ja, ja nie, nie mam klimatu. Ja to tak muzycznie nie za bardzo jestem uzdolniony. <laughs> czemu ja nie gram? dlatego, że komentuję te zawody e, miałem komentować Janka Janek po czwartej rundzie niestety miał problemy techniczne prawdopodobnie I, e, i tutaj się niestety nie udało mu wejść na rundę piątą po przerwie nie wiem ile mam dokładnie medali no jest bardzo dużo mam, no tu mam medale obok siebie z tyłu mam medale, w pokoju obok mam medale w pokoju, na dole mam jeszcze medale, dużo Tak, dzisiaj jest Speed Chess Championship, zgadza się. Dzisiaj jest Speed Chess Championship i nawet wam ustawy timer do Speed Chess Championship. Mianowicie jest to 19.15, drodzy widzowie. Dzisiaj, dzisiaj jest to 19.15. Dzisiaj 19.15 i tutaj startujemy z komentarzem z Jaskułem. Uch! No, tutaj. Ojoj, ojo I podstawka, pionka. Ale też to trzeba mieć jeszcze wybronić, tak by to nie jest koniec. Też trzeba tą pozycję umieć wybronić. Także typowy Title Tuesday. Wieża go nie jest na wieży. Nie, nie. nie. Ja, ja sobie postanowiłem kiedyś, że jak będę miał swój dom, to, to chcę mieć tam taki, taki pokój przeznaczony. Pokój przeznaczony na, na moje zdobycze. Oj, oj, była podstawka, była podstawka. Można było dać Szacha w tej pozycji i wygrałaś wieżę. Fatalny błąd. E, czy grałem na Mistrzostwa, Świata, na Mistrzostwa Świata osób z niepełnosprawnościami? Tak, grałem, 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 grałem. Zgadza się. Nawet na Olimpiadzie. Ostatnio, oj, koniec partii. Szach, no i koniec, bicie. No niestety, ta pozycja nie jest tak prosta do utrzymania, jakby się to mogło wydawać. Dobra, mamy to. W takim razie, także czeka nas... Eee, tak, cebularz swoje swoim LSD będzie, myślę, że oni sobie poradzą. Dawid tam bardzo prężnie działa, także na pewno, na pewno nie zmarnuje się potencjał. Dobra, tutaj to wyłączam i zobaczmy, jak sobie poradzi Hikaru. Z... Czy to będzie Berlinka? Zobaczmy. Kto obstawia Berlinkę z powtórzeniem? Niech napisze plus jeden, bo może zaraz się nie wyrobić. Okej, okay, to jednak nie będzie ta berlinka z powtórzeniem. Jestem pod wrażeniem. Tak, mam pewną kontuzję z nogami związaną, także mam prawo, że tak powiem, uczestniczyć w niektórych zawodach. Także tak zgadza się mam delikatną tutaj kiedyś. Tak, no dokładnie jakby ta końcówka jest tak popularna. Ona nie jest prosta, ale obiektywnie, no, najczęściej powstaje z uwagi na to, że to jest. Yy, yy, dlatego, że to jest, yy, no, często powstająca pozycja tak do obrony. Po prostu, jakby tuż, jak kończy powstaje, rzadko się wymieniało końce, aż na początku partii, także to też jakby jest ta kwestia, nie. Nie wiem, czy doda raczecz. Wiem, że duda nie gra od, od tej. Od, yy, od czwartej, od piątej rundy czesk.pl Molena Marcin, a widziałeś może kursy Bartka, jesteś w stanie coś o nich powiedzieć? Nie widziałem jak wyglądają od środka, widziałem tylko witryny, także niestety nie jestem w stanie nic powiedzieć, ale tam chyba mają jakieś takie darmowe, darmowe sample, nie? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, czekajcie, ja już sobie tutaj odpalam jedną rzecz. Odpalam sobie jedną rzecz, mianowicie, żeby tu być już gotowym na Speed Chess Championship, trzeba tutaj już zaimportować pewne rzeczy. Dobra, Dobra pyk. Zobaczymy, czy są zawodnicy. Ja już się powoli ustawiam, właśnie pod, pod Speed Chess Championship. Robimy szybko tranzycję do, do tego. Mhm. Dobra. Jestem już tutaj zapakowany. Dobra, także e, tutaj ostatnie, ostatnie podrygi już tej partii można powiedzieć, no Hikaru, Hikaru, no z jakby tego się spodziewaliśmy, także prawdopodobnie ponownie podzielą pierwsze miejsce, podzielą pierwsze miejsce i, i zobaczymy co się tutaj, co się tutaj wydarzy na wynikach. Oj, dobra, to muszę wyłączyć jeszcze, ja to muszę wyłączyć, pyk, jestem wyciszony. Dobra, elegancko. Także, o, widzę, że już zawodnicy czekają. Zawodnicy już czekają eee, na, na, na Zoomie. Także już są, już są gotowi i, i Bartłomiej i, i Kamil. Także za chwilę się ustawimy. Czekamy tu na rozstrzygnięcie. Jeszcze zobaczmy inne gierki. Zobaczmy jeszcze inne gierki, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze Westy są, so, który walczy o zwycięstwo w turnieju. Także Westy zobaczymy. Dociska. O, była królewsko indyjska. Także zawodzi w ogóle f patrzcie. Kto to jest za FM? Ja też mam FMA. Sina Mowachet. Nie wiem, kto to jest. 3000 czeskami. Wow. No można powiedzieć, że bardzo, bardzo potężne tutaj zegranie z tego, yy, z, z strony tego zawodnika. Dobra, i jeszcze muszę tego ustawić. Bridża. I będzie, że tak powiem, all, all set pod transmisję. Dobra. Pyk. I pyk. I pyk. I pyk. I pyk. Dobra że tu wszystko będzie śmigało. Zobaczymy. W sumie obstawiacie kto według was kto według was zwycięży? Kto według was zwycięży w tej tutaj edycji Title Tuesday w tym popołudniowym turnieju. W sumie chciałem mówić przedpołudniowym, ale to jest popołudniowy już u nas. Później to jest wieczorny. Można powiedzieć tak, to będziemy to nazywali po prostu, nie? jeśli chodzi, jeśli chodzi o to Dobra. Okej. Okay. <laughs> Pik. Tak, za 13 minut, za 13. Za 13. Jeśli obstawiacie, no też bym go w sumie obstawiał, jakby to jest gość, który, który często wygrywa tego typu rzeczy. <laughs> Ty też jesteś FN 2900 przecież, czy nie? Ja nie jestem FN 2900 miałem chyba w piku na czeskomiet 26 z hakiem, tak, tak coś kojarzę. Nie, 19.15 zaczynamy, także 19.15 na spokojnie, na spokojnie sobie tutaj zaczynamy i, i za chwilę sobie wystartujemy. Nawet nie wiem, czy będziemy robić jakiś waiting screen, tylko będziemy dosyć się ustawiać od razu, jak Tomek wpadnie. Tylko. Dobra, zobaczymy czy mnie wpuści, czy mnie nie wpuści. O. Dobra, chyba, chyba się coś dzieje dobrego. No dobra, Westi są, ewidentnie chcę tu wygrać, ale niestety z uwagi na mega na czarne pola, patrzcie drodzy widzowie, czarne pola wręcz tutaj w tej pozycji siadają, trzeba, trzeba to powiedzieć. W tej pozycji siadają. Jest jeszcze jak ktoś z Polaków, no tutaj ma, ma jakieś tam wszelkie argumenty, żeby coś tu jeszcze podziałać, ale raczej będzie bardzo, bardzo trudno tutaj zrealizować. Dobra, idźmy dalej. Hmm. No nie no, w sumie to musimy zostać, bo inne partie to już są opietruchę w tym wypadku. Także zobaczmy, czy West są tą partię wygra, czy też nie. Zobaczmy, czy, czy wygra, czy też nie. Dobra, to sobie ustawię tak. Jedynka to będzie pyk i dwójka to będzie. To będzie. Dobra, to będzie to. Wszystko jest spoko, wszystko mam ustawione. Sobie już weryfikuję na drugim screenku. Czekamy tylko na zakończenie tej partii ostatniej. I za chwilę będziemy się, e, będziemy się ustawiali. O chyba mam wszystko ustawione tak, jak powinno być. Także, że tak powiem, all set. Jestem gotowy. Niech coś się dzieje, niech się ma dziać. Za chwilę będziemy oglądali Speed Chess Championship. Także tutaj główna ta impreza, drodzy widzowie. Ja jestem trochę przechapowany na to. Bardzo mi się podobała formuła. Podobają mi się partie. Trochę się mogę, mogę trochę backi pokręcić, wiadomo. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajny poziom, więc jest. także jestem zadowolony. No i zobaczmy, Wesley Soul. Wesley soł tutaj wygrywa swoją gierkę, udało mu się docisnąć tą, tą sytuację. Także teraz czekamy tylko i wyłącznie, czekamy tylko i wyłącznie na rozstrzygnięcie, na rozstrzygnięcie po stronie. Po stronie w tym wypadku oczywiście jeszcze kilku zawodników, także Hikaru jest na pierwszym. To będzie podział. Trzy osoby są na, na, na 9,5. Trzy osoby są na 9,5, także zobaczymy, kto finalnie wygra. Wypisaliście, że Hikaru jest taka szansa, i to nawet duża, z uwagi na punktację pomocniczą, ale tutaj musimy, musimy oczywiście na spokojnie się przekonać. Czekajcie, sobie jeszcze tutaj odpalę szybko Discorda, żeby sobie być już w 100% gotowym na, na wszystko. Żeby tu być gotowym w 100% na wszelkie, wszelkie tutaj rzeczy. I zaraz sobie wystartujemy, także jeszcze jakieś, może tutaj inne gierka, niech jeszcze leci w międzyczasie. Dobra, pyk. Dobra. Czekajcie. Muszę tutaj sprawdzić sobie jeszcze. O, siema, siema! Witam widzów jaskuła, witam serdecznie za chwilę. Spokojnie, drodzy widzowie. Spokojnie, drodzy widzowie, za chwilę wpuszczamy wodza, wpuszczamy wodza na wizję, także wszystko, wszystko pod kontrolą. Za chwilę wódz wjeżdża. Czekamy tylko jeszcze na rozstrzygnięcie. Powinno być za, za kilka sekund dosłownie rozstrzygnięcie, a w sumie wpuszczę, wpuszczę Tomka. Aczkolwiek mam layout totalnie rozwalony na ten. Zobaczymy, tutaj nie, nie, nie przeklikam się nad tym. Dobrze, zaczekajmy. Zobaczymy, czy... To tutaj zwycięży. Wy, Title Tuesday. Dobra, to sobie mogę śmiało wyłączyć. To mogę też sobie śmiało wyłączyć. I, I tutaj to też sobie chyba wyłączę, już. To też już sobie wyłączę. Jedną kartę. Znikną nam wyniki, ale to jakby ja się z tym. Oj, dobra, mają wyniki. Pierwszy Hikaru, drugi Wesley Soul, trzeci Big Fish, także tutaj elegancko wszystko wyszło. Także możemy się już przeklikiwać powoli na Speed Championship, ale za chwilę do Was wróci, wróci, wrócę, tylko ustawię się z jaskułem i za chwilę będzie, będzie stratus widzowy. Także dajcie mi dosłownie sekundkę. Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich użytkowników na Czeskomie. Mam nadzieję, że nas widać, mam nadzieję, że nas słychać. Dajcie znać, drodzy widzowie, czy wszystko jest w porządku, czy tutaj wszystkie elementy działają tak, jak powinny, czy słychać wodza Tomasza tak, Spółkę. Yes, tak, dzisiaj witam mój co-host, człowiek, który jest profesjonalnym szachistą, ale również aktualnie zajmuje się bardzo mocno polityką. Także tutaj <grym> yes. witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Siema Marcinie. No i będziemy oglądać moje pierwsze komentowanie Speed Chess polskiego. No i zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że meczyk będzie równie ciekawy jak poprzednie, bo... No, zobaczymy zobaczymy ile będą trwały tak naprawdę, bo tutaj mhm. wszystkie praktycznie, które ja komentowałem to były blisko dogrywki, albo była do grywka. Także to, to miałem Ale. okazję. Tutaj Antek, Antek też trzeba jednym punktem zwyciężył, także bardzo ładny wynik. A dzisiaj właśnie nasz kolejny mecz już górnej drabinki. Jest to pojedynek pomiędzy arcymistrzem Kamilem Dragunem, który, co ciekawe, większość teraz czasu mieszka za granicą w Stanach Zjednoczonych. Oraz oczywiście Bartolomem Heberlow, też bardzo silny arcymistrz, znany, znany teoretyk w ogóle, kiedyś, nie wiem, czy jeszcze teraz nie jest przypadkiem, jest również trenerem polskiej kadry kobiet. Tak, tak, tak. Ja go kojarzę właśnie też z tego, że był trenerem. Teraz chyba nie jest, bo teraz jest Marcin Ciupa, ale może gdzieś tam pomaga, no trudno powiedzieć. Dokładnie tak. Także no dzisiaj dzisiejszykujełam się dobry meczyk, także Tomek pierwsze pytanie do ciebie w ogóle. Jaki wynik ty tutaj przewidujesz? Jak myślisz, czy to będzie czy to będzie jednak zwycięstwo Kamila, czy może jednak skłaniasz się bardziej ku, ku Bartkowi? No ja powiem tak, ja Kamila znam osobiście, bo to jest mój rocznik, zawsze był tym, wiesz, najlepszym na mistrzostwach Polski, przynajmniej rankingowo. Także ja tutaj trzymam kciuki za młodość, za za Kamila, aczkolwiek przede wszystkim chciałbym, żeby był yy, zacięty mecz, bo wiadomo, fajniej się ogląda mecze, gdzie w zasadzie do końca nigdy nic nie wiadomo, niż mecze, gdzie jest powiedzmy jakieś wiecie 4-0 na start, no i potem już różnie to yy, bywa. Dokładnie, także tutaj liczymy na, na fajne widowisko. Widzę, że widzowie piszecie mi, że nie ma termometru i już powinien być. Rzeczywiście, jak miałem tutaj title, to sobie wyłączałem co po niektóre warianty, żeby nie było za prosto. Trochę się chciałem troszeczkę pozmóżdać nad niektórymi właśnie wariantami. Także tutaj już powinien być termometr, także wszystko powinno elegancko śmigać. No i co? Myślę, że możemy śmiało w ten mecz. Pierwsza partia, posunięcie D4, bardzo spokojne nastawienie. Gambit nie nieprzyjęty i no cóż, chyba... Można powiedzieć śmiało Tomek, że jest to taka typowa broń grana przez wszystkich arcymistrzów. Tak, aczkolwiek Bartek Heberla tutaj trochę, może nie powiem, że zszedł, bo to jest oczywiście wariant, ale zdecydował się oddać pionka. No i oczywiście w zamian za aktywność, bo widać, że ta wieża na D8 jest aktywna i trzeba tu będzie białymi na pewno uważać. Natomiast w tego typu pozycjach zazwyczaj jest tak, że jak biały utrzyma przewagę tego pionka i nie dostanie się pod jakiś wielki atak, to. Ee, to będzie git, nie? Dokładnie tak. Także tutaj jak mówi Tomek, no, trzeba bardzo mocno uważać, ale, ale jednak pion jest pion w tym wypadku i jednak ta inicjatywa, ta inicjatywa będzie miała znaczenie. Jeżeli oczywiście byśmy wybili wybierać stronę, no to ja powiem Tomek szczerze, Bardziej wolałem tu oczywiście białe, no bo jednak mam piona no, więcej, ja to ja niczego nie muszę udowadniać na pewno. Tak, ja też właśnie lubię pozycję, to znaczy wiadomo, to też zależy od pozycji, ale zazwyczaj fajnie jest mieć takiego dodatkowego pionka, bo przynajmniej wiesz o co grasz. Wiesz, że jak ci się uda przetrzymać jakiś tam atak, no to już chillera potem i po prostu ten pionek powinien gdzieś tam zadecydować w dalszej części. Tak, jakby to też bardzo ładnie widać, nie? Przede wszystkim na tempie szybkim. To też z widzami przed chwilą oglądaliśmy title Tuesday Hikaru. Właśnie, Hikaru grał wiele takich partii, gdzie wziął pionka, obiektywnie stała pozycja równa, bądź nawet delikatnie gorzej, ale mm -hmm. przeciwnicy na czasie, wiesz, tam 3 plus 1 nie byli w stanie absolutnie udowodnić tego, że rzeczywiście tutaj mają jakąś przewagę, jakąś powiedzmy inicjatywę. Po prostu Hikaru brał pionka, oni nie udowadniali i wygrywał partię. Tyle. Tak, no to taki klasyk, nie? Hikaru jednak umie się bronić bardzo dobrze, natomiast tutaj właśnie trochę mnie dziwi, że nastąpiło skoczek e4, no bo teraz jak białe zagrają powiedzmy b4 i zdołają tego gońca wyprowadzić, to to mają po prostu z pionka więcej, więc tak. tutaj Kamil Dragon nie mogę powiedzieć, że stoi gdzieś tam na wygranej pozycji, bo oczywiście tak jeszcze nie jest, ale, ale wydaje się, że może tutaj próbować przechwytywać. Tak, no przede wszystkim, przede wszystkim tej Kamil, jakby jako styl gry zawodnika, nie wiem, czy masz takie same odczucia, ale mam wrażenie, że zawsze on idzie w jakieś główne nitki i później cię tak powoli, powoli strategicznie wyciska, nie? Jakby robisz jakąś malutką mm -hmm. niedokładność i później z każdym krokiem pojawiają się kolejne problemy, a z drugiej strony, jak myślę właśnie o Bartłomieju Heberli, no to to jest taki zawodnik, który też potrafi grać bardzo solidnie, ale ma taką smykałkę, żeby gdzieś tam czasami, wiesz, podkręcić, nie? Jakoś tak poddymić i przeciwnika na ewentualnych komplikacjach właśnie, właśnie ogrywać. Mm -hmm. No i tutaj b4, nie wiem, czy Bartłomiej Heberla nie doliczył czegoś, czy coś No bo tutaj jego idea mogła być taka, że zbije na f3, zagra jakieś, wiesz, hetman e5 i będzie próbował dać mata, ale kłopot zawsze w tego typu pozycjach jest taki, że jak czarne zbiją na f3, jakbyś mógł przedstawić? Już, sekundka, bo tu widz mi jeszcze dał informację, że jesteś nierówno ustawiony o jeden piksel, także tu muszę poprawić. No, jakbyś tak, mógł tak, jeszcze tak. raz powiedzieć, jakie posunięcia? Bicie na f3? Mhm mm i jak odbijamy gońcem, oczywiście to Hetman E5 teoretycznie jest taki ruch. O. I tam gdzieś wieża odejdzie i masz gonię 6 Tylko kłopot jest taki, że no nie wiem, ta wieża gdziekolwiek Gonie d6 i G3 i zawsze tutaj powinno się wszystko trzymać, no bo te białe pola nie będzie miał kto tego atakować. Także tutaj. Aczkolwiek jakiś hetman f5 jeszcze jest. Znaczy się podejrzewam, bardziej chodzi o to, że może być trudno zaatakować e, króla z uwagi na białopolowego gońca. Jakby tutaj to to bardzo mocno ogranicza i też ten gońc czarnopolowy, no nie da się ukryć, ale odbija się od tych pionków, nie? Także wróćmy mm -hmm. do partii, zobaczmy co się wydarzyło. E, u ładne w ogóle wrzucenie, posunięcie gońca, gońca na, e, na b2. Poszło gońc c6, no i teraz rzeczywiście mamy na czysto pionka więcej jest słabość na, na punkcie B7, i tutaj raczej można śmiało powiedzieć, że. E... O, jeszcze teraz wieża bije B7, wygrywa. Tak, wieża o, B7. O kurczę, no, Kamil Dragon w formie. Uff, wie... widzowie, możecie głosować, jaka była dokładność Kamila w pierwszej, w pierwszej partii. No. <laughs> Jestem ciekawy, o. czy ktoś zgadnie. No tak, no tutaj to już jest taka pozycja, że tam wieża zaraz wejdzie na linię B albo na linię D. I w zasadzie pionek na C6 zdecyduje, a nawet jak nie zdecyduje, nawet jak on zostanie stracony, to nadal jest jeden pionek zapasu. Także to jest taka giereczka typu dość prosta. Jak Bartłomiej Heberla miał przygotowany taki debiut? No, to chyba Kamil Dragon mu pokazał, że, że raczej nie jest to dobra droga. Wiesz, to bardzo często jest taka partia pierwsza, nie, że nie do końca jeszcze mm. wiemy, co przeciwnik przygotowane. Także tutaj ja na pewno bym nie skreślał, nie skreślał Bartka, tylko raczej spodziewałbym się, że taka wiesz. No na razie to jest takie testowanie. A może tutaj spróbuję Hetmański, może coś innego, i wtedy decyzję podejmę, nie? Co, co ewentualnie można by było Ej, zrobić. Tak, wariant. Ta leci. No chyba, chyba to jest znamy tej warianty. Jakby ktoś nie wiedział, widzowy Tomek na swojej platformie kursowej właśnie poleca białym kolorem wariant Tala na Karokana. Mhm. Wiadomo, że na tym arcymistrzowskim poziomie on nie jest jakoś często wybierany, ale to jest bardzo często dobre na zaskoczenie, co nie, że jednak są różne idee, których można tutaj używać. No i. No i zobaczymy, ten Hetman na B5 na przykład stoi trochę dziwnie i właśnie może być atakowany przez pionka. No i tutaj wydaje się, że chyba Bartłomiej Heberla w jakiś głęboki wariant wszedł, bo jeszcze praktycznie nie stracił czasu. Dokładnie. E, jaka była dokładność, jak powiedzieliśmy jeszcze? E, to było 99%. Tak, dokładnie 98,7. Także. Dokładnie. E, no, trudno się z takim zawodnikiem gra. <laughs> no, nie, nie ukrywam, że z takim ciężko się wygrywa. Grać, grać wiadomo, jeżeli wpadnie w jakiś wariant nasz, to też jakby nie, nie ma tragedii, ale ktoś, kto dostaje taką pozycję e, równą, tak? a później cię wyciska, nie jest to nic, nic przyjemnego. I tutaj widzimy, no cóż, takie bardzo kompleksowe podejście. Tomek, wydaje mi się, że wiele takich tej możliwości, które ma ewentualnie właśnie kolor biały, no to wiążą się z posunięciem gońca na G5, tak i ewentualnie mhm. atakiem pionka na, na H5. Tak, tak. Bo zawsze jak czarne kiedykolwiek zagrają g żeby tego piąka bronić, no to pole na f6 jest tragedia, nie, więc... Więc okej, okay. no na pewno białe mają delikatną przewagę, kwestia tego, czy będą w stanie to wykorzystać, bo no obrona Karokan taka jest, nie, że czarny stoi bardzo solidnie, no i kombinuj, jak to przebijać, jeżeli przeciwnik nie będzie chciał jakoś szarpać. Dokładnie, także tutaj jakby też kojarzę, i też miałem taką swoją kiedyś dyskusję, z moim torem o tym Karokanie, bo jakby ja zawsze mówiłem, że wariant tala, i tam masło, nie? Biały wygrywa jest bardzo dobrze, i, i tylko się musi trzymać czarne, a tak naprawdę tutaj jest wiele takich ciekawych idei, których wcześniej bardzo mocno nie doceniałem, czyli często widywane są idee typu D4, czyli mhm. pchnięcie pionka, ale nawet nie odbijanie, a nawet po prostu blokowanie się na D5, otwieranie linii C. To jest też taki bardzo ciekawy motyw, gdzie nawet za wszelką cenę właśnie biały chce. Czarny chce otworzyć właśnie skrzydło hetmańskie, centrum właśnie linie C i tam potencjalnie swoje gry szukać. Tu właśnie nastąpiło teraz Dab6, na no widzimy, że wisi pion na B2, Pytanie, jak zareaguje teraz biały. Czy to zignoruje, czy może jednak pójdzie w innym kierunku? Jeśli ja bym to grał, to na pewno bym myślał o posunięciu B4, tak, żeby ewentualnie mhm. robić jakąś małą ekspansję pionową typu posunięciu później A5, koni na B3, koń na C5 i łapać jakąś tam kontrę. No i nastąpiło. No, także powiedz mi, Tomasz, jakbyś w ogóle podchodził do tej sytuacji kolorem czarnym. Jakie takie najbliższe 3-4 posunięcia byś, jakie byś o czym byś tu myślał? <grym> no na pewno chciałbym zagrać ruch D4, ale bo wiesz, bo teraz niby ten pionek na B4 jeszcze będzie słaby, tylko no to się musimy liczyć z tym, że po D4 zawsze puszczamy pole na C4 i jak ten skoczek wejdzie, mogą być jakieś kłopoty, nie, więc po D4 skoczek C4, tam skoczek jak gdzieś wejdzie, to będzie ciężko no więc tutaj, wiesz, Kamil Dragon gra totalnie solidnie, skoczki się trzymają rączka w rączkę, no i no jeżeli tutaj Bartłomiej Heberla nie będzie jakoś próbował mocno przeginać, to spodziewam się, że ta partia może się zakończyć jakimś remisem, ale oczywiście no to jest Blitz, tu jeszcze dużo błędów z jednej i z drugiej strony może się podziać. Dokładnie tak, także tutaj musimy poczekać na ewentualne rozstrzygnięcie, a w ogóle jak uważasz, czy im będzie krótsze ten gry, to uważasz, że jednak Kamil Dragun będzie miał więcej szans, czy, czy to jednak pójdzie w drugą stronę? Znaczy spodziewałbym się głównie dlatego, że po prostu Kamil jest młodszy, a tak przy, przywykliśmy do tego, że im ktoś jest młodszy, tym szybciej gra. To stawiałbym na Kamila, ale tutaj szczerze mówiąc nie wiem, nie, nie do końca się orientuję jak Bartowi Heberli idą i, i blice i bulety. Nie? Mhm. Szczególnie, że tutaj jest tempo jednak 1 plus 2. To jest zupełnie coś innego niż 1 plus 0 albo 1 plus 1. Nie? Tu te dwie sekundy robią robotę bardzo często. Y Natomiast wie, to dopiero po kilku gierkach pewnie będziemy mogli stwierdzić, kto jest w jakiej formie, bo nawet poprzednie mecze pokazywały, że no, forma dnia ma dość duże znaczenie, nie? Absolutnie, także tutaj no, na pewno się to jeszcze rozkręci, ale no, powiem tak, gdy miał oceniać tą, tą siłę gry, no to już po pierwszej partii przyznam, że Kamil Dragon dobrze wszedł na i, i, tak. i, i zapakował tam 99% czy tam 98%, naprawdę bardzo ładny wynik, ale no, można powiedzieć, że teraz w tej sytuacji zauważ, że Bartłomiej Heberla. No też kiedy trzeba to szuka tej swojej szansy, i to o czym mówiłeś wcześniej Tomek, tak? Czyli tutaj potencjalnie chcemy zwolnić pole e4 albo pole, albo pole c4 do tego aby wpakować się za chwilę skoczkiem właśnie na pole d6. Tak, tak. No c4 bardzo ciekawe, no bo się wiąże ze stratą pionka na b4, ale no jak widzimy też po obiektywnej ocenie silniczka, no powinno to się zgadzać. No też ciekawe właśnie, że to jest zdecydował się Kamil na tak szybkie wybicie. Tak? Czarne tutaj poszły na, na oczywiście na wymianę na, na C4. Teraz w końcu c4 jest bardzo naturalne. No pytanie czy tutaj bardziej nie chodzi o to, aby wziąć tego pionka. No i pytanie, że. No właśnie nie do końca, więc co dalej, tak szczerze, przyznam. bo tak gołym okiem patrząc, wariant, że zbijemy pionka, przeciwnik nam zbije pionka, my damy szacha z koczkiem, ale ale to jest pionek mniej, nie? Zgadza się. Tak wy. No tutaj ba, bardzo mocno to sprawdza. Także, no, jeżeli pionka nie weźmie, to nie widzę sensu. Yy, brać się na C4, także podejrzewam, że teraz Kamil Dragon e, grając z czarnym weźmie. Nie wziął tego pionka. Wow. Nie wziął. Czyli coś tutaj musiało mu się bardzo mocno nie podobać. Może to było posunięcie go NZ2 i były problemy ewentualnie z Hetmanem? Okej, okay, mogło tak być. Bo później w sumie no. Hetman nie miał żadnego pola dostępnego. To może to pokażmy, widzą? o co okay. nam chodziło. No, bo że tam jeszcze to jest Hetman C5. I jest zawsze chyba koń D6, tak sobie policzyłem. Aha, okej. Okay. Że jest koń D6 i tak tutaj tak. na szachu leci hetman, także paradoksalnie no, trzeba było oddać hetmana. No ale to jest jednak pozycja, pozycja nieprzyjemna bez ruszady jeszcze wisi pion na B7. No dobrze, także podejrzewam, dlatego też poszło do c 7 No i teraz Bartłomiej Heberla szuka, tak? Szuka, widzi, że, że ma tu dosyć przyjemną pozycję. Na pewno duża przewaga, duża przewaga przestrzeni PM5, bardzo silny punkt. na d6, też bardzo fajnie do wykorzystania, i pojawia się, pojawia się pytanie, czy może tutaj warto powoli myśleć o posunięciu konia D6. No, tylko że po biciu, biciu odbiciu Hetmanem, jakoś nie do końca widzę, co nam to realnie dało. No to pytanie, jakbyś inaczej tą pozycję przybijał, Tomek, nie? Jakbyś grał kolorem no to skoro końca się nie działa w tym momencie, no to pytanie, co tutaj jeszcze innego można by było zaproponować? No, można też tego skoczka obronić. Hetman D3 albo Hetman E2. Wolałbym chyba Hetman E2, żebyś też nie mógł zrobić roszadę, chociaż i tak pewnie możesz zrobić roszadę. No ale po prostu obrona, chociaż kurczę, ta obrona jest o tyle problematyczna, że jak się ruszymy gdzieś hetmanem, to zawsze trzeba brać pod uwagę ruch B5 i potencjalne straty, chociaż ta wieża zawsze jest broniona nad c tak, więc... Koniec cały czas mm. trzyma, tak? Pole c mm. także nie ma tragedii jeszcze w tej, w tej pozycji. Naprawdę, no, ale jaki długi namysł, to chyba z dwie minuty już tutaj myśli. Chyba, że się czeskom zepsuł, ale no nie, nie spodziewałbym no, niby, się. niby czas idzie w także. także mam na nadzieję, na na że nie. No, widać też po, po kamerce, że, że Bartłomie Heberla liczy warianty. No okay. ja są Piotr, jak jest mówiłeś, momentem jak nastąpiło po znaczeniu hetman E2, Roszada. tutaj też w sumie bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś na, na, na początku partii, że często w tym wariancie, tak, i też potem dama E2, tak wspomniałaś o, o tym również, że często pion H5 jest tutaj obiektem ataku, tak, i można powiedzieć, że właśnie główną ideą tego wariantu Tala jest to, że my chcemy kreować naszą kontrę na skrzydle królewskim, tak? Gdzie powoli możemy właśnie o takim ruchu jak Hetman H5 myśleć, jako posunięciu, no kto wie, może posunięcie go na F6, tak? Żeby tutaj podchodzenia pod tego pod żeby ewentualnie króla otworzyć, no i jakiś atak właśnie z takim pionem, gwoździem na F6 stworzyć. Także nastąpiło B5 wieża C5, no i teraz prawdopodobnie zobaczymy już posunięcie w końcu konia koń na D6, tak? Aby tak, tą, tą całą presję zużyć, a e, za chwilę możemy myśleć o takim pionku, właśnie jakim jest na, na H5. Mhm. Ale taki typowy kara, ka, Karokan, przepraszam, że e, e, tak niby wszystko stoi dobrze, niby białe mają jakąś tam przewagę, ale trzeba zagrać kilka dokładnych ruchów, żeby, żeby ta przewaga się e, pokazała. Bo tam dosłownie Bartłomiej Heberla musiał zagrać te kilka, te, właśnie takich bardzo dokładnych ruchów, bo w innym przypadku byłoby totalne wyrównanie. Także... No To jest bardzo specyficzne, prawda? Tak samo jak jest we, we Francuzie, można powiedzieć, nie? Mamy tak, i Karokana, tak. i Francuz, to są takie debuty półotwarte, gdzie tak naprawdę jedna, jedna decyzja często bardzo mocno decyduje o całym wyniku partii. No i tu widzimy, tak? Już bardzo ładnie za kontrę. Czar, biały, no i w tym momencie teraz pytanie, czy, czy wybijamy na cepieć po prostu, czy bijemy na hapić od razu? Tak, no, tak, okay, Tutaj już zainkasował, można powiedzieć, bierze te swoje dywidendy. Inkasuje, tak, swoją aktywność, bardzo mocno wysuczka na d6, no i teraz pytanie, tak, czy, czy jest to bicie na d6? Okej, okay, poszło tak. Okay. No pewnie wymiany po prostu. Koniec może bije e7, I... tak, hetman tak. e7 i zrobienie sobie wolnego Pierwszy pionka, co, nie, w tej, pięci, tej wolny pozycji. pionek, tylko czy to wystarczy, nie, bo już kilka razy podczas tego turnieju widzieliśmy, że taki, jad... niby pozycja już jest ok, niby mamy jakąś tam przewagę, ale na tym niskim czasie bardzo łatwo jest się pomylić. Okej, okay. szanuję decyzję czarnego, bo czuję się pewnie w tej końcówce. Ja bym się tak pewnie nie czuł, bo no, pionki nie są symetryczne, tak? Pionki raczej dążą do, do tego pionka, do pionka h. A tutaj było dokładniejsze, podejrzewam. No właśnie, co było dokładniejsze? Wieża może po prostu b1 od razu i pchać tego pionka do podał przemiany. I później król by szybko wszedł właśnie na, na ewentualnego pionka c, właśnie podciągając się po, pod grę. No to chyba już będzie remis. Nie? Gdzieś tutaj właśnie w tej wieżówce jakaś niedokładność się pojawiła i naj, najpierw komputer pokazywał przewagę, ale pewnie po jakimś jednym dokładnym ruchu z jakiegoś powodu. Natomiast teraz no najczęściej te pozycje kończą się w taki sposób, że pionki się po prostu wymieniają. Mm, ale bardzo sprytnie, właśnie, zauważ bardzo szybkie. Idealnie w tempo, nie? Gdybym miał wierzę na Beren mm -hmm. od razu, to podejrzewam, żeby zdążył tego pionka zablokować i później swojego pionka pać do pola przemiany. I miałby wszelkie argumenty, właśnie, e, tutaj yes. Bartłomiej Heberla. Ale także, no cóż. No dobra, no idziemy to Kamil to Utrzymał kolorem czarnym, no i teraz zobaczymy, w jaki sposób będą zawodnicy grać. Zobaczymy, czy będzie powtórzone to C5, czy jednak. Yy, czy jednak nie. Często tak jest, można powiedzieć, że masz jakiś swój, takie, swój debiut, swoje otwarcie, które lubisz, no ale dostałeś lanie raz, na przykład przeciwnik poszedł w jakąś niewygodną nitkę i trochę zmieniasz, nie? No i tu widzimy właśnie, mi Heberla już reaguje. To i zauważmy, że nastąpiło bardzo popularne posunięcie, nawet w ogóle grane w wyturnieniu kandydatów po, mhm, po stronie tak. Alirezy. Pamiętam, to była partia Alirezy Firuży z... Richardem raportem w pierwszej partii, turnieju kandydatów. Tam też bardzo ciekawie stanął Firuza, ale finalnie skończyło się remisem. Także to jest absolutnie główna pozycja. Hetman D7 raczej widywane, kiedy biały ustawia się przez dama T2, dama F4. I jest szybkim takim manewrem na skrzydło królewskie. Raczej pogoniec E3 szybko się ujdzie do, do Roszady i liczy się na ewentualne na ewentualne właśnie kontry związane później z posunięciem wieża B8, albo właśnie koni na A5, koni na, na B3. Ale tutaj oczywiście no też zawodnicy mają swoje delikatne przygotowanie na pewno. Tak, no ta pozycja od strony czarnego zawsze mi się wydawała taka dziwna. W sensie, po co chcesz rozwalać sobie pionki? Masz dosłownie trzy słabe pionki na skrzydle hetmańskim. I nie rozumiałem dlaczego ludzie na to idą, no ale właśnie ze względu na si siłę pola D5, no to to się po prostu trzyma i tutaj białe, żeby udowodnić tę przewagę, to naprawdę muszą grać bardzo dokładnie. E A wcale nie jest to proste, szczególnie na takim niższym czasie. Tak jest. Także tutaj e Skoczek na F5. Tomek, gdybym Cię zapytał, gdybyś mógł wybierać stronę, to którą stronę byś chciał grać w tej, w tej partii? No nie no, białymi. Białymi? Kurczę, mi się podoba bardziej czarny, właśnie w, w tej sytuacji. Mimo, że mam mega który C4 i C7, to to zawsze, zawsze mam jakieś takie delikatne presje na punkt D4. To mi się zawsze bardzo podoba. Gdzie niegdzie widuje się ruchy typu wieża D8, albo wieża powiedzmy HD8, żeby tutaj po ewentualnej oczywiście ruszadzie zaatakować punkt D4. To, to taki plangry. Ogólnie ja mam tutaj sentyment do tego ustawienia, dlatego że jedną partię, no w sumie dwie partie w tym grałem, jedno na Olimpiadzie. Drugą na turnieju Norway czas i w jednej partii wygrałem, a w drugiej dograłem się do zwycięstwa z gościem 250 z, z arcymistrzem z, z Chorwacji, jak się nie mylę, to był. finalnie nie się remisem po przejściach, ale, ale no, mam dosyć duży sentyment do tego ustawienia, także tutaj cały myk polega na tym, że często to wydaje się, że jest mega niepraktyczna struktura, tak jak pewnie widzisz, nie? No jakby sobość na c4, sobość na c7. Jest często obiektem ataku, no a tutaj e, można powiedzieć, że właśnie bardzo często czarny nadrabia tym, że ma niesamowitą dozę aktywności w tych pozycjach. Okej. Okay. No, nie wiem, ja jestem prosty chłopiec i po prostu, jak widzę takie pionki, to, to mi się wydaje, że jest hit. Aczkolwiek, no to prawda, ja też widziałem podczas kandydatów te partie firuszy. Wcześniej też widziałem, że Radek Wojtaszek w jakiejś tam konkretnej pozycji, znaczy w jakiejś tam partii, na jakimś turnieju zagrał w ten sposób. No i wiesz, skoro tacy zawodnicy dograją, to, to rozumiem, że nie jest to aż takie proste, jak, jak ja na to patrzę i stwierdzam, OK, słabe pionki, to jestem lepszy. Natomiast ja wiem, no, czarne zrobiłem sobie roszadę. Problem jest taki, że im więcej figur się wymieni, tym mam wrażenie, że białe będą dużo, no dużo zyskiwać na każdej wymianie. Bo jednak te, słabość tych pionków może się kiedyś odbić. Tak, to, to na pewno. Jakby Im bliżej końcówki, tym na pewno pionki zwolnione są, są łatwym celem ataku. I teraz pytanie do widowni. Jaki ruch w tej pozycji by teraz widzowie zagrali? Jest jeden ruch, który wedle, mówię, komputera. W tej pozycji daje dosyć znaczącą przewagę. Jestem mega ciekawy, co widownia tutaj zaproponuje. No prawda. Ja wam powiem, że ja bym go nie zagrał, ale. <laughs> ja też bym tego roku nie zagrał. Absolutnie. Jak mi nawet zaproponowali, to przyznam szczerze, że raczej, raczej nigdy by mi. On tak łatwą ręką przynajmniej do, do przodu do tak szybko nie przeszedł, tak? To to jest bardzo istotne. Pytam o to, bo to już ten drug się pojawił na wcześniejszych transmisjach. Kilka razy. Hetman C6, G4, król H1, koń E2, G3. Tak, drodzy widzowie, to jest posunięcie G4 tam było w tej pozycji. Zamiast koń C5 G4. Bardzo ciekawe podejście. Jakby ja nie jestem jego fanem, ale tutaj najwidoczniej no tak, chodziło... Jak się... To jest dziwne, że to jest... Lubiane, ale właśnie chodzi o to, że potem lecimy przez F4, no i sprawiamy problemy przeciwnikowi. No to tutaj nastąpił skoczek C5, wymiana, wymiana. Y... No nie wiem, nadal moim zdaniem czarne tutaj stoją tak średnio. Do teraz na pewno, no bo zauważ, że jeżeli wiesz odejdzie, no to leci na 5 tak? Czyli to, 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 to o czym tąkę. wcześniej mówiłeś Tomek, czyli te pionki w dłuższej perspektywie robią się bardzo słabe, no i tu widzimy, że 5d5 jest mega, mega łatwym celem ataku. Dodatkowo no ten goniec tak, znowu się robi niebezpieczny, tak odcina po e 8 może jakieś później posunięcie goniec na F6 się pojawi. <grym> Tutaj znowu podejrzewam, będzie jakaś cofka na d2, gdybym tu grał tu pozycję kolorem białym, ale te maszynki są bezlitosne i proponują posunięcie G4, aby taki, aby taki właśnie ruch wykonać. No, raczej ruch niewykonalny dla, przynajmniej dla mnie na ten moment, ale może tutaj arcymistrzkami Dragon, no popisze, popisze się swoim takim kunsztem pozycyjnym i zapakuje ruch G4. Czy znaczy no, G4 można znaleźć, dlatego że po ruchu wieża t 2 tracimy na E5, no ale nie zostało znalezione. No, trudny, trudny ruch na pewno. Nie chcemy osłabiać króla, szczególnie że Kamil rozumie, że ma przewagę, więc po co ma osłabiać swojego króla, żeby dawać jakieś możliwości przeciwnikowi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj padło pytanie jeszcze na, na YouTubie. Czy ja cały czas stoję? Tak, cały czas stoję. <śmiech> 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 nigdy, nigdy nie siadam na transmisji z jak komentuję. Także zobaczymy, na ile ten stick podtrzymam, ale. Powiem tak, mam nadzieję, że nie będziemy komentowali kandydatów, bo to, to się może odmienić no. w, tym, w tym wypadku. Mam nadzieję, że tutaj trzeba będzie z Dawidem pogadać, żeby. O! Oh. Hetman B7. Oj oj oj. Ale ty ładnie poskarycie. Tylko coś tu mi się nie podoba. Jakby gdzieś tu całą swoją przewagę utracił, tak? Kolor, kolor biały stracił tego pionka na biodego, teraz czy jest słaby. Piące jest bardzo silny, piące jest słaby na C5. No i b 7 widzowie, darmowy hetman, bijemy czy nie? Jak ja bym bijł. Niektórzy uznają filozofię widzę bije. Tak, tak przynajmniej słyszałem na niektórych streamach. Także czy bijemy darmowego hetmana? Słucham. Jeżeli tak, piszemy plus jeden, jeżeli nie, piszemy minus jeden. Ja. Ja bym oczywiście bił, Teraz tak zupełnie szczerze, to to ma o tyle sens, że jak spijemy pionka na a7, no to mamy tak, a, na c7 zbił. to już bez znaczenia, to chciałem powiedzieć. <grym> <grym> tak, widzę, że widzowie na, na YouTube piszą, widzę, bije, także dużo plus 1 na czacie się też pojawiło, no ale jednak czarne nie wybiły, tak, ponieważ był mat na ósemce, gdybyśmy wzięli hetmana, tam później wieża by wjechała na d8 z szybkim matem, także też widzowie zawsze o tym pamiętajcie. Nie zawsze trochę materiał trzeba tutaj inkasować w partii, bo to może być pułapka. Hmm, tutaj, no dobra, Tomek, zauważasz swoje Ciekawie mnie, czy wieża D8 jest sensowna. Wieża bo... D8, tak, czyli żeby wymienić wieża. Tak. No i szukać ewentualnej końcówki, tak? No, przede wszystkim mam pionka więcej, jak dobrze liczę. No i mam gońca, który powinien sobie lepiej radzić, nie? Czyli wieża D8, C2, bicie, bicie, Hetman D8, i potem Hetmanem sobie wrócić, i tak OK? O, Zobaczymy oj, to w praktyce. Zobaczymy to w praktyce jak arcymistrz. Ruch, ruch, który zaproponowałem, a tu pytajnik, no, klasyczny. De decyzja arcymistrzowska, o tego się trzymajmy. Także tutaj decyzja arcymistrzowska, wieża D8. No rzeczywiście jakby tutaj powoli zaczynam też widzieć plusy ruchu G4 na przykład, bo nie miałem problemów z, zauważ z pierwszą linią, tak? Mhm. A też ten koń na F5 bardzo otrzyma kluczowe pole E7 dla, oczywiście dla czarnego, tak? Jakby tutaj. Czyli tutaj widzisz, teraz wychodzi to, po co trzeba było później Jeszcze tych 5-8 posunięć temu po prostu korębiałem, żeby ewentualnie właśnie taki punkt wyrywać. To prawda. No to jest. No i właśnie dlatego zawsze będziemy przegrywać z komputerami, no bo dla nas taki ruch jak G4 to jest osłabienie króla i tyle, nie? Policzysz dwa ruchy i... i go nie grasz. A komputer widzi, że w tej sytuacji byłoby takie coś i by to się przydało, więc. No smutne. Aczkolwiek, zobacz, Okej, okay, H6. No też proste podejście, tak? No chcę sobie zrobić furtkę, gońca przegonić w tej pozycji. No i co, G4 znowu? No teraz już powinien być. Nie, no być moim posięcie. zdaniem to tutaj jakieś. Gonie C4. Chociaż po gonie C4 znowu trzeba liczyć jakieś G5. Dziwne. Raz G5, a dwa, pewnie C2 jeszcze może być powoli dosyć nieprzyjemne, tak? Dobry. No, tylko że po, właśnie po C2 ja mam plan, żeby ci zagrać Hetman D8, i o, drugi ruch, który zaproponowałem, jest <laughs> słaby, ale mam serię. No, seria, seria ewidentnie ruchów arcymistrzowskich się trafiła, ale, no, ale patrz, okay, G5 no, jest znalezione. Tutaj... Jest G5, jest wow. G5, także mamy to. Ja tu ogólnie się ostatnio śmiałem, bo też, też nie ukrywam, że jak mówiłem, że coś się wydarzy na szachownicy. Albo wiesz, że jedna ze wygra, to się działo zupełnie odwrotnie. To znaczy, że rzucałem klątwę cały czas podczas komentowania oh, i powiedziałem: No, tutaj już, no, już mówiłem, tutaj na pewno Kamień Mitoń wygrywa tu partię. Po czym Zaruch podstawia Hetmana na przykład, nie? Albo właśnie Krzyżowski. także tutaj też do końca nie można, nie można ufać. No ale cóż, dama D1 chyba i wygrywamy figurę, Tomek. A, bo h jest błędem, bo zauważ, że po Hetman D1, Król H2, Hetman C1. Białe nigdy nie będą mogły zbić na F5. Tak, może do F4 i Pionek ucieka. I dlatego trzeba wizowe. było Końcówka 3 i kwadrat piona trzeba policzyć. Hetman tu, król G7, Hetman i niestety, po wymiance pionek jest poza kwadratem króla, poza, poza kwadratem. Król jest poza kwadratem pionka, przepraszam, to chciałem powiedzieć. No i tutaj dochodzi do pola przemiany już nieuchronnie. I jedno ten szybciej niż, niż oczywiście biały. Nastąpiło dama tu, poszło bicie, Hetman, i poszło dokładnie to, o czym mówiliśmy w partii. Także party się co do Oj, tempa. no to Kamil Dragon, kurczę, miał fajną pozycję. Cały czas wydawało się, że ciśnie, a tu nagle pyk, pyk, pyk i. Tak, no w ostatniej chwili właśnie uciekł no to, to jest ten minus, prawda? Tych, czasu, tych szachów błyskawicznych, tych szachów szybkich ze, z uwagi właśnie na to, że no niestety często możemy swoją przewagę wypracowywać, ale w momencie kluczowym zdarza się tak, że niestety na czasie możemy coś przeoczyć, tak samo jak było właśnie w tej partii. No i tutaj Kamil drago niestety musi się obejść smakiem, ponieważ no partia, partia po prostu mu uciekła, tak. Można było tu wygrywać na wiele sposobów, ale, ale w tym wypadku no przejście do końcówki było po prostu kluczowe. Tutaj widzę chyba na czacie jest dużo fanów. To jest Bogo Indian, tak? Nie czy Nimco Indian, e, Nimcowicz. Dużo widzę reakcji tak. na, na czacie w związku z, z powstałym otwarciem na szachownicy. No jak byłem młodszy, to to grałem bardzo często i potem jakieś skoczek E4, no ale im dłużej grałem i z im lepszymi zawodnikami, tym no, nie, nie posiadałem wystarczającej wiedzy debiutowej, żeby to sobie grać. No, to tutaj jakby aktualnie bardzo popularne, muszę przyznać, że to, to ustawienie grają każdy. Też mam okazję, właśnie grać i jakby śmieszne jest to, że też nie lubię grać korem białym przeciwko temu, a tak samo czarnymi. Często mam wątpliwości, że tu przeciwnik ma tyle różnych możliwości, prawda? E, także tutaj, tutaj to, to jest zawsze taka, taka wieczna walka. No tutaj, go jest D6. Oj, bardzo zły Oj, plan, ale to... bardzo zły plan. To jest taki. Taki London, troszkę na sterydach, że za chwilę ten goniec pójdzie na, na E1, na H4 i nie dojeżdżamy właśnie ten piękny atak zrobiony już w tej pozycji. To jeszcze, jeszcze właśnie on zostaje z taką dosyć podejrzaną strukturą pionową. Także tutaj na pewno Bartłomiej Heberla ma ma swoją teraz szansę, żeby, żeby jakoś tą przewagę przekonwertować. I poszło po posunięcie goniec E1 właśnie z ideą goniec H4. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, Tomek, to jest też taka pozycja, która często powstaje po kamiennej ścianie kolorem czarnym. Tylko, że takie plany gry są właśnie często wykorzystywane przez, przez czarne w tego typu sytuacjach. Tak, tak, tak. No w sumie biały osiągnęły wszystko to, co mogły chcieć w tej sukru. Skoczek na E5 jest mega silny. Ten goniec na B7 to jest trup. Czarne też mają trochę niedorozwój, jeżeli chodzi o swoje figury. Tak, no to zaraz zagramy koniec H4, Hetmana, przerzucimy na linię H, albo Hetman H5 po wymianie, albo Hetman F3, Hetman H3. No i tutaj na pewno strasznie niewygodnie to się będzie grało. W sensie to jest taka pozycja, która... Bo czasami są obiektywnie równe pozycje, których ludzie i tak, które ludzie i tak mają problemy, żeby dobrze zagrać, bo trzeba grać cały czas bardzo dokładnie. A to jest tak, że to jest obiektywnie lepsza pozycja dla białego i na pewno też ciężej będzie się czarnemu wykonywało posunięcia. To jest... Dokładnie. No, Okej. Okay. Oj, tutaj widzowie, chyba podstawka nastąpiła. I niezauważona. <laughs> Podejrzewam, że dzisiaj nie będzie nie pierwszy raz, będzie taka sytuacja. Pokażmy, o co chodziło. Tutaj, drodzy widzowie, zauważcie, że mamy bardzo ciekawą przekątną, na której, na której stoi król i można było się pokusić właśnie o, o ofiarkę jakości. To znaczy, pójść Koń bije D4 i po posunięciu goniec bije na E8. pójść da bije E8. To się okazuje, Hetman nie może odbić. W tej sytuacji na D4 z uwagi na istotne posunięcie gońca C5. I teraz Hetman i Król są w jednej linii, nie ma jak uciec, i byśmy wtedy wygrali Hetmana. A w tej sytuacji, przy takim skoczku na punkcie D4, po prostu mamy bardzo, ale to bardzo silną rekompensatę, właśnie za ten stoczny materiał. Czyli za chwilę może gońcę C5, może właśnie jakieś ruchy typu koń G4, konie 4 z bardzo dużą e, presją. Tak, to, to pokazuje, że zawsze trzeba być uważnym, jeśli chodzi o jakieś kombosy, bo to jest tak no, bardzo często zdarza się, że. Nawet w gorszych pozycjach, jedna nieuważna, jeden nieuważny ruch przeciwnika, i mamy swoją szansę. Rzadko zdarzają się takie partie, gdzie prześmik nie może nic zrobić. Nie? Zazwyczaj jakieś błędy, podstawki się zdarzają, szczególnie w plicach. No i tutaj to po prostu miało miejsce. Zgadza się, także tutaj widzimy, już znowu Biały inicjatywy. inicjatywę. No i pytanie, jak to możemy teraz dociskać, Tomek? Ja w ogóle, w ogóle za chwilę wrócę, dobrze? Pójdę szybko po wodę, i za chwilę wracam dobrze. do komentowania. Dobrze, no tutaj wiem, ja no, takie logiczne ruchy, typu wieża na C1 zagrać sobie myślę, że to jest taka rzecz, o której na pewno każdy zawodnik na jakimś tam poziomie by pomyślał, bo wywieramy presję po przekątnej i... Yy, fajnie by byłoby ją wzmóc. Zobaczymy, czy ktokolwiek zagra tutaj Londona w tym, yy, w tym meczu, aczkolwiek ja bym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Na Londona każdy się nauczył grać niestety. No i właśnie, jest, wieża C1. Myślę, że dobry ruch. No i tutaj każdy ruch koloru czarnego jest trudny do wykonywania, no bo no trzeba jakby w jakiś sposób zareagować. A reagowanie w takiej pozycji nie jest proste, bo w zasadzie wiele rzeczy i wiele możliwości może nam umknąć. Także tutaj spodziewam się, że Bartu Kamil Dragun straci trochę czasu, żeby obrać jakiś tam optymalny plan. Więc tak to działa. Z GM Heberlą masz bilans pół do pół. Po zrealizowaniu z nim ty był chłopcem, i miał pierwszą kategorię. No to ja niestety. Ja jestem w takim wieku, że nie miałem możliwości poznać nikogo z nich, jak mieli niskie kategorie. No i Białe tutaj zdobyły Pionka. Tylko czy ten Hetman wróci na spokojnie? No, ale powinien wrócić, bo wieża A8 nigdy tu nie grozi, bo zbijemy na B6. Niestety nie mogę Wam pokazywać, nie mogę przestawiać tego, ale pionek został zdobyty. Aczkolwiek tutaj komputer usilnie próbuje powiedzieć, że to nie jest jakaś duża przewaga, że można było tutaj. Goniec A8 najlepszy ruch w pozycji. Ciekawe. No i teraz wieża A8 już grozi, bo hetman broni punktu na B6. Ale wydaje mi się, że jak nastąpi na przykład taki ruch jak hetman A6 i ten hetman po prostu wróci sobie, no to znowu. A, no. 3 na trzymam. Trzeci raz sugeruję jakiś ruch i trzeci raz jest to pytajnik. Co jest dość dziwne. Mam pytanie, Tomek. Tak? Jak poszedłem po wodę sobie, zerknąłem na Twojego youtuba. No. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co to za mnie na, na kanale z dzisiaj, z dzisiejszego filmu? Cóż to za smocza, smocza, mnie się tam przydarzyła? Sam ją wymyśliłem. Sam ją wymyśliłem. I ta stworzona, jestem z niej dumny. Jedna z lepszych miniaturek, jakie, jakie zrobiłem, znaczy, jakie zleciłem do zrobienia kiedykolwiek, także Muszę chyba w takim razie nadrobić zaległości YouTube'owe po dzisiejszej transmisji, bo nie ukrywam, rzeczywiście mnie za, mocno za, zaintrygowałeś tytułem i miniaturką. No tak, z Dawidem pograliśmy sobie ostatnio trochę, no i okazał się być lepszy. Ale cóż mogę powiedzieć, no, tak to jest, jak się z marnym cm. No dobrze, zobaczmy, co tu się wydarzyło, jakby nie ma. Tak, w ogóle no w ogóle zdobyły pionka. Mm -hmm. I znowu udało mi się powiedzieć ruch, który potem został zagrany i był to pytajnik. Ale to tu już Ale widzę, widzę, że no, widzę, że teraz jest... pion więcej i jest raczej mm -hmm. bez żadnej tam większej kontry po stronie czarnego w tej sytuacji. Tak, no znowu. O. Ale co, na te cztery przecież bije? Może go jest F2 posunięcie? A to jest dama bije F. Nie, nie może pójść. Nie, ale na C4 się ustawię. Aha, po prostu no na C4, dziw, tak. w sensie Okej, okay, nie widział jest w ogóle. Bardzo dziwne z tej sytuacji <grym> się dzieją. No dobrze, nastąpiło wieża F1, czyli teraz presja po, po linii. Goniec F8, kolejny blunder, Koń na C5. Co jest? Co jest? Teraz dwa pytajniki w ogóle. Drodzy widzowie, ale chyba seria. tutaj. Chyba tutaj czuję pewne wibracje związane z, z meczem Marcina Krzyżanowskiego z z i ale nie mówmy jeszcze: hop, no tutaj każdemu się można zacząć podstawić, ale no tutaj ewidentnie festiwal, festiwal błędów nam się zrobił. Tak, no darmowe pionki do wzięcia w Twojej okolicy i żadnego z nich nie wziął, to jest dość dziwne. No i dalej można pionka darmową zbić, bo nie ma koniec G3, bo jest Headband 4 z szachem. No i. <laughs> jest. Może może sobie po nowej jakiś cenzur ustawili, że nie bierze pionków na linii F na przykład i, i, i przez to nie biorą, ale no dziwna sytuacja, tak jakby dama F4 go jest G3, tak mówisz tam jak no jest posunięcie dama B 4 z szachem i wieża na B8 nie wisi z uwagi na to, że trzeba gdzieś króla tutaj ewakuować w tej pozycji. Także bardzo dziwne podejście ze stomy... jeszcze te figury głupio stoją teraz białego. Mm -hmm. No tak Ta wieża na C2 no niby broni, ale wieże są niepołączone. Zaraz te gońce czarnego mogą się rozegrać. No i zawodnicy też około minuty na zegarze. Także. No tu jeszcze mogą być te blendery. To pomyśl sobie, jak to jest tempo 5 plus 2. To co się będzie działo w przypadku, kiedy zejdziemy na niższe tempo, tak? Czyli 3 plus 2, bądź też właśnie 1 plus 2. No zobaczmy, nastąpiło posunięcie, go, więc d 7. K tej Bartomie Heberla wykonuje ruch dama na E5, z oczywiście wymiany i ewentualnego później zdobycia pionka na E5, ale czy to by na pewno nie daje pewnych szans czarnemu na to, żeby właśnie w tej pozycji ustabilizować się, może zaatakować później punkt B2 i, i kto wie, może swoją parę właśnie powoli tej uruchamiać. Oj. co tu się dzieje! O nie. Oj, 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 tutaj został przesłoniony, no i niestety, drodzy widzowie, ale. Albo leci Hetman, ale... albo leci wieża na E1. Także Hetman jak odejdzie, niestety leci wieża. To było w sumie jedyne pole wieżą, które chyba przegrywało w tej pozycji. Tak. Jedyne Kyba pole, tak. które dało się tutaj wybrać i, i tą partię, partię, partię przegrał. O... No dobra. Jeszcze będzie próba, no ale to teraz... jest, nie no, tu myślę, że się podda. Kurczę, no znowu, Bartłomiej Heberla miał tego pionka więcej cały czas. I nawet jeżeli to nie było takie oczywiste, no to jednak trzeba było. Yy, to trudno było się sobie wyobrazić, mm -hmm. że tu może być jakoś dużo gorzej stać. Nawet jak te pionki były podstawiane, ale nagle podstawił wieżę. A jajaj. No wiecie, widzowie. Nawet na poziomie arcymistrzowskim zdarzają się podstawki, tak, nawet na tym poziomie ponad 2500 plus. No i mamy rozjęcie, tak? Także tutaj. Kamil drago, no odbija się, odbija się w tym, w tym <laughs> pojedynku. Ale po bardzo dziwnej serii błędów, to muszę przyznać, tak, że no, to, była że to, to partia, partia była y, nie taka jak powiedzmy z meczu jak powiedzmy Antka Kozaka z Jackiem Tomczakiem, gdzie tam było bardzo jakościowo wysoko, tutaj po prostu podstawka, przecięcie tej, tej kontroli w pozycji, tak jakby już gojąc później z H4 nie bronił i partia zakończyła się oczywiście zwycięstwem czarnego. Także okej, okay, takie punkty bierzemy na pewno. Nie jest to to nic złego. Także teraz pytanie, co na to wymyśli Bartłomiej Heberla. Nastąpiło posunięcie tej oczywiście D4 koniewszej, czyli taka trochę obrona królewsko indyjska trochę taki nowoczesny Benoni można powiedzieć. No i teraz pytanie, hmm. czy panowie znają teorię? To jest, to jest bardzo gruba teoria. Właśnie koniec bije C5, B4, albo B4 tu się grało z tego co pamiętam. Z głównych Nitek, ale tutaj zobaczysz, jestem bardzo ciekawy, jak tutaj podejdzie do tego czarny, bo z reguły chodzi o to, żeby oddać pionka 2 w ramach aktywności i później właśnie tą, tą pozycję udowadnić. Także zobaczymy, co się daje. W darze poszło go jest na teraz pytanie, Tomek, jak tutaj Ty w ogóle byś tą pozycję próbował rozgrywać? Znaczy, dla mnie to jest w ogóle trochę absurdalna pozycja pod tym względem, że na moje oko to tutaj białe i mają pionka, i mają aktywność. Ale, no właśnie, domyślam się, że są jakieś tam pojedyncze ruchy, które tutaj to wszystko trzymają. Yy, natomiast ja ich nie znam. Ogólnie, Benoni dla mnie to jest trochę przekleństwo. W sensie ja bardzo nie lubię. Jak widzę, że ktoś gra Benoniego, to staram się nie grać D4, bo, no trudno jest mi się poruszać po tego typu pozycjach po prostu. To często jest właśnie bardzo mocna decyzja, bardzo mocna precyzja wymagana. Jakby mhm. z silnikowego punktu widzenia, można śmiało powiedzieć, że. Białe mają dużą przewagę, ale ten taki ilość motywów taktycznych, które występują w pozycji, Ta. naprawdę mega utrudniają życie. I tutaj widzimy, że, że Bartomie Heberla no, wykonuje ruch dama na B6, bardzo silny ruch, tak? Atakuje punkt B2, atakuje punkt E3. Potencjalnie widzimy, że w, że w powietrzu wisi posunięcie również E4, także wieża w ogóle w 8, żeby zwolnić tutaj skoczka spod tego ewentualnego związania. Teraz pytanie, Tomek, jak w ogóle. Białymi mi teraz powinniśmy udowadniać tego pionka przewagi. Wybijać figury i wygrać w końcówce. Tak najłatwiej, nie? Ale no. oczywiście prosto nie będzie. Hm. Mówię, to są strasznie trudne do grania pozycje moim zdaniem białej. To jest, to jest coś takiego, że zagrasz sobie gierkę w Benonim, popatrzysz sobie, komputer ci pokazuje, że jest plus półtora dla ciebie, ale potem trzeba grać i nagle nie wiadomo za co się zabrać, bo widzisz jakieś motywy, które ma przeciwnik i trzeba je zawsze brać pod uwagę, nie? Więc... Mm, no nie wiem. E4 wygląda tak zdrowo, żeby wesprzeć pionka. aczkolwiek to zawsze będzie w przyszłości podchodziło pod F5, nie? Więc... Y Zawsze też trzeba brać pod uwagę, że może grozić jakieś A6 i stracimy pionka na B2, jak nie od... albo stracimy parę gońców, więc no, mnóstwo możliwości, ale na pewno dobre jest to, że Kamil teraz bierze i po prostu myśli, bo to jest jakby ta rzecz, którą mają arcymistrzowie i mają poważni szachiści, a mianowicie jak jest jakiś problem, albo jak trzeba obrać jakiś kierunek, no to po prostu bierzesz, myślisz i miejmy nadzieję, że wymyślisz. No, a to jest jakby też inna kwestia, bo, bo arcymistrzowie w ogóle są bardzo skutecznie w stanie wyczuć ten moment krytyczny, mm -hmm. nie? że czasami są jakieś takie właśnie w partii małe momenty, które mogą wielu zwolnikom umknąć, a właśnie arcymistrzowie są w stanie takie małe detale właśnie wychwycić wtedy, właśnie, może figura na inne pole, może właśnie penek gdzie indziej ustawiony, może inne wybicie figury, tak? Wymiana i wtedy jakby cała koncepcja polityki się zmienia, tak? I w tym wypadku można powiedzieć, że że teraz to właśnie zrobił Kamil Dragun, tak, podciągając tą wieżę na C1, czyli teraz schodzi z tych potencjalnych oczywiście przeciągów, tak, po tym, e, po tym rentgenie już nie ma żadnych uczuć, tak, potencjalnie grozi może wieża C2, żeby tu już piątka podtrzymywać, co się tym końcem w pozycji i szukać czegoś jeszcze właśnie ekstra. A nastąpiło końca 5, zauważ, i jest to posunięcie opatrzone pytajnikiem. No... no. Nie wiem co mogę powiedzieć, te, te ruchy wydają się być naturalne, no skoczek poszedł z D7 na C5, żeby zagrać na B7 i zagrać nim na D6 i zablokować tego pionka. No jeden z najbardziej ludzkich motywów, jakie tutaj można wziąć pod uwagę, a jednak mimo wszystko komputer pokazuje, że nie są to optymalne ruchy. Pamiętajcie też drodzy widzowie o dwóch rzeczach, a mianowicie po pierwsze to jest silnik na takiej nazwijmy to niskiej głębokości, więc to, że on pokazuje jakiś ruch, że jest nie najlepszy to nie zawsze musi być prawda. E Druga rzecz to taka, że oni są naprawdę bardzo silni. Ja wiem, że to czasami z boku łatwo jest popatrzeć i stwierdzić, że blender, blender, blender grają słabo, no ale kurczę, to są arcymistrzowie, e, którzy całe życie grają w szachy i, i to, że tam w pojedynczych partiach czasami na niskim czasie popełniają błędy nie znaczy, że są nagle jacyś dużo słabsi od innych, nie? Tak, zgadzam się w 100%, także tutaj właśnie widzowie zawsze mieć z tej głowy, że no człowiek nie liczy jak maszyna, trochę ma inny system podejmowania decyzji i tak mówi Tomek, właśnie my gramy zgodnie z ideami, tak? Poszło bardzo fajne posunięcie A3, bronimy punktu B4, teraz poszło gonić C6, żeby też ustabilizować pozycję pionka na D5, no i Tomek wydaje mi się, że powoli czarne będzie zmierzał w kierunku posunięcia F5, tak? To jest nieuchronny mhm. motyw, żeby żeby w tej sytuacji po prostu troszkę tej przestrzeni zgarnąć, tak? Zagrabić troszkę tej przestrzeni. Może w końcu tego czarnopodobnego gońca w A tej pozycji tylko. uruchomić. A właśnie, bo tutaj B5, aha, no i czarne odzyskały pionka. Może w ogóle powstać końcówka. Ja bym tutaj tego raczej nie bił, ale OK, zdecydował się na bicie. No ale wydaje mi się, że to jest końcówka, w której raczej czarne będą bardziej zadowolone, bo ten koniec może się łatwo zablokujemy na polu D6, nasza wieża jest bardziej aktywna. Jak kiedykolwiek nastąpi e 4 to od razu możemy podważać to ruchem F5, także tutaj, mnóstwo fajnych... no właśnie tu F5 goł. Mhm. Wydaje mi się, że f5 jest takim fajnym ruchem, no bo biały musi zareagować, a nie ma prostej drogi, żeby na to zareagować. No z drugiej bo strony, jak nastąpi... zawsze, zawsze jest pole e6 słabe, nie? Jakby osobione po takim ruchu. Wiadomo, idealnie byłoby, było, gdyby jeszcze były powiedzmy h na szachownicy, to to jest duży plus. No ale tutaj ja na pewno bym się bardzo bał po stęciach typu g5, które może pójść. No wiadomo, są motywy typu goniec h6, tak? To jest jakby inna kwestia. No ale zawsze z tyłu głowy mam taką informację, że jednak ten punkt e6 może być jednak obiektem ataku. Zgadza się. No okay, nastąpiło. I idzie. Nastąpiło. Ok, nie pytanie, pomimo tego, że, że <noise> przewaga, spolu, przewaga się zwiększyła dla czarnego. Ok, koniec A6H4. No i tutaj no, to metr źle wygląda. Czyżby to była próba przejścia do jakiejś końcówki wieżowej z szansami na remis? No chyba tak, ale to no te pionki nie wyglądają zbyt fajnie koloru białego. Typu bicie, bicie, bicie na E4. No, może. Kamil Dragon uważa, że jest w stanie to utrzymać. Być może taka jest prawda też, ale, mhm. ale jest to, jakby nie patrzeć pionek mniej. To jest bardzo trudno powiedzieć co do gry jakby. Zawsze tak jak mówisz, te wszystkie pionki są słabe po prostu. Tak. No może mhm. oprócz pionka G2, który, który nie jest jakoś super mocno wysunięty, ale no każdy z tych trzech pionków jest na pewno może być kiedyś obiektem ataku. Także to, to na pewno jest to. No i załóż, proszę podszęć też. Czyli jeden ruch jeszcze potrzebujemy. Może jakiś wiesz, szaszek na C8D7. I nagle Gierka się zupełnie dla nas odwraca. Także bardzo czujne posunięcie wieża na D5. Tutaj oczywiście Bartłomiej Heberla już kontroluje Pionka D. No i pytanie w ogóle, jaki fortel przyjąć, żeby mieć to największe w ogóle szanse na to, aby tą pozycję w jakikolwiek sposób utrzymywać. No tak. Zastanawiam mnie, ale tak moim okiem, yy, pozycja po wieża C4, wymiana, wymiana, wieża D5 i. Tylko nie gra. wiem, czy powierzchnia C4 nie będzie powiedzmy ruchu typu wieża D4. A okej. Okay. Jakieś takie będę trochę, wiesz, derwował się w tej pozycji. Ale oba jakieś może E3 nawet by nam się pojawiło. No zobaczmy, nastąpiło wieża C7, czyli teraz odcinają po 7 króla. Dwa pionki wiszą. No i teraz pytanie, czy pchamy tego pionka, czy jednak idziemy po pionka A3? Jakby to jest ta, ta jedna kwestia. Wydaje mi się, że praktycznie jest prościej właśnie pójść podstąpieniem wieża na, uh -huh. na a6, no i pójść wieża później a3, żeby tego pionka zgarnąć. Też zauważ, że odcinamy króla z poczucie linii zawsze z posunięciem e3, no a nasz król może potencjalnie później szybko maszerować właśnie przez pole e6 na f5 i inkasować pionka na g5. Także w, w tej sytuacji raczej no biały musiałby no wyciągnąć się chyba królika z kapelusza, żeby, żeby tą pozycję utrzymać. Ta. No zauważcie też drodzy widzowie, że yy, to jest problem zdublowanych piąków, że teoretycznie białe mają dwa pionki na jednego ale co z tego skoro te pionki jakby nigdy nie, mo nie można tam zrobić wolniaka podczas gdy czarne pionki będą po prostu leciały. Oczywiście trzeba jeszcze tutaj trochę wykazać się precyzją ale, ale raczej taki zawodnik jak Bartłomiej Heberla nie powinien mieć problemu z takim ze zrealizowaniem tego. Tak, no to zdecydowanie bez żadnego ryzyka tę pozycję może rozgrywać, no tylko pytanie, czy najpierw pójść E3, czy pójść A4, tak, no bo jeżeli pójdziemy A4, to jest zawsze może potencjalnie wieża na A5, taki ruch, który pewnie by większość z nas wykonała w tej, w tej pozycji, no i wtedy pytanie, czy, czy po tym ruchu wieża A5, E3, Król, powiedzmy nam, F3 albo E2,3. Zdążymy z tym naszym pchaniem pionka do, do pola A2, czy tam do pola właśnie A1. tak, Także tutaj okej, okay, wieża na A6 nastąpiło, czyli nawet bardziej w kierunku idziemy pionka na G6 w tej no sytuacji. Chcę jakąś kontrę złapać prawdopodobnie, ale. No właśnie, wieża A1 i nagle okazuje się, że te pionki z linii E. Mogą być decydujące, bo zapchamy pionka na A i potem zaczniemy pchać pionka z E. I to jest taki klasyczny wary motyw, nie? Że. A, to będzie w ogóle fajny motyw. Patrz, gdybyśmy wzięli tego pionka, nie? Hmm. to możemy pchnąć A3. Powiedzmy, wieża się wróci. A2, tak? No, A. stoję w miejscu na przykład, nie? Mogę pchnąć. Może sobie to przedstawia. Bicie. A3 wieża. Mogę pójść A2. Powiedzmy, stoi w miejscu. Jest E3, król E2, żeby A. nie było szach od boku. To jest. Tak czy siak wiesz, G1. I tutaj wygrywamy bardzo ładny motyw. Tak, tak. I tutaj jest e, zwycięstwo. Także no ładnie. tak. Ładny. I się poddał tym No pozycji. i poddał się. Tak. Także znowu ja się bardzo cieszę, że jest to wyrównany mecz, nie? Nie mamy jakichś. E, są błędy z jednej i z drugiej strony, ale kończy się to tym, że po pięciu rundach mamy remisowy wynik. 5 do 5. Tak, także, także bardzo jestem zadowolony. E, 2,5-2,5 w tej, w tej sytuacji. E, Wynik remisowy i coś, co w sumie przewijało się bardzo często pomiędzy tymi wszystkimi meczami, tak, czyli bardzo niewielkie różnice pomiędzy tempem 5 plus 2, 3 plus 2, 1 plus 2. Zawodnicy bardzo, bardzo byli blisko tego wyniku. Wszystko się zawsze rozstrzygało w tych, na tych sekundach, w tych ostatnich właśnie e, ostatnich partiach. także no, widzowie, napiszcie na razie od 1 do 10, jak wam się podoba meczek. Jedynka, taki sobie, dziesiątka, totalny banger. Po prostu czekajcie się cały tydzień na to, żeby, żeby ten meczik zobaczyć. Także dajcie znać, jak wam się podoba, jak wam się podoba to, to spotkanie. Ja czekałem cały tydzień, bo wiedziałem, że będę komentował, także, <laughs> także cieszę się, że tak jak mówię, jest zacięte. No, no i na pewno to też sugeruje, że im niższe tempo, tym będzie się tutaj dużo, dużo działo. Bo tutaj jeszcze jest ten moment, nie? gdzie zawodnicy mogą usiąść na spokojnie, podumać i policzyć, a... A jak będzie minuta, jak będzie nawet trzy minuty, no to może być różnie. Dokładnie, także no, jestem też ciekawy, jak to się wszystko, wszystko się rozwinie na pewno. Tutaj Kamil, Kamil dragał no oczywiście Bartłomiej Heberla nie odpuszczał. To teraz mają chwilkę, swojej przerwy właśnie takie, tak jak ostatnio mówiliśmy, szybka szklanka wody, szybka herbatka, i, i panowie za chwilę wracają do. do gry. To ja też skorzystam z szklanki wody. ZW. Jak najbardziej. Także drodzy widzowie, w sumie póki mamy teraz jeszcze, póki jeszcze mamy teraz czas to zobaczmy sobie jak prezentuje się aktualnie tabela, właśnie aktualnie tabela w naszym turnieju Speed Chess Championship edycja Polska. Także w tutaj drabince widzimy już wiele, wiele rozstrzygnięć i tak idąc od samego może dołu tutaj jest najwięcej wypełnionych, także Kamil Mitoń, Marcin Krzyżanowski, bardzo emocjonujący mecz, tutaj muszę przyznać Kamil Mitoń w ostatniej gierce wyciąga, wyciąga oczywiście zwycięstwo w tym pojedynku, później moim zdaniem najlepszy jakościowo meczyk, który był zagrany to jest to jest meczyk pomiędzy właśnie Jackiem Tomczakiem oraz Antoniem Kozakiem. Też Antek był u nas w studio dwa dni temu, w niedzielę, także naprawdę stanął na wysokości zadania i tutaj sobie bardzo ładnie poradził, pokonując zawodnika 2600 elo na klasyku, bardzo istotne to jest, arcymistrza, też właśnie w, w tych ostatnich, ostatnich momentach tego meczu. No i oczywiście później, później mecz Grzegorz Jan Klinkowski, bardzo młody, utalentowany zawodnik, walczący też z Grześkiem, który również ma ranking 2000 praktycznie 600 też świetnie dysponowany, także Jan Klinkowski pokazał też bardzo ładną klasę, no tam później mecz oczywiście Mateusza Bartla z Oliwią Kiełbasą, tam by oczywiście była dosyć duża dysproporcja jeżeli chodzi o ranking ELO, także tu się spodziewaliśmy w wyniku dla Mateusza, ale Olivia pokazała bardzo ładny poziom i muszę przyznać, że, że tutaj na pewno zagości jeszcze wiele razy w tego typu imprezach, no i oczywiście też kolejny bardzo wyrównany mecz czyli Szymon Gomulasz, Jakub Kosakowski 14 do 13 mecz rozstrzygnięty uwaga w Armagedonie czyli w można powiedzieć drugiej dogrywce, bo pierwsza to są cztery partie buleta, jeszcze jeden plus dwa, a dopiero mamy Armageddon, w którym właśnie czarne mają remis 4. Także bardzo, bardzo potężny pojedynek i też zawodnik niżej notowany wygrywa z zawodnikiem wyżej notowanym. Także bardzo, bardzo ładne obrazki i dzisiaj właśnie chcemy wyłonić kolejną osobę z tego do finału, czyli tej, tej oczywiście czekamy kto zakwalifikuje się w tej, w tej parze Kamil Dagun, Bartłomiej Heberla, kto awansuje do ćwierćfinału Speed Chess Championship w edycji oczywiście polskiej. Także trzymamy kciuki za obu panów, żeby tutaj był, było dużo emocji, dużo było, <coughs> dużo było ciekawych zwrotów akcji. No i prawdopodobnie za chwilkę będziemy startować, ponieważ już panowie siedzą przed kamerkami, są gotowi i możemy już znowu szukać popcorn na kolejne, na kolejne gierki. Tak jest, ja też wróciłem, także spoko. Widzę mhm. też widownia. Mówi, że 10, 9, 10, 7, 8, 8. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jak najbardziej? Tutaj pisze widz na YouTubie. Wyciszyłem komentarz, bo nie da się usłuchać. Widzu, jak najbardziej wykrzyknik info, bezpośrednie przekierowanie na stronę eventu, i tam masz w ogóle partię bez żadnego opóźnienia, jeżeli chodzi o czas. Zachęcamy. Wykrzyknik info powinno być tutaj wszystko klarowne, jasne i tutaj do dyspozycji. Zgadza się. To w sumie 38 minut z tego co widzę zostało, no to pewnie 3-4 giereczki, raczej 3 myślę, że yy, będą miały miejsce, no i potem blice i bulety. Tak, blice i bulety, a tutaj jestem bardzo ciekawy jak się potoczy jak się potoczy gierka na, na buletach, bo to jest często taki moment, kiedy, kiedy zawodzi, tak jak mówisz, ci niżejotowani, młodsi, mają jednak szybszą myszkę, szybszy tej refleksji i są w stanie tych punktów troszeczkę więcej urwać. Także jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to się. Jak to się wszystko potoczy. Także no cóż, mamy jeszcze, tak jak mówisz, no 38 minut tempem, oczywiście 5 plus 2, także sporo, sporo gierki. Zobaczymy. Teraz będzie wchodził Kamil Drago na, na kolor czarny i Bartłomiej Heberla na kolor biały. Także zobaczmy, jak to będzie się teraz prezentowało. Mamy już gierkę. Panowie za sekundkę dosłownie zaczną, zaczną tutaj partię. No jak to tak dalej będzie szło, to możliwe są. Wiadomo jeszcze kupa czasu, nie? Jeszcze z dwie godzinki, ale możliwe są dogrywki. No oczywiście. Ty już komentowałeś jedną, nie? No zgadza się do... tak. I to jeszcze Armagedon mi się trafił, czyli Tak, tak, tak. oprócz tej dogrywki buletowej doszła jeszcze dogrywka właśnie później burem i po dogrywce buletowej. Jeszcze miałem właśnie było Armagedon gdzie Jakub Kosekowski. No. Jak Jakub Kosekowski, można powiedzieć, no wyrywał zwycięstwo w ostatniej gierce możliwie. No było różnie, ale, ale postawił, postawił się bardzo ładnie Szymonowi i, i swój mecz wygrał. Tak, tak. I tu jeszcze dodam, drodzy widzowie, Duda gra w tym turnieju. On wycofał się z Taiteda, Taited ale w tym turnieju gra na spokojnie, tylko po prostu nie w tym momencie. <laughs> tak jest. Tak, jest także tutaj wszystko widzowie zgodnie z założeniami. Tutaj mamy główną teorię, która często właśnie przechodzi do ustawień trochę takich słowiańskich, też po C4. Białe dostają oczywiście parę gońców, czyli końca B2, gońca F1, ale w zamian za to oczywiście czarne mają świetny centrum, tak? czyli piąka D5, piąka pionka E5. Także tutaj to, to jest, można powiedzieć, taki element równoważny dla, dla koloru białego, dla koloru czarnego. No i w tej pozycji pytanie. Pytanie, jak będzie teraz kontynuował właśnie Bartłomiej Heberla, który wziął parkę gońców. Widać, że raczej chciał na wariant pójść tak był przygotowany, ale, ale tutaj trzeba dalej jeszcze swoją, swoją przewagę udowadniać. Ogólnie, wydaje mi się, że skoczek F3 w pierwszym ruchu może być dobrą taktyką, bo no wiadomo, czarne zawsze coś tam mają przygotowane, ale jednak to są takie warianty, gdzie możemy wybierać z wielu pozycji kolorem białym, na którą chcemy się decydować, na którą nie chcemy się decydować. No i wiadomo, ma to swoje minusy, bo jednak obiektywnie czarne tutaj stoją dobrze zazwyczaj, ale mimo wszystko y, myślę, że to może być dobry wybór, żeby właśnie skoczek f 3 w tego typu sytuacjach grać. Y, natomiast skoczek E4 dziwny ruch, aczkolwiek okej, okay, już rozumiem, że po biciu na E5 hetman B4 szach jest bardzo nieprzyjemne. Tak, chcemy szybko, szybko przejść do ataku, szybko wykorzystywać fakt, że król jeszcze nie zroszował w tej Pozycji, także no bardzo kompleksowe podejście po stronie Kamila. No, od tej Bartłomiej Heberla mówi: OK, mówi, sprawdzam. Wykonuje, go jest Edwa. No i teraz pytanie: Tomek, czy nie możemy dać tego szachana na B4? Czy, czy ja tutaj czegoś nie widzę? No w właśnie tej za pozycji. Zastanawiam właśnie, zastanawia mnie, czy po Hetman B4 Bartłomiej Heberla stwierdzi, dobra, królew jeden i jedziemy, panowie. Czy jednak zdecyduje się na skoczek D2 i po prostu rozplątanie się? Natomiast po Hetman B4, skoczek D2, to jest taka pozycja, której raczej nie chcemy grać, nie? No bo jesteś, no musisz uważać praktycznie na każdy ruch już potem, bo te ciężko będzie się rozwiązać. Zgadza się. Także tutaj znowu kolejna taka decyzja po stronie białego. I tutaj, oj, koń, koń tutaj nie wszedł na, na B4, ani dama na B4, tylko poszło CB1. Decyzja bardzo dyskusyjna, jakby okej, okay, teraz na B4, ale teraz wydaje mi się, że po tej zmianie figur raczej to troszkę faworyzuje białe, z uwagi na to, że tutaj raczej nie ma zbytnio dużo możliwości ataku, a jednak. A jednak białe zostają z parko gońców. No teraz pytanie na B2, No też bym o tym myślał. Ruchu może bardziej też go nie zdeczy, gdyby mi się tutaj udało. No i teraz Tomak mam takie wrażenie, że powoli chyba czarny w tej sytuacji zaczyna przechwytywać z uwagi na niezroszowanego króla na F1. Mm -hmm. Tak, tak. Znaczy, znowu, to jest pozycja typu, jeżeli białe tutaj się wybronią, jeżeli czarne nie udowodnią, no to długofalowo. Białe stoją bardzo dobrze w tym sensie, że mają fajną kontrolę nad czarnymi polami, mają parę gońców. Tylko, że no właśnie, kolejne pięć ruchów będzie prawdopodobnie decydujące tutaj. Jeżeli białe postarają, dadzą radę się wybronić, no to będą miały szansę w tej partii. Jeżeli nie, no to, no to zaraz przegrałem. Bo tu, tak jak zaznaczyłeś, wieża C2 bardzo ładny ruch, który grozi, i, i trudno jest się przed nim obronić. Tak, tutaj jakby widzowie, gdy poszło jakieś posunięcie, na przykład um, H3, o, taki ruch bezsensowny, no to jest taki ruch jak wieża C2, zauważcie. I Hetman nie może za bardzo bić, podejrzewam, że musi, ale po wybiciu jest zawsze szach powiedzmy na D2, albo szach na G3 w tej pozycji powiedzmy FBG i leci na końcu wariantu właśnie Hetman. Także tutaj bardzo czujne podejście, wrzucenie wieży na C8 z ideą właśnie wjazdu na. C2, no i Tomek chyba pozostaje kwestia czy może nie powinienem pójść grzecznie posunięciem go z D1, żeby bronić punkt C2 Pe pewnie tak trzeba ale to nie jest taki ruch, który wiesz wykonujesz i się cieszysz, to jest taki że wykonujesz i się nie cieszysz, bo mhm. wygląda to źle po prostu ten król, w ogóle tak bardzo dziwnie ten debiut poszedł, bo były momenty, gdzie można było to zagrać na spokojnie, zroszować, wyprowadzić figury, a tak jakby cały czas brakowało tego jednego posunięcia Bartłomejowi Heberli i teraz zbiera z tego konsekwencje. Naważył piwa i musi je wypić. Natomiast na czacie, to jeszcze tak, bo tutaj pewnie będzie dłuższe zastanowienie się, było py pytanie, czy mamy jakiegoś. Underdoga ogólnie w tym turnieju, bo wiadomo, że Janek jest faworytem. Mi się wydaje, że Antek Kozak może ładnie powalczyć z w sensie On namiesza, jest... tak. mm -hmm, tak. on namiesza. tak. On namiesza, ja liczę. Jeszcze uważam, ma dobrą drabinkę. W tym wypadku, że nie nadziewa się na Mateusza Bartla natychmiastowo, <grym> okay. ani na Janka Dudę w, w kolejnej rundzie, także uważam, że, że Antek Kozak tutaj ja mu bardzo mocno kibicuję. Komentowaliśmy właśnie w niedzielę dwa, dwa meczyki, e, pokazywał bardzo dużą wiedzę, także tutaj. E, Pewnie też widzę, potwierdzą oczywiście na, na czacie, że, że im się podobało, też przekazał dużo fajnych informacji. I widać było, że jak grało z Jackiem Tomczakiem, to jest zawodnik też ponad 2600 elo, to ja nie widziałem różnicy, tak? Tak, ja też no, oglądałem, oglądałem i nie było. Może, wydaje mi się, że chyba na początku było 2,5 do pół, czy coś były 3,5 do półtora, chyba, że coś pomieszałem. Natomiast potem, jak już Antek wszedł na taki swój tryb, to to było widać, że te partie były takie strasznie dokładne, nie? Nawet jak gdzieś tam przegrywał, no bo ok, goniec do jeden zostało zagrane. E, nawet jeżeli Jantek przegrywał, no bo wiadomo, w meczu zawsze to się zdarza, to to były takie przegrane, gdzie no musiał się oponent męczyć, nie? Tam w jednej partii tylko postawił widełki, ale, ale tak poza tym to naprawdę wysoki, wysoki poziom. Tak. E, tak tutaj... ktoś z was jeden z was napisał, że Matibar jest... Y Underdogiem, ale to mówić o, o Mateuszu, że jest underdogiem, to wiecie. Tak jakbyście o Liverpoolu powiedzieli, że jak wygra ligę angielską, to że to niespodzianka. No nie, niespodzianka, tylko <laughs> jeden z najlepszych klubów i tak samo Mateusz jest no, obiektywnie trzecim najlepszym szokistą w Polsce, więc na pewno jest jednym z faworytów, ale czy underdogiem bym go nazwał, to raczej nie. Tak, to jest zdecydowanie. Jestem też bardzo ciekawy, właśnie pojedynku Kacpra Drozdowskiego, To jest też taki. O, tak. Po, pojedynek, który może budzić wiele, wiele, wiele różnych emocji. Tym bardziej mając sługowy, że Kasper jest również zawodnikiem świetnie dysponowanym taktycznie, tak? To, to też warto powiedzieć. Oj, tak. To, to Kasper się w tym doktoryzuje. No i tutaj też widzowie mówicie, że jakimś, o jakimś tytule streama. Ja nie wiem, jakby ja z poziomu nie wiem, jak to można zmienić. Także jeżeli są jacyś modowie, modowie, mod. Tak? Ja, jestem, to, ja jestem modem. Tak, to, ale... to, to można zmienić. Jakąś komendą pewnie. Ja tam się nie znam na tym za bardzo, ale zachęcam, jeżeli jest jakiś mod na czacie. To, to może tutaj e, zmienić na, na Twitchu tytuł streamka. Dobra, a zobaczmy do partii. Wróćmy. Parz znalazł posunięcie jest D1, czyli to co, to, co mówiliśmy, żeby bronić się przed posunięciem wieża C2. Bardzo silną leśbą. No i w tym momencie koń na pole C3 i hetman d2 mówi, dobra, w takim razie ja nie oddaję tego supermocnego gońca i teraz wiążę cię po tej przekątnej. Nastąpiło dm 5 i wydaje mi, się, wydaje mi się Tomek, że chyba najgorsze momenty już są za kolorem, kolorem białym, tak? Jakby w tej pozycji. No, nadal jest taka nieprzyjemna presja, ale tutaj to przynajmniej może iść w, w obie strony, bo teraz ten goniec na d4 też strzela w przeciwnego króla i i właśnie H4, zaraz ten pionek zostanie zapchnięty. Czyli tutaj to nawet nie jest tak, że Kamil Dragun miał jakąś totalnie wygraną pozycję, po prostu Bartłomiej Heberla musiał zagrać te kilka dokładnych ruchów Myślał i faktycznie je zagrał. Ale to też jest bardzo często ważny niuans, o którym wiele osób zapomina, że gdy ustawimy sobie tak zwanego Wora w debiucie, to nawet jeśli z niego wyjdziemy, no to potem cały czas musimy się brać pod uwagę, że straciliśmy dużo czasu i tutaj widzimy dwie minuty przewagi po stronie Kamila i na pewno nie będzie się wygodnie grało tej pozycji Keberli-Bartłomiejowi. <grystanie> Bo rozumiem, że, że Bartłomiej a Bartosz to są dwa tak. inne, dwa różne imiona, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, tutaj to nigdy nie byłem pewien, bo u, u mnie właśnie mój brat ma na imię Bartek. I, i, i nie jestem pewien, czy to to samo, czy, czy nie. Jakby, jakby ja nigdy nie czułem różnicy, ale, ale brzmi bardzo tak, podobnie. To są tak? dwa różne imiona, ale zdrobnianie jest to samo, co jest dość dziwne. Okej. Okay. <laughs> Dobra, także nastąpiła. Oj, to już po wymianie podejrzewam, A, to na temat, dobra, że tak. Wymiana, to. tutaj całe, całe napięcie zostało rozładowane i, i w tym momencie Bartłomiej Heberla koroną białym raczej ma fajną sytuację, okej, okay, nawet jeszcze zostało się. jeszcze tu może działać. Tak, no. zdecydował się tutaj na takie podejście. No i teraz po, po, podejrzewam wieżę A4, tak, żeby jeszcze utrzymywać tą przewagę materialną w, w tej sytuacji. Czyżby to był jakiś taki mały przebłysk po, po, stronie, po stronie białego? Nie, jednak jednak chyba nie będzie przebłysku, będzie to po prostu remis. O, tak, bo jeszcze na H5 ten pionek może spaść. I jeszcze się może okazać, że tu. A, okej. Okay. Ale on jest już podpisany. Nie chcieli tego grać. Czyli mamy 3 do 3. I tutaj gambit hetmański przyjęty. Taka najbardziej spokojna wersja tego wszystkiego. No, ja znowu nie jestem fanem tego debiutu, aczkolwiek no, też rozumiem podejście, bo gambit przyjęty gambit hetmański, jak ktoś gra kolorem czarnym, to bardzo często. To bardzo często zadowala go remis, tak, najnormalniej w świecie. Wymieniają się te pionki, często się wymieniają hetmany. Oczywiście, białe zazwyczaj posiadają jakąś tam przewagę, ale, ale czy ona wystarcza, to szczególnie na, w partiach klasycznych, szczególnie. Nie, nie, nie wystarcza po prostu. Tak, jakby, nie wiem czy zauważyłeś, ale właśnie tej Bartłomie Heberla już trzecie różne ustawienie wyciąga na posunięcie D4. <noise> tak. W każdej partii poszło co innego na posunięcie D4. To właśnie była partia wiedeńska, tutaj mieliśmy właśnie typowy gambit nieprzyjęty, nieprzyjęty, tak? no i tutaj mamy typowy gambit przyjęty już w tym wypadku, także nastąpiło posunięcie skoczek na A5 i wydaje mi się, że że to jest dobry znak dla czarnego. Tak, już potencjalnie może za chwilę inkasować pionka na D5, albo zainkasuje oczywiście parę, parę gońców. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj czarne zdobędą tego pionka, bo nawet jak zagrasz B3, to ja ci zagram B5 i, i twój goniec i tak musi uciekać. Trochę, znaczy powiem tak, to prawdopodobnie nie jest jakiś koniec świata, że tego pionka stracimy, bo. W, no tak wygląda teoria debiutów, że czasami tego pionka różne pionki oddajemy i gramy sobie i komputer ocenia, że jest ok. Tylko trochę mnie dziwi to zastanowienie, przyznam szczerze, bo. No bo jak już idziesz w wariant, gdzie tracisz forsownie pionka, to dobrze jest wiedzieć, co tutaj robić, tak z buta. Tak, zgadza się. Także. No tutaj to jest też często kwestia. Może czasami zawodnicy nie, nie znają aż tak tylko teorii, tylko bardziej idą właśnie na komplikacje po to, aby znać to jedno posunięcie więcej niż przeciwnik, gdzieś zaskoczyć i później na delikatnej przewadze czasu to, to rozgrywać. I tutaj padło pytanie: do ilu grają? Otóż tutaj bardziej nie chodzi do ilu grają, a mianowicie grają do pewnego ilo pewnej ilości czasu, czyli zauważ drogi widzu, że w lewym górnym rogu masz taki małutki zegarek, który odlicza w dół, jakby panowie będą grali teraz tempem 5 plus 2 przez następne 25 minut, później mają godzinkę gry tempem 3 plus 2, a na końcu mamy 30 minut gry tempem 1 plus 2. W przypadku, kiedy byłby oczywiście wynik remisowy po tych trzech różnych tempach gry, wtedy mamy do czynienia z dogrywką 1 plus 2, 4 partie, i wtedy, gdyby znowu był remis, co takie coś się może wydarzyć, się już wydarzyło w tym turnieju. Wtedy wchodzimy w tak zwany armagedon, czyli tutaj armagedon to jest sytuacja, w której w przypadku remisu czarne wygrywają, ale białe mają więcej czasu od początku partii. Zgadza się. No dobra, i ten pionek został zgarnięty, no i zobaczymy, jaka jest idea stojąca za tym, bo no... fakt, że Kamil Dragun ma stracił już ponad połowę czasu, no, jest taki dość dziwny dla mnie. Prawie połowę czasu, przepraszam. Natomiast Bartłomiej Heberla gra praktycznie od ręki, to sugeruje, że chyba wie co pięć. I nawet jeżeli tam gdzieś silniczek powie, że to białe mają przewagę tutaj, to myślę, że Bartłomiej Heberla będzie dobrze wiedział, jak reagować. Wydaje mi się, że to nie jest nowa dla niego pozycja. W ogóle pojawiła się informacja, że Bartosz to staropolska skrócona forma imienia Bartłomiej. No to dla mnie to jest dziwne, z tego względu, że znam zarówno Bartłomieja, jak i znam Bartosza i obaj uważają, że to są dwa różne imiona. Więc, więc no, ja tylko mówię, nie jestem specjalistą jeżeli chodzi o imiona, ale tutaj zaufałbym osobom, które to imię posiadają. Zgadza się. W którym meczu wcześniej był Armagedon. Był to mecz pomiędzy Jakubem Kosakowskim a Szymonem Gumularzem. Jakub Kosakowski w Armagedonie wylosował kolor czarny i kolorem czarnym partię wygrał. Wygrał, aczkolwiek no tutaj wiadomo, to było podyktowane tym, że Szymon Gumularz musiał jak najbardziej, jak najmocniej komplikować do na chownicy. także tutaj często są takie dziwne sytuacje na Armegadonie, że powiedzmy jest remis, tak, jakby się rzeczy obie strony zagrały świetną partię, ale mając z tyłu głowy to, że jednak czarne przy się wygrywają, to białe często muszą, tak powiem, kolokwialnie poddymiać na szachownicy. Tak, tak. Jeszcze coś mądrego, miałem powiedzieć, ale no, do a, chinią, tak? że już, już wiem, to powiem i wracamy do partii. A mianowicie, ze względu na to, że jak słusznie zauważyliście, to jest tak, że tutaj liczy się czas, a zawodnicy nie grają do iluś tam zwycięstw, to zdarzają się takie sytuacje, gdzie zawodnik może na przykład. Grać remisową pozycję przez 50 kolejnych posunięć, tylko po to, żeby ukraść trochę czasu, nie? I to też jest jakby legalne. Tutaj silnik w ogóle robi. Tu jest wygrana wiadomość. Hetman D2. Nawet dama D3, na jest... Chodzi o linię D. Punkt D7. Wow. Ha. Koniec partnera. Nie ma broni. Prozydzi. Tak. Wieża D8, no tu jest goniec, bije C6. Bardzo istotne posunięcie. po wieży D8. Tu jest goniec C6, tu widzowie, Eliminacja tak. obrońcy. Koniec c6 i hetman na d8 z matem. 15. posunięcie. 15. posunięcie, do widzowie. Także tutaj no, Kamilowi Dragonowi oddaje, bardzo mocno oddaję. Bardzo mocno oddaje. Gamit Hetmański tutaj na pewno jest zadowolony. A czy mógłbyś dwa ruchy cofnąć? Bo tak zastanawiam co tutaj poszło nie tak. Bo tutaj widzieliśmy te pozycje po ruchu wieża d1. Wszystko było spoko. No czarne jest, rzekomo Hetman H5. Nie było jakieś bardzo dokładne. I tu już Taki nawet, R3, było posunięcie Dama D2. Już było bardzo silne. A, okej. Okay. I wygrywało. Wow. No to jest mega trudny motyw. Jakby <grybujesz> fakt, że maszynka w ogóle sugeruje jakieś posunięcie teraz przy, przy wiszącym skoczku podkreślam. Goniec E7. No to jest absurd, nie? A. Także tutaj nastąpiło to. I podejrzewam, I bo poczekaj, a zamiast skoczek c jakby skoczek nie nastąpiło, to czy tutaj czarne mogły się obronić po goniec c4? Mogły, a, koniec... a mogły to po prostu nawet zbić <gry> i odejść sobie wieżą. O kurcze. I równa pozycja. Niestety, no, zobacz, szachy są bezlitosne, to znamy właśnie jedno tempo. Tak, już tak, tak, mamy koniec się. partii, poddały się, e, poddały się Białe, czarne, także teraz już mamy kolejną gierkę. I Bart Bartłomiej Heberla wyciąga. Znowu nowa rzecz. Znowu coś nowego. Także chyba na początku sobie stwierdził, że potestuje przed krótszymi tempami gry. Gdzie się, gdzie się dobrze czuje, oczywiście Kamil Dragon i, i wtedy podejdzie kompleksowo do tematu. Już będzie wybierał tylko i wyłącznie jedno otwarcie. Także jestem mega ciekawy, co w tej pozycji wyjdzie. No i Kamil Dragon, takie pozycję, 6 można powiedzieć, dosyć ciekawe. Czyli proponuje przejście do partii słowiańskiej. Tak. Ale biały nie chce. Biały, biały nie chyba chce. tutaj nie bardzo chce. Spodziewam się, że Bartolomej Heberla zdecyduje się zagrać podobnie, jak zagrał wcześniej, a mianowicie wyprowadzi sobie gońca przez B3, goniec B2 no i będzie próbował ustawiać to, co ustawiał wcześniej. Sprawdzam, jest 4 do 3. OK. Czyli tutaj, no, Bartłomie Heberla na pewno będzie chciał tę partię wygrywać, żeby cały czas trzymać się mniej więcej, bo takie dwa, trzy punkty przewagi w takim meczu już sprawiają, że każda kolejna partia jest strasznie ciężka, bo musisz trochę bardziej ryzykować. Przeciwnik może spokojnie próbować wysuszać pozycję i za każdym razem ty się męczysz, nie? Więc tutaj ważne jest, żeby w takim meczu na starcie gdzieś nie stracić tych punktów. No szczególnie, że ta poprzednia partia może trochę zdołować Bartłomie Heberle, bo taka też podstawka mata w dwóch ruchach, praktycznie. Mnie to zawsze właśnie fascynowało, jak oglądałem mecze Hikara albo Magnusa, w tym głównym Chess Championship, to jak oni grali z arcymistrzami 2700, 2600 z hakiem i wygrywali, wiesz, 10 do 0 na przykład, nie? Tak, albo 12 to do 1, po prostu to jest absurd, tak? Tu widzimy dwóch zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności i mamy powiedzmy tam 4-3 aktualnie, tak? A pomyśl sobie, że masz, jest, jesteś gościem 2700 elo, czyli 200 punktów więcej niż aktualnie zawodnicy grający teraz w tym meczu i przegrywasz 10 do 1. Tak, nie no to dla mnie, wiesz, dla mnie to jest zawsze strasznie takie rozwalające głowę w pewnym sensie, że no ja coś tam w te szachy gram, nie? W sensie, no wiadomo, ranking 2200 to jest tam... Przeciętny szachista. No, i dla mnie taki zawodnik 2400-2500, no to już spodziewałem się, że jak zagram kilka takich partii, to większość przegram. Nie? No, tak po prostu działa Elo. No Więc taki 2500, no to już dla mnie jest nie wiadomo jaki koks. Taki 2500 przegrałby z 2700 prawdopodobnie 10-0, a jeszcze ci 2700 potrafią przegrywać z Magnusem Carlsenem też w takim stosunku. I to jest nieprawdopodobne, że niby o tych szachach coś tam wiemy, ale no, oni pokazują, że niewiele wiemy. Jakby to, to, to jest mi się wydaje już kwestia bardzo mocnego przygotowania, tak? Jakby, no wiadomo, też innych elementów, ale to, to dla mnie zawsze mnie fascynowało, że taki Hikaru gra powiedzmy, nie? E, z jakimś, e, powiedzmy na przykład z, z Fan była była fajna partia, Jak Tam był kiedyś taki mecz, to prostu on tą, on tą, on, tą, on ją tam po prostu miażdżył, nie? Jak walec się przejeżdżał po tym, a, a zawodniczka była, jest, znaczy się była Mistrzem Świata, tak? kobiet, mhm. także to, to jest dla mnie niesamowite na przykład jak tutaj to, to rozgrywa, na przykład widzieliśmy Janka Janek na przykład sobie bardzo dobrze radzi i z Nakamurą i tam z tymi innymi zawodnikami, ale zawsze brakowało mu zawsze tego jednego małotkiego punktu żeby gdzieś tam właśnie tego Nakamurę złapać tak? gdzieś tam się te punkty powoli gubiły na, na przestrzeni meczu no ale wiesz, nagle grasz z takim Hikaru, grasz z takim Magnusem już tam oni czują, wygrają, wygrają piątą, szóstą partię z tobą i nagle wiesz grają sobie w pierwszy ruchu H3 a3, mm -hmm. nie? Ta. I jeszcze później pomyśl sobie, że potem przegrywasz. To tak wchodzi na głowę przecież, tak? No grasz sobie, wiesz, całe życie w szachy, uczysz się, tak? No jesteś lepszy praktycznie od każdego na świecie. Jest może tam, nie wiem, 50 gości, 20 gości przed tobą, tak? Maksymalnie. I siada do ciebie taki ziomek jeden, ogrywacie 10 10-0, grasz to pierwsze posunięcie A3 i tak czy siak, wiesz, nie masz w ogóle żadnych szans, nie? To, to, to mhm. jest bardzo by dla mnie zawsze było ciekawe, no ale mówię, to, to, są, to są takie już jednostki, jeżeli chodzi o ten, o ten skill szachowy. Tak, tak. Prawda. Natomiast jeśli chodzi o pozycję, no to tutaj... Jest wyrównana na pewno, ale znowu to nie jest taka równowaga, że wiesz, pionki są naprzeciwko siebie i gramy, tylko tutaj z jednej strony czarne mają trochę aktywniejsze figury, natomiast białe mają ten plusik, że pole D4 jest silne, no i możemy potencjalnie też atakować pionka na D5, nie? Więc tutaj właśnie skoczek F3, może kiedyś jakaś figura stanie na polu D4. Końcówki też powinny być dla białego dobre, bo izolowany pionek, także myślę, że Bartłomiej Heberla może być zadowolony z tego, jak... Ta partia póki co się toczy, aczkolwiek, no wiadomo, obiektywnie to nie jest nic dużego. Natomiast pamiętajcie, drodzy widzowie, że to jest też tak, że ci zawodnicy bardzo często lubią ustawić sobie właśnie taką pozycję i, i po prostu męczyć przeciwnika. Kolejne 50 posunięć aż gdzieś się pomyli. Po tym się poznaje tych najlepszych zawodników, czy dobrych zawodników, bo raczej najlepsi na świecie, zależy w jakiej skali. Natomiast. Y <laughs> Chodzi o to, że osiągną małą przewagę i będą starali się ją powiększać. Także wydaje mi się, że to na pewno jest taka pozycja, którą białemu będzie się tutaj grało łatwiej. Zdecydowanie, także. A tutaj to jest taka typowa magnusowa końcówka, tak. Delikatna przewaga, izolowany pion, potencjalnie, potencjalnie za chwilę dublowanie się po idę, tak. Wieża d 3 wieża FD1 problemy z tym, z tym punktem. Para to jest też, nie wiem czy miałeś okazję Tomek śledzić takiego zawodnika, jakim jest Ulf Andersson. Oj, pierwsze słyszę, przyznam. To jest, to jest można powiedzieć legenda, jeżeli chodzi o pozycyjne szachy. Gość, który w takim swoim piku grał totalnie suche schematy, po prostu byle tylko przeciwnika wysuszyć, wymienić hetmany i na równej końcówce był w stanie ogrywać gości 110 na świecie. Po prostu on był w pewnym momencie tam w top, top 5 to przejść, UF Anderson i gość, który zapoczątkował taką erę właśnie gry, gry strategicznej, takiej typowej na wyciskanie, jakby tutaj na przykład takim okay. jego koronnym wariantem było wybijanie na E5 w królewsko-indyjskiej, czyli masz ten wariant główny mm -hmm. w królu indyku, idzie szybkie E5 i tam jest debije E, nie? Mm -hmm. Idzie na tą końcówkę, wybija chyba na D8, goje z G5 i właśnie on tą końcówkę wygrywał. Taką też typową, można powiedzieć, ulfowską końcówką to jest końcówka, gdzie są dwie otwarte linie, na przykład właśnie ta pozycja, nie? Są dwie otwarte linie, sobie wyobraźmy i jedna strona ma na takie posunięcie B3 i wtedy Ulf zawsze robił tak, blokował, blokował skoczkiem jedną linię, czyli tu pakował konia i po drugiej linii zawsze wjeżdża do obozu przeciwnika. I na przykład, taki, taki bardzo podobny scenariusz mieliśmy w, w meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Magnusem a Nepo, gdzie mogła ta końcówka powstać, ale Nepo, mając z głowy, to co może właśnie być po, tej, po tych właśnie ideach Ulfa Andersona, poszedł w bardziej skomplikowaną wersję, gdzie później przegrał. Nie, ale właśnie to mogło powstać, i, i, i tutaj. Właśnie to tak mi się trochę tak przypomina, nie? że ta taka przeważka, właśnie koina C3, pewnie zabunkrowanie punktem B4, takie typowe właśnie granie w stylu Ulf w tym w tym wypadku następuje. Okay. A kiedy on żył? W sensie, kiedy on grał? Oj, teraz to on gdzieś niedawno, jakby to, to on jeszcze jest sprzed kilkudziesięciu lat. Zaraz ci okay. dokładnie powiem. On okay. się urodził w 1951 roku. A, no to... Szwedzki szachista, tak? Także gość, gość jest niesamowity. Polecam, polecam sobie jego partię przestudiować, bo <głos》> muszę powiedzieć, że jakby to, to jak on wygrywał, to, to, to się rzadko zdarzało, nie? Okej. Okay. Yy, no dobra, a tutaj. Bierze co jeden. Co... Oj, what? Wiesz, tutaj jest wieża bije, chyba wieża bije Hetman, tak? A on tu liczy no dawane mi 4-może. Hetman 4? Okej, okay, to w sumie. Aha, bo może w ogóle koń wyjdzie tak, tak jakby tak teraz. Po prostu. Wieża A1 na przykład? Koń C3. Nie, no bo jest koń C3. No maksymalnie chwileczkę, tu, tu. Ciekawe. No ja nie Jakby ja, mój pierwszy jest to jest wieża bije C1, wieża bije C8 i hetman, ale znała bije D4 na końcu. Nie hmm. To ładnie policzone, no ale z jakiegoś A1, powodu nie działało. To, to o czym myślałem, końce C3 i, i kuchaj, tutaj skoczek wyszedł, ale tak czy siak jest ta presja po tych No Tutaj musimy zasięgnąć pomocy, drodzy widzowie, maszyny. Maszyna mówi wieża C2 w tej pozycji. Maszyna... Okay w sumie. Yy, mówi wieża C2 i o co chodzi, że teraz robimy dokładnie tą samą ideę, co wieża A1 tylko odcinałem pole C3 przeciwnikowi. Ładne. I pobić. No okej, okay, nie ma jak wyjść. No dobra, ale to wieża C2 to jest taki ruch, który łatwo jest znaleźć, jak się wie, że coś jest, nie? Ale. Ale jak tego nie wiemy, no to jest ciężej. Oczywiście, także tutaj jakby dalej jest ta przewaga i podejrzewam, że tutaj jeszcze Bartłomiej Heberla będzie miał okazję trochę poopresować swojego przeciwnika, no ale jednak ruch wieża C2, no podejrzewam, że na klasyku do znalezienia na pewno, tak, ale na, na blicu na tej jednej minucie nie jest to tak, nie jest to tak oczywiste. CM jest osiągalny dla zwykłego śmiertelnika? Znaczy z tego co ja wiem, ja jestem dość zwykłym śmiertelnikiem i udało mi się wbić, także myślę, że jak najbardziej. Z tego, co wiem, ale tutaj to Marcin musi potwierdzić, ale nawet Marcin jest zwykłym śmiertelnikiem, a nawet jest wyżej niż CM. Także mhm. chyba te rzeczy są dla zwykłych. Ja ja coś powiem więcej, tak. widzowie nawet. Ja mam dosyć ciekawą historię szachową. Mianowicie moje pierwsze mistrzostwa polski wyglądały następująco, że zrobiłem punkt z 11 partii i zająłem miejsce ostatnie. I wyobraźcie sobie, że nawet taka osoba była w stanie wbić FMA. I ranking ponad 2400 Elo na klasyku. Także tutaj myślę, że myślę, że każdy ma, ma jakieś szanse, przynajmniej, żeby wbić, wbić tytuł międzynarodowy. Tak jest. Natomiast wracając do pozycji, to na pewno to jest taka w miarę do jednej bramki. Typu tutaj czarny raczej myśli o tym, żeby właśnie tę partię wyremisować. Aczkolwiek no jeszcze są jakieś tam próby Mata na ósmej linii czy coś w tym stylu, bo Hetman B1, Hetman B3 to może być coś, na co. Yy, na co trzeba uważać. Okej, okay, król H2, tu no i pewnie wieża bije po prostu na B4 która, i Która dwie wieże zaraz która B. Którą byś bił wieżą? Wieżą z D czy wieżą z B? Tom bym bił, tak jak Artemis. <grym> tak jak weszło w partii, tak? <grym> tak? Tak, tak. Ale tu w ogóle wieża b a nie, wieża B3 jest... To Dama D6 jeszcze, jest... jeszcze sprytne. Tutaj podejrzewam bardziej, a, o to, że tak. Hetman nie wchodzi do gry. No właśnie, to jest Dama D6. I znowu mnie posłuchał. <grym> No Podejrzewam, nie. że chodziło o dama d4 i tutaj szybko, żeby wjechać właśnie po tych sabłościach na, na, na szachownicy. Okej. Okay. A, no to tu już raczej będzie to zmierzało do remisu. Yes. Chociaż jeszcze może biały spróbuje coś, ale no bo ma niby lepszą strukturę pionkową, tylko tutaj zawsze jest ten kłopot, że chociaż teraz jakieś wieże e7? Znaczy się pionka jeszcze nie zdobędę, jak mi się uda, ale obiektywnie... Obiektywnie dałoby się to wybronić. Na pewno jeszcze wiele cierpienia przystoi przed, przed Kamilem Dragunem. Tak, bo tutaj zaraz, jak dwie wieże wejdą, tu. jakieś może wieża, wieża tu 8 teraz dokładnie. Może wieża, właśnie za chwilę jeszcze wiesz. Może król G2 pójść najpierw i, i później wieża B8, wieża, wieża H8, grozi o, posunięcie ale... w ogóle H5. Jeszcze myślę o tym. O, właśnie, posunięcie H5. I teraz grozimy posunięciem wieża B8 z ideą, oczywiście, dania mata. Może no. teraz chyba G6, dokładnie. Mhm. Idealnie w tempo, co? Zdążył. Zgadza się. No dobra, ale tu dalej myślę, że biały może próbować w jakiś tam sposób. Właśnie g4, króla podprowadzić na g2, próbować atakować słabego pionka na g5. Przejść ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli obroni. byś chciał pójść bardzo mocno na, na b5, no to zawsze będzie presja na f2, także tutaj też nie można jakoś super mocno dzwonić, zawsze jest rewierza f3 na przykład w pozycji, nie? Okay, I chyba remis w ogóle powiedz a4, tak. tak. Tak, jeszcze także idziemy do kolejnej giereczki. Kamil Dragon teraz skakuje na kolor biały i znowu do 4 czyli tej. Kamil mówi bardzo konkretnie: Ja trzymam się swojego repertuaru, pakuję D4. Pakuję D4 i w tym wypadku będę później dalej, dalej myślał. Marcin, kiedy kolejny turniej normę na Mistrza Międzynarodowego? Mam zaklepane turniej we Francji, w, tutaj w Dunkierce. Będzie to turniej Capella La Grande, w tamtym roku grałem. Zrobiłem performance na IMA, ale zabrakło mi jednej technikali, zabrakło mi jednego gościa, który by wykupił tytuł FMA albo WMA albo a cokolwiek innego, Aha. międzynarodowy tytuł który nie jest CM, ani WCM, -em. jakby tutaj o to chodziło i bym miał IEMA, ale zabrakło mi tej technikali, bo miałem i tytuły, i federację, i wszystkie inne rzeczy, także yy, i performance. Nawet o chyba pół punktu przekroczyłem nawet, ile potrzebowałem, także no Ooh. smutek, smutek. No wygrałem w sumie, przegrałem tylko z arcymistrzem 2.640. I arcymistrzem 2620. To tak kojarzę, że w tym turnieju, a resztę partii wygrałem nawet z arcymistrzem jakimś tam innym, 2400. Także tutaj no było mi dosyć, dosyć smutno po tym turnieju, że nie zrobiłem. Ej, taki losowy szach. <gryw> no, tej król H8 jest bardzo ryzykowny, uważam, bo zauważyłem, że podchodziłem pod jakieś ewentualne. Przeciągi po linii H. Kiedyś byśmy mogli odblokować ewentualne wierszuchy typu G5. Chyba królew 8, Tomek. No, a jednak nie. Jednak nie. <grym> Ale tak. Jakby wydaje mi się, że tutaj białe tak się ustawiły bez jakichś wielkich perspektyw. To chyba, że jakieś G4 i G5 będą prowadzić. No w sumie. No okej, okay, no to teraz to ma sens. Uuu, G4, bardzo ładne posunięcie. Zauważ, to też warto w ogóle pokazać, że zauważ Tomek, jak długo Kamil Dragon czeka z Roszadą. To jest mm -hmm. ruch szesnasty, a on dalej nie powiedział przeciwnikowi, idę w tą, czy w tą, nie? To jest bardzo. Mm -hmm. y Nowoczesne podejście. Ogólnie widzowie nie polecają wam tego w waszych partiach, żebyście tego nie robili, bo arcymistrzowie troszkę inaczej są w stanie ocenić ryzyko na szachownicy. Także tutaj ruch świetny G4, jakby cały czas czeka na przeciwnika, bo jeżeli tak, przeciwnik teraz nie zareaguje poprawnie, no to w tej sytuacji ja pójdę w długą, zapakuję z wieże po linii H, Pchnę G5, otworzyli niecha, dam mata. Koniec partii, dziękuję, do widzenia. Także tutaj, jak się za bardzo szarpnie przeciwnik z drugiej strony, to wtedy ja sobie pójdę w krótką stronę i po ewentualnych sabościach przeciwnika wycisnę. Także tutaj taka troszkę gierka psychologiczna następuje w tej, w tej partii. I muszę przyznać, mhm. że g Ruch to jest taki ruch, który rzeczywiście warto, warto pokazywać uczniom po prostu. Prawda. Okej, okay, no i właśnie czarny, bojąc się prawdopodobnie trochę tego wszystkiego, co może nastąpić, proponuje wymianę hetmanów, no bo wiadomo, jak możemy dostać się pod jakiś atak, no to fajnie jest te hetmany wymienić. Natomiast po każdej wymianie hetmanów, to z kolei czarne tutaj raczej, jakby nastąpiła teraz wymiana hetmanów, to czarne raczej by nie płakały, dlatego białe chcą te hetmany zatrzymać, no i znowu jakieś g5 trzeba będzie brać pod uwagę. Tutaj wydaje mi się, że tak z takiego stycznego punktu widzenia... Będzie się bardzo ciężko Bartkowi Heberli grało w tej pozycji, bo no, widzisz taki ruch jak g5 i chciałbyś się przed nim obronić, a nie bardzo jest jak. No, nie widzę ruchu, który by się przed tym bronił. Może się nie musimy w ogóle tego bać, także tutaj jakaś inna reakcja. Z reguły się mówi, najlepszą obroną jest atak. Także w tej pozycji może ruch typu goniec D6 i żeby tutaj przeciwnika pressingować po tej linii e, także to, to jest jeden sposób na realizację, ale tak, gdybym grał korem czarnym, na pewno miał zawsze z tyłu głowy to, że, <noise> że jakieś ruchy G5 mogą się w pozycji pojawić. W ogóle takie pytanie, to do, do Ciebie Tomek, je prze, mhm. prze, przekieruję, to jak pierwszy zdobywca tytułu międzynarodowego go, to, to zdobył, jeśli musiał wcześniej wygrać z kimś, kto już go miał? Znaczy, ja powiem tak, nigdy o tym nie czytałem, więc będę mówił tak bardziej z głowy, ale strzelam, że po prostu te tytuły zostały nadane w pewnym momencie i były inne możliwe. Znaczy, jakby po prostu nadali tytuły i osoby już tytuły miały, nie? Z tego co wiem. Dokładnie. Jakby tam była właśnie kwestia, że FIDE na początku nadało tytuły, no a później już się karuzela się rozpędziła i. Ale też nie było prosto, bo tam żeby wejść w ogóle na ranking L trzeba było mieć 2000 albo 2200. Tak, ja, ja pamiętam jak, jak za moich czasów, Marcinie, wyobraź sobie, że ludzie, jak mieli ranking 2000, nie wiem, 137 FIDE, to się ludzie z nich może nie że śmiali, ale po prostu tak jakby takie osoby nie były szanowane. Bo ja pamiętam, jak, byłem naj... jak jeszcze ja zaczynałem grać w szachy, to na elo wchodziło się od rankingu 2200, nie? więc yy, początkowo jakby to było bardzo wysoko. No i dlatego też właśnie za naszych czasów, ty pewnie, Marcin, też pamiętasz te czasy, że była kwestia taka, że wtedy się dużo bardziej kategorie liczyły, nie? Bo teraz jednak, jak tak patrzysz na zawodnika, no to patrzysz, jakie ma elo i to, czy on ma pierwszą kategorię, czy drugą kategorię, czy trzecią, no to patrzysz bardziej na elo. A wtedy, no to te kategorie miały dużo większe znaczenie. Zgadza się. Także tutaj, no pamiętam właśnie, że też kiedy ja wchodziłem akurat to. To było tak, że było od 1400. To, to był taki. chyba teraz tylko mają w ogóle wrócić, także, także to tak jest tak. to. No dobrze, w partii poszło posunięcie G5, zobaczmy, czyli to, o czym mówiłeś, tam, czyli to otwarcie linii H potencjalne. Poszło go, więc bije E5, Dbije E. No i tutaj czarny mówi w porządku, śmiało, może już pójść po pionka H6. Ale ja w tym czasie zainteresuję się albo właśnie odbiciem, albo po prostu zbiciem pionka na E5. Tak, tak. To w sumie nawet z takiej ciekawości możesz pokazać, bo to dla widzów może będzie takie, że się czegoś nauczą, a mianowicie, że jak nastąpi bicie na H6 przez to losowo i zbijamy skoczkiem na E5 to na przykład jak teraz białe zagrałyby h7, to się wydaje, wow, już prawie matujemy króla i w ogóle, ale okazuje się, że król idzie na h8 i pozycja dla czarnego jest bardzo fajna, bo ten pionek bardzo dobrze go osłabie, osłania i nie ma możliwości w ogóle ataku, także to jest na pewno rzecz, na którą Herla i musi uważać. No tak, ogólnie właśnie tym najlepszym obrońcą króla czasami jest pionek przeciwnika, który jest nie do zbicia przede wszystkim, a dwa... A dwa tak naprawdę to, często właśnie no to i nam utrudnia te działania, bardzo byśmy chcieli często właśnie tego pionka się pozbyć, ale no właśnie nie możemy z uwagi na to, że swoich pionków bić nie można. Okej, okay, król na E2 bardzo. Król Edwa w ogóle. Rozumiem podejście, jakby okej, okay, rozumiem to podejście, że pójść bardzo mocno do ataku, ale trochę się obawiam, że, że w tej sytuacji... Po prostu Kamil Dragon nie docenił. Nie docenił właśnie kontry po H, B, G i wieża bije E5. Wiesz, jakby tutaj za chwilę ruchy typu D4, ruchy typu okay. D5 mogą się pojawić. No i w tej sytuacji po prostu białe mogą nie zdążyć z przegrupowaniem swoich sił. Powiedzmy, wieża H4, typu posunięcie wieża H1, tak? Podejrzewam, że to Kamil Dragon ma teraz w głowie, o tym myśli, żeby właśnie w taki sposób tą pozycję po prostu rozgrywać. Okej. Okay. Tutaj jeszcze muszę sprostować, bo ktoś napisał, że za moich czasów na pewno wchodziło się od 2200 Elo. Ty, no nie wiem. Mi się wydaje, że się wchodziło na pewno co najmniej od 2000, ale wydaje mi się, że od 2200. Ale może już gadam. A, dobra, to zapytam jeszcze tak. A um, kiedy były aktualizowane listy? Co, co jaki okres czasu? Co... Pamiętam, że jak już miałem ranking, to były co 3 miesiące. Ale może nawet było, albo znaczy na pewno co trzy miesiące, ale może nawet 3, później, rzadziej, że tak powiem. No to jeszcze ja pamiętam byłem, kiedy były trzy miesiące aktualizowane rankingi, ale to podejrzewam, że to jak mówisz o tym momencie, kiedy były co, co rok aktualizowane. Czyli widzowie, pomyślcie sobie tak: wbijacie o, ranking Elo macie ranking 1200 hmm. przez cały rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Wyobraźcie sobie, że podczas tego roku każdy turniej, który gracie, się właśnie taki sam ranking, ale wasz skill rośnie. Czyli na każdym turnieju możecie bić powiedzmy po 100-200 punktów, nie? Jeżeli wam dobrze, dobrze idzie i to bardzo dobrze. No i nagle po takim roku czasu nie macie 1200, a macie powiedzmy 2200 na przykład, tak? To były też takie ciekawe sytuacje, że zawodnicy po tej właśnie liście rocznej no, szli powiedzmy o kilkaset punktów do góry, jeżeli chodzi o ranking. Okej. Okay. 1, 1 stycznia 2004 roku było przeliczenie, zmniejszono ranking do 1800. No to okej, okay, no to ja mniej więcej wtedy zaczynałem grać w szachy. Już jeździłem na pierwsze mistrzostwo Polski. No, mo, mo, mogło tak być, że po prostu słyszałem, że, że obniżają. Więc trochę się minąłem z prawdą, być może. Ale wiecie, to 20 lat temu. To 20 lat temu, natomiast... Dziękuję za sprostowanie tutaj w takim razie. OK, natomiast jeżeli chodzi o te pozycje, no to jak to wygląda? No Bartłomiej Heberla zdobył pionka, z tego ataku w zasadzie nic nie wyszło. No i teraz będzie końcóweczka, w której to czarne będą próbowały realizować tego pionka, ale to wydaje się być dość prosta pozycja do realizacji. Bo jednak. No, te wieże są jednak na otwartych liniach. Zawsze możemy proponować jakieś wymiany. Skoczek na F4 jest bardzo fajnie ustawiony. No tutaj jest jeszcze kwestia taka, że może skoczek D6 i wymian, ale to nie powinno być dobre. To jeszcze widełki już, prawda? Po, po posunięciu f wczoraj mamy jeszcze widełki. No i teraz pytanie, tak Tomek, czy, czy już znowu. Okej, okay, końca D5, jakby to jest pytanie, ale drodzy widzowie, tak jak Tomek mówił wcześniej, ten stockfish, który tutaj jest na stronie, nie zawsze jest obiektywny i czasem pomija pewne, hmm. pewne idee. Tak, bardzo często w takich końcówkach będzie, będą tutaj wyskakiwały pytajniki i bardziej to jest kwestia tego, że grając taką końcówkę, jak masz mało czasu, to nie musisz wykonywać cały czas najlepszych ruchów. Możesz sobie pozwolić na ruchy gorsze, które nie psują twojej pozycji, no bo i tak prędzej czy później będziesz w stanie to zrealizować, co nie? A tak to przynajmniej masz więcej czasu do namysłu. Zauważ Tomek, tutaj już się Bartłomiej Heberla dwoi, Chciałem powiedzieć, troj, ale nawet nie ma z czym. <grych> Także wieża na, na E8, wieża na E7, i za chwilę chyba będzie wjazd albo na E1, i będziemy robili ekspansję na, na pozycję przeciwnika, właśnie na punkcie, na pierwszej linii, albo będziemy wjeżdżali na dwójkę, jeżeli nam się oczywiście tutaj w tej pozycji uda, to wieżę jakoś zneutralizować, Także bardzo fajne podejście w ogóle takie ruchy typu G6, nie? Zauważ, że on wie, że to ma dużo czasu. Nie musi się śpieszyć. No i w tym macie G6, a, żeby kiedyś piąć ubronią, żeby nie trzeba się było stresować, tak? W tej pozycji. Teraz wiadomo, biały ma świetnego skoczka na punkcie. C5, no i. Uu, tam o, chyba i była było, podstawka. Tak, tam było o. koń bije B7. Tak, to już pochwaliłem skoczka, także za chwilę Cały pokażemy, co, co tam jest. było. Było koń B7 drodzy widzowie, wieża bije B7 i wieża bije C6. I nagle się okazuje, że w tej sytuacji jest szach i po króle 5 mamy wieczny, wieczny szach po prostu w pozycji. Także to jest to, to jest to. I żeby tylko konia nie stracić. Także to było to. Było, to w partii poszło A4, wieża H1, koń na B7. Uu, o, wykrzyknik. I poszło. W trochę Wredance. innej redakcji. Nawet lepszej mi się wydaje dla, dla koloru czarnego. Bo tu jeszcze jest punkt B4 Tamek. O kurczę, wieża F1. Wow, no to taki Ruch, ruch genialny, ale. Ale mam ale wrażenie, że powiedzieć. przesadzone, bo tu na końcu właśnie jest posunięcie wieża C2 wisi skoczek, wisi koina B7 również. I też na końcu wariantu trzeba myśleć o punkcie, punkcie C6. Także końcówka wieżowa. Niestety niestety tutaj bez piona. Po, po ewentualnym wieża bije C6. No, ale tej ponowie raczej się nie, nie kłapią do tego, żeby te pionki zgarniać. No, ciekawe, bo prawdopodobnie znaczy. Białe mogą zbić dwa pionki w zamian za jednego pionka, tylko kwestia tego, na ile ocenią, że tamta pozycja jest do wygrywania. Na pewno tutaj już po tych błędach Kamil Dragon nie ryzykuje niczym. Będzie tutaj walczył teraz on o wygraną. Natomiast ze względu na to, że już zostało powierzy, no to, to tutaj już raczej nie spodziewam się jakichś wielkich podstawek. To już będzie kwestia tego, na ile ta pozycja jest do wygrywania, bo... Bo może być, ale też może nie być. No czarne ustawiałem się najbardziej logicznie. Bardzo klasycznie. Tutaj rozumiem, dlaczego poszło wieża A7. Dlatego, żeby nie wpuścić króla na ewentualne... Oj, 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 oj tu nie, o, nie będzie mata. Wieża H7, wieża H4, mat. Ale a podstawka mata. A dwa ruchy. Ale tutaj bardzo, bardzo przykra partia po stronie Bartłomieja Heberli, ponieważ całą partię dominował ta. i w końcu na jedno czasie niestety, ale podstawił. Także tym akcentem i to chyba w najgorszym możliwym najgorszej możliwej redakcji, dlatego że na przerwę Bartłomiej Heberla właśnie tutaj tą partię przegrywa. O. I teraz przechodzimy dosłownie za kilka minutek do sekcji 3 plus 2, także ja już tutaj na scenie podmieniam, podmieniam tempo i. No i czeka, czeka nas kolejne bardzo ciekawe partie. Ale powiem Ci Tomek, mega też mecz wyrównany. Może wynik tego nie oddaje jeszcze, bo mhm. są dwa, dwa punkty <Ky> różnicy. Aczkolwiek uważam, że, że tutaj yy, i Kamil Dragun i, i Bartłomiej Heberla pokazują, że są w stanie te partie wygrywać bez większego problemu, tylko wiadomo, ta precyzja na niedoczasie jest istotna, tak? Żeby tutaj takich nie było podstawek matów, nie było podstawek pion pionka, tak? Z pionkiem więcej przewagi, właśnie nie udało się teraz zrealizować tej, e, tej pozycji. Tak, no ewidentnie Bartłomiejowi Heberli trochę brakuje takiego wykończenia, co nie? Że tutaj jakiś kombos nagle mu się trafi, tutaj jakaś podstawka. Bo mecz jest bardzo wyrównany i wiesz, jakby tutaj było 4,5-4,5, to nie naszekalibyśmy, że o kurczę, no, nie zasługiwał, czy coś, tylko to by było takie odzwierciedlenie. Natomiast 5,5-3,5 <coughs> będzie dużo zależało od psychy Bartłomieja Heberli, bo można się załamać po takich dwóch partiach, gdzie mogło to być zupełnie w drugą stronę. Zgadza się także tutaj, no, mówię, gierka bardzo smutna. Dograł się do zwycięstwa, do pozycji wygranej, ale. No, to jest później tej tego właśnie wykończenia, o którym mówisz Tomek. Paweł, pytanie, czy będzie transmisja nocnego Title Tuesday? Pytanie o Tomek, do ciebie w sumie, czy będziesz transmitował Title Tuesday? Oj, raczej nie. Raczej, raczej nie. nie. Nawet nie wiem, czy byśmy się wyrobili, bo to też <laughs> jakby była jakaś grybaczka albo coś, nie wiadomo. Tak, z mojej strony, co rozmawiałem z Dawidem, to jeśli będzie grał Duda, no to zachęca, żeby zrobić Title Tuesday. <laughs> A jeśli nie będzie Dudy, no to raczej Title Tuesday również, również nie będzie. No także tutaj jesteście zdani na, na łaskę naszego polskiego zawodnika. Zobaczymy, czy, czy się pojawi, czy nie. Ja osobiście grać nie będę Title Tuesday. Ale powiem wam, że fajnie się ogląda i komentuje takie szybkie szachy, bo no już ponad półtora godziny, a jednak strzeliło szybciutko i dużo się dzieje, także bardzo fajnie, nie? że to są takie partie, w których popełniane są błędy i przewaga z jednej do drugiej strony, no leci czas. Fajnie. Tak, tak, tak. tak tutaj rzeczywiście ten format jest bardzo, też bardzo przyjazny tak? dla, dla widza i dla komentatorów, no bo jednak nie masz tych partii, powiedzmy, kandydatów, A? masz 7 godzin gierkę, czy tam tempo gry, które Niestety, czasami sprawia, że się, że się można zdrzemnąć w trakcie oglądania. A mm -hmm. tutaj rzeczywiście toczy się jest akcja, wiele partii, zwrotów akcji, no i tutaj widzimy, że no teraz idziemy na niższe tempo gry, także no jestem mega ciekawy, co panowie wyciągną, czy w ogóle może Bartłomiej Heberla wiesz, szykuje inne otwarcia na tempo 5 plus 2, inne otwarcia na tempo 3 plus 2, a zupełnie co innego na przykład na buleta, tak? Też takie możliwe są, są przypadki. Tak, tak. Także, drodzy widzowie, mam nadzieję, że to Wam się podoba. Aktualnie meczy, meczycho, powinienem powiedzieć meczycho, bardzo tutaj ciekawie, ciekawie tutaj się to, się to przedstawia, ale powiedzcie mi w sumie, jaki jest Wasz ogólny faworyt w całej edycji Speed Chess Championship, tak? tej polskiej naszej edycji. Jak myślicie, kto tutaj zostanie zwycięzcą, albo na przykład kto, kto znajdzie się w naszym tutaj ścisłym, ścisłym finale? No... Ja nawet bym... znaczy wiadomo, no, każdy powie, że duda, nie. Ale tak poza Duda, bo, bo no, jest faworytem, i szczególnie, że to jest taki zawodnik, który, yy, który, który lubi grać szachy błyskawiczne i jest mnie niesamowicie dobry. Natomiast tak poza nim, to moim zdaniem fajnie by było właśnie widzieć jakiegoś underdoga, który dochodzi daleko. I bardzo fajne jest też to, że ci zawodnicy faktycznie grają to są wyrównane mecze, nie? Że nawet jeżeli mierzy się zawodnik teoretycznie silniejszy z teoretycznie słabszym trochę, to i tak te mecze są w zasadzie do ostatniej minuty niepewne. Tak, tutaj też czytam właśnie teraz czat, co proponuje widownia. No, A ja za drona Bardzo muszę przyznać widzowie, że troszkę muszę wam zarzucić brak polotu, jeżeli chodzi o i brak tej żadnej takiej, takiej bardziej ryzykowej decyzji, bo widzę, że pojawiają się kwestie, że finał to będzie Mateusz Bartle versus Jan Krzysztof Duda. Powiem tak, no bardzo bezpieczny tutaj zakład, jakbyście chcieli obstawiać, ale ja mam takie dziwne wrażenie, że, że tutaj Antoni Kozak może troszkę namieszać w tej, w tej drabince dolnej i naprawdę. Ma, ma wszelkie argumenty, żeby tutaj swoich oponentów ogrywać, także widzieliśmy po meczu właśnie z Jackiem Tomczakiem, tam, tam naprawdę, Jacek też grał świetne szachy oczywiście, to, to też warto powiedzieć, no, ale w tych trzech momentach potrafił właśnie wodę z kamienia z zawodnikiem 2.600, tak, no prawie 2.600 też właśnie ładnie wycisnąć, także tutaj ja jestem skłonny obstawić, że jednak może tutaj Antek zajść bardzo, bardzo daleko w tym turnieju. O, tak, jeszcze tak. Klinko i tak, tak, tak. Jan Klinkowski też bardzo, bardzo młody zawodnik. Ostatnio rewelacja przebił ranking re re 2500. Szykuje nam się kolejny właśnie arcymistrz, także zgadzam się, że też tutaj. Mr. Klinkowski może może właśnie tej fajnie zaskoczyć i jestem ciekawy jakby doszło do pojedynku właśnie z, z Janem Krzysztofem Dudą to to bym właśnie tutaj był bardzo ciekawy jakby to się wszystko potoczyło tym bardziej, że, że ten zawodnik też dużo gra na internecie i tutaj na pewno by Jankowi nie, nie odstawał w ogóle zobaczmy drabinkę drodzy widzowie, bo to jest, też, to jest też właśnie bardzo istotna kwestia jak to się aktualnie prezentuje w naszym, w naszym turnieju Zauważcie, że na dzień dzisiejszy czekamy teraz na rozstrzygnięcie jeszcze Jeszcze tutaj trzech meczyków Tak, dzisiaj mamy meczyk Kamila Draguna z Bartomem Haberlu Ale zauważcie, że, że tutaj też nam się szykuje mega ciekawy pojedynek Kacper Piorun vs Kacper Drozdowski Czyli dwóch Kacprów będzie grało Gdzie tak naprawdę Kacper Drozdowski jest świetnym taktykiem A Kacper Piorun jest mistrzem świata w solvingu Czyli też w rozwiązywaniu zadań szachowych Także dwóch bardzo mocnych zawodników, bardzo silnych zawodników, e, którzy mają właśnie szansę wejść do ćwierć finału. Także tutaj na pewno e, tutaj, no nie ukrywam, że te, e, pojedynek Janka e, z, e, z naszą z naszym nowym nabytkiem, nabytkiem tak? E, Zawodni zawodniczką e, to jest Aleksandra, prawda? To, to to jak się nie mylę. Aleksandra Malczewska. Tak, tak, tak. tak nie chciałem szerzyć imienia, także szukałem jakiegoś e, szybkiego obejścia, ale tak, tej e, Aleksandra Malczewska też potrafi zaskoczyć. Nawet grałem ostatnio z Aleksandrą na Title zdeju. Miałem okazję pyknąć 3 plus 1 gierkę, no i wygrałem. Także tutaj czuję się czuję się trochę wludowany, że może bym tutaj do zera nie przegrał, ale, ale na pewno z Jankiem nie będzie miała prostej przeprawy. Także tutaj czekamy na rozstrzygnięcia. No i e, jeżeli chodzi o. W, w ogóle, w ogóle, w ogóle program, zauważ wyniki, nie? Że to jeszcze wstrącę się, że no każdy mecz poza jednym to była przewaga jednego punktu. Hmm. Dokładnie. Także tutaj bardzo, bardzo bliskie pojedynki. E, no i cóż, i tutaj mamy. Mamy też harmonogram, także drodzy widzowie, no dzisiaj jest 23, także kolejne, kolejne dni aż do 28 będziemy mieli codziennie, codziennie Speed Chess Championship i na pewno będzie się działo, działo sporo. Także myślę, że możemy powoli wracać do naszego tutaj studia. Ale, o, zawodnicy chyba już powoli, powoli wracają do stanowisk. Zobaczymy, czy... Czy to już ten moment, czy jeszcze, czy jeszcze będziemy musieli chwilkę poczekać? No ciekawe, czy jakby liczba blanderów, liczba poważnych błędów wzrośnie na niskim czasie, bo z jednej strony powinna, ale z drugiej właśnie 3 plus to jest jeszcze takie tempo, gdzie no są momenty, gdzie możesz się zastanowić. Wiadomo, im tego czasu jest mniej, tym jest trudniej, ale, ale jednak szczególnie ten dodatek dwóch sekund dużo daje, bo masz ten taki komfort, że jeżeli dobrze policzysz wariant, jeżeli przejdziesz sobie do wieżówki, nie wiem, z piąkiem więcej, no to mając ten dodatek sek dwóch sekund, no zawsze możesz trochę spokojnie, trochę więcej spokoju, nie? Nie musisz się martwić o to, że zostaniesz oflagowany. Właśnie takie, Tomek, do Ciebie pytanie. Czy wolałbyś w tej edycji, ogólnie w tej, w tym formacie zawodu, wolałbyś widzieć na przykład bonifikatę jednej sekundy zamiast dwóch? Tak, tak. Sam turniej jest mega fajny i tak jakby nawet się nie spodziewałem, że to będzie tak wyglądało, w tym sensie, że naprawdę są wyrównane mecze, świetnie się to ogląda i i jest fajnie. Natomiast jakby była jedna rzecz, którą mógłbym zmienić, to wolałbym, żeby było to 3 plus 1. Właśnie, bo wtedy <laughs> tych partii jest więcej siłą rzeczy i też zawodnicy muszą grać szybciej, przez co właśnie y, ta... No, no jest więcej emocji, nazwijmy to, ale 3 plus 2 też jest naprawdę bardzo spoko. No jedynie y, no, te bulety, 1 plus 2, jednak ja bym wolał, żeby na pewno było 1 plus 1, bo te dłuższe tempo, wiadomo, może się zastanowić, spoko, ale bulety wolałbym 1 plus 1. Jakby też, też są takie odczucia, że właśnie ta dwie sekundy to jest jednak sporo w szachach internetowych i, i to nie jest tak, wiesz, jak na, szach na żywo, gdzie masz figurki do przestawienia, tylko i musisz, wiesz, sięgnąć A. po figurkę, później zegrać, kliknąć, tylko masz wszystko, że tak powiem, mm -hmm. automatycznie. Dlatego A. sekundka to, to było coś, co podejrzewam, by jeszcze bardziej nam podkręciło te emocje tak, tego formatu. Jedna sekunda jest, ma wszystkie plusy. Tego, że masz dwie sekundy, ale, ale tak jakby nie przedłuża. Bo na przykład była taka sytuacja, kurczę, nie pamiętam, który to był mecz, czy to ty komentowałeś, czy nie, ale był jeden taki mecz, gdzie pierwsza partia buletu trwała prawie 9 minut. No tak, to tak, tak. Bo, bo tam końcówka i wiadomo. Nie? Tak, jakaś hetmanówka, powiedzmy, szachy po prostu na prawo i lewo zaczęły się, także to, to, to jest minus, ale i tak cieszył się, że w tej edycji nie ma tego, takiego momentu, gdzie. Zawodnicy specjalnie czekają, powiedzmy, czyli mają na zegarku, mhm. powiedzmy, minutę, dwie, no i czekają, aż czas spadnie, po prostu, tak? Także tutaj. To, to no, mi się raz bardzo tak podoba. Tak było, jak grał Grzegorz Nasuta chyba z Jankiem Klimkowskim albo z kimś, no może pomyliłem. W każdym razie w tamtym meczu tak było, tylko że to była taka kwestia, że faktycznie no, przez całą partię miał lepszą pozycję i potem gdzieś tam wypuścił, to zdecydował się, że te 10 sekund już poczeka w remisowej. Nie? No ale tak ogólnie on no nie ma takiego, jak Hikaru czasami słynie, z tego, że potrafi naprawdę długo, długo przeczekiwać. Tak, także tutaj no mówię ja, ja w tym okay. kierunku. Też, no i widzimy się, trochę sypnęły te pytajniki, Tomek, co? A, w tej tak, partii. Tak. Goniec E5, goniec C7 też pytajnik. Wieża E8 dosyć średnie. No dobrze, zobaczmy. Takie typowe ustawienie. To się nazywa Kaymer, to wariant Kaymera, nie wiem czy, czy kojarzysz. Konie f Koniew 3E3-C4 to jest wariant Kaymera. Nawet widziałem na, na, na Człowiek z jakiś kursik od tego, na, nagrał Mendonka Leon Look, gość 2600 i ma tam chyba 18 lat. Bardzo ciekawe ustawienia, typowo takie dociskanie i każda taka później właśnie kwestia ustawienia figury ma tu szalenie duże znaczenie. Właśnie tej często ta przekątna A1H8 odgrywa kluczową rolę, właśnie w kontekście tego ataku na, na szydek królewskim. Tak, tak. No na pewno tak to wygląda jak bardzo fajna pozycja dla białego. Z uwagi na tego gońca na B2 połączonego ze skoczkiem na F5. W sensie to jest taka konfiguracja, gdzie no biały zawsze będzie miał jakieś możliwości. Aczkolwiek oczywiście czarny też ma swoje opcje, no bo jak widzimy D4 rozwalanie tego centrum, zabrakło trochę białych pionków w centrum i znaczy tylko kwestia tego, że jak to centrum się otworzy, to faktycznie to może też być na korzyść białego, ale ewidentnie czarne. Natomiast to, co mnie dość mocno zastanawia, to fakt, że Kamil Dragon ma już ledwo ponad minutę. Co jest dość takie. No... Źle może wróżyć na kolejne, kolejne partie, bo im będzie mniej czasu, to nie będzie miał możliwości, żebyś sobie tak podumać tutaj, co nie? Jeszcze odpowiem na jedną rzecz, a mianowicie, panowie, to są szachy, ma decydować umiejętność gry w szacha, nie umiejętność szybciej i myszką. No to się zgadza, tylko że tak jakby z jakiegoś powodu Wymyślono zegary szachowe. No i no wiecie, są turnieje, gdzie delektujemy się tym, że zawodnicy grają idealne ruchy, idealne partie i partie trwają 6-7 godzin. To będzie na przykład turniej kandydatów czy też mecze mistrzostw świata. Mój ulubiony. <grym> Ale są też takie, gdzie liczy się szybkość myślenia. To też jest szybkie myślenie też jest umiejętnością w szachy i trochę się dziwię, że czasami ludzie je deprecjonują. Bo jak masz dobrą intuicję, no to znaczy, że jesteś trochę lepszym szachistą niż ten, który musi wszystko przeliczyć dwa razy i mieć dużo czasu, nie? Jakby też sama nazwa imprezy, tak? Speed chest, tak? Także tutaj sama nazwa sugeruje, że chcemy troszkę tempo podkręcić i tak jak mówi Tomek, no mamy partię typu kandydaci. 7-8 godzin partia trwa, okej, okay, W porządku. No ale jednak no też nie każdy ma możliwości i przestrzeń, żeby przez 7-8 godzin oglądać, jak, jak ktoś gra jedną i wyłącznie jedyną partię. Także zobaczmy, się do partii. Nastąpiło Baby także tu widzimy, że potencjalnie. To, co mówił Tomek, że jednak Kami przypalił musu, multum ilość czasu, prawdopodobnie to wynika z tego, że niestety, ale nie do końca czuje powstało sutro czy Znaczy się. Często zawodnicy, tak mają, ja tak są często mam, kiedy nie do końca czuję co strukturę pionową, to wtedy bardzo dużo czasu przepalam. Muszę się zawsze upewnić, policzyć, Ale. a jeżeli gram coś, co już kiedyś widziałem, tak? Jakieś znam podstawowe plany, motywy, to wtedy jest mi o wiele prościej podjąć decyzję i e, po prostu gram pewniej, szybciej i, i zgodnie z tymi e, założeniami, które, które z reguły są w tego typu sytuacjach. Także to poszło Bebije C. Hmm. E, mi się, wydaje mi się, Tomek, że tutaj po prostu czarny liczy na ewentualne motywy typu. E, Wybicia, i później presji po tej całej przekątnej. Tak to jest jakby taki jeden motyw, a drugi to mhm. prawdopodobnie jest przeciągi na tej przekątnej B6. Ooo, aż e, A7, a tak ale... e, podejrzane posunięcie. Czy coś się tu podstawił? Ewidentnie. Ooo, czy to nie jest przypadkiem, koń bije 4? bicia, Goniec bije, koń bije, i na końcu jest goniec C4. Podejrzewam. Czyli wybicia. Koniec bije i tutaj można wybić, tak? Ja liczył. A nie, bo będzie. Nie, no będzie koń, jeszcze, dobrze. A i koniec dwa jest jeszcze na końcu. W tu ogóle. jeszcze będzie. Zobaczmy, co poszło w partii. Koń bije F4, nie nas ale. Okej, okay, no rozumiem to jest w porządku, jakby wziął parę. Tutaj wziął tego. Um, oczywiście pionka na, na F4. No i teraz, i teraz tak jak co... są problemy ogromne z końcem D3, z pionkiem G2. Także w tej sytuacji nie nie wróżę nic dobrego dla. Dla mm, Kamila, dla Bartomea Heberli. Aczkolwiek nadal to nie jest taka zero-jedynkowa pozycja, to znaczy oczywiście czarne tutaj mogą zdobyć jakość, grając skoczek skoczek Edwa i zdobywając wieże, ale jednak te lekkie figury białego będą atakować króla. Oczywiście komputer zawsze pokaże, że to jest ogromna przewaga koloru czarnego, ale na pewno kilka dokładnych ruchów będzie tutaj wymaganych, nie? Tak, no przewaga jakości wiadomo, to jest technicznie zwycięstwo, ale może dama f po prostu i U, prawdopodobnie tutaj... Po... Okej, okay. okay. nie zostało zagrane. I teraz co? No trzeba to bić i moim zdaniem trzeba gdzieś tego skoczka przestawić. W sensie tutaj już biały powinien yy, jakby mieć tako, takie podejście, że dobra tę pozycję trzeba utrzymać i ustawić na przykład skocz... No. Rozumiem jakby. Tutaj też bardzo praktyczna decyzja. Pozbyć się tych hmm. gońców, aby nie było niepotrzebnej presji na punkt 7 także świetnie, gońc bije D5, także za chwilę może zobaczymy posunięcie, gońc bije 4 tak? Z bardzo, bardzo mocnym ograniczeniem możliwości białego, no i Tomek, wydaje mi się, że ta partia już raczej jest wpisana na, na straty po stronie właśnie Bartłomieja Heberli. O, wiesz, zawodnicy tam po 10 sekund, 15, skoczki robią pidełki, jak wszyscy wiemy, także... <laughs> no ale dobra, no bez przesady też. To jest wieża i pionek w zamian za skoczka, więc tutaj musiałoby naprawdę coś bardzo nie pomyśli e, Pójść Bartłomiej Heberlin. No i zobaczymy, czy to jest znak tego, że Uch. Bartłomiej Heberla się sypie, czy jedna. Gryziło, no tak, ładna rzecz groziła. Prawda? Teraz też grozi wieża, bije H3 i trudno jest. Chociaż. No tu jeszcze Zaczynamy się słuchajcie. No Katmanem, tak. Ale pewnie wieża F2 pójdę po prostu. Ok, jeszcze profilaktyka. Ładne H6, tak. I teraz no coś ponieważ... tam jeszcze ten skoczek sobie skacze. Ale tutaj absolutnie. Na tu chyba wieża F1 po tak, prostu. Tak. F2 jakby też bardzo, bardzo popularne wieża G6 i, i leci. I e, tak, także to jest no ale, ale, ale dominacja. Ale smutna pozycja. Tak. No i wybicie grozi koniec. tu po królu jest mat. Także mamy rozstrzygnięcie. Idziemy do kolejnej gierki. No tutaj Bartłomiej Heberla niestety, ale kolejna, kolejna partia przegrana, tak? Pomimo tego, że pojawiły się pewne szanse tak w samym, w samym debiucie, e, miał, miał wszelkie argumenty, żeby tę partię wygrać. No i zauważ, Kamil Dragun to jest ktoś, kto ja właśnie zawsze bardzo lubię. Taki styl gry, główniaczki, hetmański nieprzyjęty, e, wariant grany oczywiście przez wszystkich mistrzów świata wariant główny, także bardzo, bardzo przyjemne, na delikatną przeważkę ustawienia. Wiadomo, przy idealnej znajomości toli, prawdopodobnie nemis, ale tutaj na pewno możemy przez bardzo długi czas popracować przeciwnika, tym bardziej, że mamy z tyłu głowy prowadzenie trzypunktowe, także Kamil Trago na pewno będzie chciał troszkę z tego, z tego czasu właśnie przepalać, żeby jeszcze to swoje, oczywiście, prowadzenie utrzymać. Tak, to ja są trzy coś. Proszę? Ja za chwilkę wracam. Okej. Okay. No dobrze, drodzy widzowie, to są trzy punkty przewagi, aczkolwiek e, ja pamiętam w Speed Chess Championship był taki mecz pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Griszczukiem, gdzie już każdy Janka spisał na straty. Tam dosłownie prawie, że matematycznie nie było możliwości, żeby Janek wrócił do meczu, potracił trzy punkty na dosłownie jakieś, nie wiem, osiem, dziesięć minut? Przed końcem musiał wygrać dwie partie z rzędu i to bardzo szybko, żeby jeszcze móc zacząć grać trzecią partię. No i potrafił to zrobić. Także, no tutaj, wiadomo, widzimy ocenę silniczka i widzimy, że silniczek tutaj uznaje, że białe mają znowu przewagę, ale okej, okay, bicie. No nastąpi odbicie. Aha, i chyba ten Pionek po prostu poleci, bo trzy figury będą go atakować. Ja Wam tego nie mogę przedstawić. Natomiast widać już to, co bardzo często w takich meczach yy, ma. Odwrotny skutek do zamierzonego, że tak ładnie powiem, a mianowicie, że Tłumień Heberla gra w taki trochę kontrowersyjny debiutowy sposób, zauważcie. Pionek poszedł losowo na G4, wieża jest na G8, król został w centrum i oczywiście to ma szansę się udać, ale jak się nie udaje, to wtedy mecz może się posypać. Nie wiemy dlaczego Jan Krzysztof tutaj się rozłączył, ale wiecie my jesteśmy dziadkami twitchowymi. Streamujemy od paru dni dopiero i nie wiemy, znaczy no, nie umiemy zmienić tytułu. wyobraźcie sobie. Więc to nie dotyczy to dotyczy tytuł na Twitchu. Dotyczy Title Tuesdaya, a nie turnieju Speed Chess Championship, ponieważ tutaj wszyscy zawodnicy, którzy się zgłosili, to grają jeszcze. Okej. Okay. No, źle ta pozycja wygląda. No, co wam mogę powiedzieć? Źle ta pozycja od strony czarnego wygląda. Te pionki wyglądają trochę tak, jakby były losowo ustawione. I prawdopodobnie, żeby się ustabilizować tutaj, to Bartłomiej Heberla będzie w jakiś sposób musiał jednego z pionków oddać. Prawdopodobnie. Albo grać jakieś bardzo dokładne ruchy. No, to jest zła pozycja na blica. Na pewno jest to bardzo zła pozycja na blica. Oraz witam GM Matibara na, na Twitchu. Dzień dobry, Mateuszu. Okej, okay, skoczek idzie na B3. Oczywiście, według komputera, najlepszym ruchem było Królew 8. Ale kto by się tym przejmował? Aż mi gardło trochę zaskoczy. Wyszedłem z wprawy w komentowaniu. Natomiast tutaj wieża g6, bardzo fajny taki ludzki ruch, bo wieża grozi już wejściem na c6 i zdobyciem hetmana. Także taki fajny przerzut. Może ten król, jak pójdzie potem na f8, na g7, to będzie mógł yy, poczuć się chociaż przez chwilę bezpieczny. Tak, król b1, logiczny ruch. Wieża wchodzi, hetman się poprawia i teraz królewicz prawdopodobnie będzie uciekał. Zauważ w ogóle, A jak, jak słaby jest gońc z tej pozycji. Mm -hmm. Wszystkie tak. pionki, praktycznie tu poustawiane, ograniczają tego gońca i koń może wejść gdzie chce, czy na pole na pole D4, czy na pole F4, może na pole nawet F6 kiedyś, tak? To też bardzo fajna placóweczka. No i tutaj Ale tutaj zobacz hetma na 4 i nie do końca wiadomo, jaki ruch wykonać. No, pewnie w go się, że muszę pójść, żeby się wybronić. Tak? No, ale wtedy cię zbije na e4 i to już jest, wiesz, strata pionka, te wszystkie pionki są słabe. No jak ciebie nie było, to ja właśnie widzą, mówiłem, że tutaj chyba Bartłomiej Heberla zdecydował się na zbyt agresywny debiut i może mogło to zadziałać, ale jak widać nie zadziałało. Okej, okay, a6, okay, czyli tej plamy, 6. dama h8 mogło się chwilę pojawić, tak? Dama h8, koń d4 za chwilę, też też próby. No myślę, że to jest bardzo nieprzyjemny ruch, jak się go dostaje i ma się poniżej minuty na zegarze. Albo też to tutaj... zauważ blokada, tak? Blokada powrotu gońca, czyli po jakimś mm -hmm. po posunięciu FE, dama A4 teraz może pójść i nie ma za bardzo jak bronić oczywiście wieży, także to nastąpiło gońc E6. No taka decyzja dyskusyjna bardzo mocno, bo ja tutaj aż tak bardzo nie był zainteresowany oddawaniem tego piona. No ale widocznie to się jakoś tam trzyma. Możliwe, że już Okej, okay, hetman 4 gonie z d7, dobry ruch, ale pionek poleci. Wydaje mi się, że idea Bartłomieja Hemmerli jest taka, że jeżeli tutaj nastąpi hetman h7, strzelam, że nastąpi, no bo jak możemy zdobyć pionka, no to myślę, że warto jest to zrobić, to robimy długą roszadę i próbuj hetman d5. Wow. Tutaj prawdopodobnie... No chcę cały czas trzymać tą presję, tak, ta wieża się nie może ruszyć, bo jest zawsze oczywiście atak na pole a8, ale... Tutaj Tomek możemy się uzgodzić, że ruch wieża D8 powinno rozwiązać problemy wszystkie. Albo Okej, Dama na ja E. 6, tak. To też, też bardzo poza. ładne, żeby tutaj wymienić pany, no i materialnie bądź co bądź mamy teraz równowagę po, po wybiciu. No a goniec się powoli rozkręca, tak? Tutaj oczywiście punkt G2 jest obiektem ataku. Może być również punkt e 2 powierza F6 na przykład bardzo słabe. O właśnie wow. wieża na F jestane. Tak, bardzo fajny ruch. I teraz pytanie, co wieża na d2, ale to jest zawsze GB h3, no i do końca partii zostajesz z takimi troszkę, no można powiedzieć, bardzo wyeksponowanymi pionkami. Także tak jak wcześniej mi się podobało, żeby pion jak na e5, pion na 4 tak teraz w tej sytuacji no raczej go nie jest na więcej przestrzeni i może troszkę więcej poszalać. Także tutaj, mm -hmm. wiesz, jakieś plany typu gry król e7, wieża g8 mogą być bardzo niewygodne. Eee, wieża h8? Aha, dobra, bo atakujemy jeszcze na tej 1 Tak, 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 na końcu ale... jeszcze będzie wisiała wieża na d1. I to Czyli... znowu może w ogóle... No musi wybić, w... nie ma teraz innej opcji, musi tutaj wybić w tym wypadku i no pewnie... Co on tu jeszcze liczy? Nie no, wieża d7 nie powinien liczyć chyba. Czy ta wymiana była korzystna? Nie jestem przekonany, czy to była wymiana aż tak korzystna dla czarnego, bo on wymienił jedną dosyć średnią wieżę za za swoją tak, bardzo mocną. No tak, to mocno. wygląda na taki dość prosty remis. No, tu jeszcze bym troszkę uważał, chociaż... bo wieża bije E3. Tak. Król jest bardzo tutaj korzystny. Jakby wieża C8, podejrzewam, że może być po Wieża C8, wieża F8, z propozycją remisu, to, to przynajmniej ja w tej widzę. W tym kierunku możemy pójść. No, myślę, że jeszcze czarny może tutaj spróbować, chociaż. O, no jednak próbuje. Jakieś wieża E7, właśnie. No i próbować aktywizować króla. I to wcale nie musi być takie proste. To znaczy, obiektywnie na pewno jest to remis. Bo tego materiału jest bardzo mało, ale przy tych wieżówkach, szczególnie na niskim czasie, takie detale potrafią zadecydować, że ja bym tutaj jeszcze niczego nie przesądzał. A na pewno Bartkowi czy Bartłomiejowi na pewno zależy mu na tym, żeby tutaj zrobić jak najwięcej presji, no bo to jest ważna partia. W sensie, wiadomo, już tego nie przegra, ale. Okay, a no, pytanie, czy na przykład Kamil Dziagnu w tym momencie nie gra specjalnie na zbicie czasu, tak? Troszkę, żeby przypalić kilka sekund będziecie. zegarka i, i wokół tego, właśnie. No, raczej, że jeżeli panowie tutaj rzeczywiście chcą, no to podpiszmy za chwilkę. Remis, tak, mamy, okay. mamy remis. Także idziemy do kolejnej partii. I wynik mamy. 7 do 4, ok, no, ale teraz Bartłomiej Heberla ma kolor biały, zresztą jak widzimy po tych partiach, to kolor nie ma jakiegoś bardzo dużego znaczenia w tym momencie, w sensie tutaj nawet jeżeli białe uzyskują jakąś przewagę, czy czarne uzyskują przewagę, to i tak, o, w ogóle mamy powtórkę z pierwszej partii. <grych> z ruch w ruch idą tak samo jak w pierwszej partii chyba. Tak, podejrzewam, że w przewagę okay, tej zawodnicy już... sobie sprawdzili. Tak, G5, typowa, typowe zegranie. no i teraz tam było w partii dama na b6, A, za chwilę. Ewentualnie teraz hetman na b6. Tak, dama na b6, b4 i, i później, e, pamiętam, że, że nie wziął tego pionka na c3, później na, na b4. No dobrze, zobaczmy, hetman na f3 i główna idea oczywiście w tych pozycjach dla białego jest to, aby pozbyć się tego skoczka oczywiście z pola, z pola f5, czyli często manewry typu koniec 1, koniec 3 są bardzo popularne. Raczej hetman... Idzie na pole F4, aniżeli na pole F3. Widziałem wiele partii, w których ta wieża z E1 po wymianie skoczka oczywiście zmierzała na pole F3, gdzie trzymała punkt F2 a jednocześnie atakowała punkt F7. Także to jest to taki bardzo typowy, typowy schemacik. No i teraz zobaczmy. Koniec stoją bardzo złośliwie. No i teraz Tomek, jak pytanie, jakbyś tą pozycję przebijał kolorem białym? Znaczy wydaje mi się, że próbowałbym robić to, co zrobił Bartłomiej Heberla w, w jednej z pierwszych partii, w pierwszej partii, a mianowicie w jaki sposób Pchać te pionki na skrzydle hetmańskim. Wydaje mi się, że no wiesz, mamy teoretycznie 3 na 2, może w jakiś sposób dojść do ruchu C4, co miało miejsce właśnie w tej pierwszej partii, ale jak widzimy, czarne ustawiły się trochę inaczej i to one wywierają presję na punkt yy, E5 I, i. tu w ogóle zauważ, Hetman B6 to jest podwójne uderzenie. Atak na pionka na B2, ale też atak na pionka na G3. No zobaczymy, bo Hetman p się jest trudnym ruchem do zagrania moim zdaniem, dlatego, że co, dopiero co tego Hetmana znaleźliśmy. Tak, no tutaj takie uderzenie trudno do, trudne do zauważenia. I nie nastąpiło. Bo nastąpiło raczej nie spodziewasz się zresztą. go w pozycji, nie? Jakby grając Karokana spodziewasz się spokojnie strategicznej gry. Może czasami oczywiście podkręcenia gierki przez posunięcie D4, jak najbardziej, ale tutaj nie oczekujesz od przeciwnika, że on może, może po prostu to, to podstawić, także no... Fajny motyw, tak, do, do zapamiętania. Posunięcie na B6, tak jak mówisz Tomek, podwójne uderzenie, związanie Pionka F, też wisi posunięcie koń BG3, także na pewno to jest pozycja do, do weryfikacji. Później poszło A5, czyli tutaj już odciął. <laughs> nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale odciął, odciął pole, pole B6 na, na te właśnie ewentualne sztuczki, także jestem ciekawy, co, co teraz zaproponuje. Czarny, no A teraz w sumie... Ja bym się w takiej pozycji zarówno białym, jak i czarnym i źle czuł. No to jest coś takiego, że białymi masz tę presję, że coś trzeba w jakiś. No, stoisz pewnie troszeczkę lepiej, więc coś trzeba tutaj robić. A z kolei czarnymi też nie chcesz stać w miejscu, a nie, niejednokrotnie w takich pozycjach trzeba. No tutaj czarne zdecydowały się zaproponować wymianę Hetmanów. No i trzeba ocenić pozycję. Czy chcemy to bić? Jeżeli chcemy, to czy potem od razu chcemy zagrać pionkiem na A6, żeby ten pionek już był bliżej i wymieniać go? Czy chcemy te pionki zostawić, bo pionki są zdublowane? No, mnóstwo pytań, a odpowiedzi nie jest łatwo udzielić. Tak, no tutaj decyzja o wymianie na pewno jest bardzo dyskusyjna, dlatego że, tak jak mówisz, no raczej, raczej dublowanie pionków jest skrajnie ryzykowne, ale no z drugiej strony zauważ, Tomek, że skoczki są też mega mobilne i mogą tutaj ewentualnie mm -hmm. robić problemy. Mamy chwilę namysłu po stronie Bartomiach Berlin, no i teraz pytanie, w sumie do widzów też bym, bym tutaj zadał. Widzowie, czy wy byście w tej pozycji wymienili hetmany? Czy jednak nie? Jeżeli tak, to dajcie plus jeden, jeżeli nie, dajcie minus jeden. Jestem ciekawy, czy jak tutaj widownia do tego podchodzi. Naprawdę? To ja odpowiem w międzyczasie na pytanie, a mianowicie, czy uznawane w sporcie substancje jako niedozwolone przynoszą skutek w szachach, czyli czy są kontrole antydopingowe, i czy można podczas meczu spożywać energetyki? Można spożywać energetyki, z tego co wiem. Słyszałem, że na jakimś turnieju w ogóle było ograniczenie, że chyba, nie wiem, można było wypić podczas partii tylko trzy kawy, czy coś w tym stylu? Dwie kawy w St. Louis. Dwie kawy, okej. Okay. No podczas raczej... całego turnieju. Serio? To były, bo to były szybkie i A, okej, okay, rozumiem. Natomiast y, wiecie, wydaje mi się, że w szachach dużo większym potencjalnym problemem jest to, że ktoś oszukuje y, jakoś tam u, używając maszynki niż to, że wypije sobie energola albo kawę, więc raczej to na tym się takie, wiecie, działania anty... anty Czyterskie polegają bardziej na wyłapaniu takich rzeczy. Aczkolwiek tutaj muszę przyznać, że są pewne substancje, które wspomagają motoryczność mózgu, mają szybciej myśleć i, i też, które pozwalają ci lepiej walczyć z, z emocjami podczas partii. Nie? To też jakby są takie tego typu substancje, które mogą czasami właśnie. Bardzo mocno twój taki performance, może nie szachowy bardzo mocno, ale, ale taki bardziej z perspektywy mentalnej podciągnąć do góry. I co, i one są jakoś po... A nie wiem właśnie, czy są jakoś to, to, to tutaj okay. akurat się nie interesowałem tym, ale tak właśnie kiedyś byłem ciekawy, czy są substancje, które byłyby ewentualnie, wiesz, mia miały opcję podciągnięcia mojego mojego tutaj, yy, mojego myślenia, tak? Żeby tutaj delikatnie szybciej liczyć to to wszystko. Ale, no nie wiem, nie testowałem nigdy, także także ciężko mi tutaj też się wypowiadać na ten temat. Dobra, ale my wracamy do partii, bo kurczę... Yy, no trochę pogadaliśmy sobie, a tutaj nagle czarne stoją z Iloma, no, 4, 6, no, 5, Z jednym piąkiem więcej, co prawda białe pewnie mogą go zdobyć, ale stracą na polu E5, więc... No tutaj Kamil Dragun na pewno stoi dużo, dużo lepiej, aczkolwiek tego typu pozycje też bywają stradliwe, bo mimo wszystko nie jest łatwo, znaczy inaczej, progres nie jest taki bardzo mocno oczywisty w tego typu pozycjach. To nie jest tak, że masz prostą wygraną. Na pewno czarny mi trzeba będzie się trochę napocić, aczkolwiek no obiektywnie na pewno jest to pozycja przyjemna. Nie uważasz, że gdyby teraz wygrał tą partię Kamil Dragun, To jednak taka można powiedzieć powoli lokomotywa odjeżdża dla Warthog Heberli i ten mecz ucieka? Kurczę, no cztery punkty przewagi to już jest dużo. Aczkolwiek wydaje mi się, nie wiem, no jakbym grał w tym turnieju to pewnie mógłbym więcej powiedzieć, ale wydaje mi się, że w tego typu turniejach tak jakby też blice, znaczy inaczej, bulety mogą dużo namieszać, w sensie no bulety bywają losowe nie? i tam często jeden, drugi zły, jedna, druga, trzecia gorsza partia i nagle okazuje się, że w turnieju się no, wraca się z dalekiej podróży, jak to się ładnie mówi. Natomiast tutaj już widzimy jakość mniej i ta pozycja się niestety, ale troszeczkę sypie. Także, drodzy widzowie, no tutaj powoli, jeżeli Kamil Dragon utrzyma aktualne tempo, no to myślę, że, że co najmniej swoje, swoje tutaj prowadzenie utrzyma w tym pojedynku. Musiałoby się zdarzyć coś bardzo dziwnego, no bo dzisiaj widzimy, że kamień jest dysponowany wręcz no niesamowicie. Co, co widzimy, partię można powiedzieć, że ponad 95% dokładności, tak? Ten kamień dragon wyciąga, i to, 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 nie jest, to nie jest proste. To, to trzeba mać. jeszcze wymiana, i tu koniec. Tak, i poddał się. Także idziemy poddał do się. kolejnej kolejnej gierki. Zobaczmy. Tak, już panowie wystartowali. Kamil. Oh. Niezmiennie D4. D4. Tej mi Heberla, tak jak mówiłem, chyba jakiś delikatny challenge, bo w każdej, w każdej partii wyciąga zupełnie co innego na posunięcie D4. No wszyscy nic nie działa jeszcze. No nic nie zadziało. Tim dragono po prostu. Rock, rock solid, można powiedzieć. E, także f, no. Tomek, jakie ty, ty byś miał podejście? Twój przeciwnik ND4 bardzo dobrze. Nie puszcza praktycznie żadnych tutaj możliwości kontry. No jakie, jakie openingi, jakie takie debiuty byś tutaj mierzył, gdybyś grał z takim przeciwnikiem? Kurczę, no. <grych> Trudno jest mi powiedzieć, ale yy, nie wiem, czy takie podejście na totalną zatemę jest tutaj skuteczne ze strony Bartłomieja Heberdi. Bo... No wiadomo, takie kidy, czy tego typu struktury. One są zawsze takie, że białe mają dużą przewagę. I kwestia tego, czy to nie jest jakiś akt desperacji, nie? No, bo, no bo też mimo wszystko nie można tej partii grać na totalną zadymę, bo bardzo często to nie oddaje, że tak powiem. Tutaj też widzowie ja podejrzewam, że część z was pomyślała, czy to nie jest błąd po G4. W tych pozycjach, przecież zawsze mówione, że raczej nie chcemy od króla ruszać naszych pionków. Otóż to jest motyw raczej zarezerwowany dla dwóch debiutów. Pierwszy to jest obrona królewsko-indyjska, gdzie my ruchem g4 wykluczamy ewentualne możliwości f5, tak. dlatego że biały w tych pozycjach bardzo często walczy o punkt e4 i jeżeli uda mu się punkt e4 zablokować, to wtedy, no powiedzmy wieża bije f5, tak? To wtedy Król chodzi z linii G, wieża wchodzi na linii G, my blokujemy przeciwnika na E4 i ze strategicznego punktu widzenia mamy pozycję wygraną. To jest jakby bardzo ważny motyw. I drugim debiutem, którym to się często wykorzystuje, to jest oczywiście wariant Najdorfa w obronie cyjliskiej. Tam też często, kiedy dochodzimy do głównych wariantów z takim koń D5, powstaje bardzo podobna struktura pionowa i tam też często gramy właśnie przez takie C4, przez G4, żeby właśnie zablokować ewentualne możliwości kontry właśnie przez posunięcie F. 5 także taka ciekawostka hmm. dla. Dla widza. Tak, natomiast tutaj właśnie król G to jakieś troszeczkę niedokładne. Czarne wymieniają czarnopolowego gońca. Z tego co widzę to już też nastąpiło. No i właśnie czarne, mam wrażenie, że tutaj mogą dostać taką pozycję, która y, będzie ich interesować, bo nagle król na G2 stoi bez sensu. Jak on by stał na H1, no to zawsze trzeba liczyć jakieś szachy. Natomiast tutaj y, z król na G2 może być problematyczny. No, skoczek G7, nie jestem jakimś wielkim fanem tego ruchu, ale okej. Okay. Widocznie czarne chcą po prostu odbić tego pionka skoczkiem. Tutaj kluczowa kwestia, Tomek, jak też żeby powiedzieć, że czarne wymieniły już czarnopolowego gońca. To jest jakby mm -hmm. często największy problem, który, który tutaj jest, dlatego też ta pozycja nie jest tak zła, jak w sytuacji, gdzie czarne miałyby gońca na G7, a białe miałyby gońca na E3. Jakby tutaj to jest kluczowe, że teraz goniec nie stoi, nie ma w ogóle gońca, który jest zablokowany przez nasze pionki właśnie na, na polu E5 D6 i C5. Tak, tak, tak. Właśnie ten koniec na G7 w królewską indyjskie jest takim dzi dziwną figurą pod tym względem, że on jest co do zasady słaby, ale bardzo łatwo może się stać bardzo silny. Jeżeli przeoczysz jakąś jedną linię grając białymi i nagle on się uaktywni, to już możesz powoli machać, bo machać przeciwnikowi na pożegnanie, bo no bo przeciwnik cię zaora. Dokładnie, także tutaj no borsami Heberla. Mam nadzieję, że tu się odbije. Jakby nie, jestem, nie chcę być stronniczy, ale dla, dla meczu byłoby to coś naprawdę istotnego. Także zobaczymy, czy będzie w stanie przekuć tą swoją, swoją presję na coś więcej. No teraz podejrzewam na sali posunięcie go, więc bf 5 żeby już skoordynować wszystkie swoje siły. Może później Klucha 8, wieża G8, żeby jednak te, te figurki bardzo mocno działały. No zauważ Tomek, że jednak, jednak biały stoi delikatnie niżej teraz, tak? Pomimo no. pierwszych bardzo mocnych zapędów, tak, posunięcie D5, C4, to wszystko było, pola E6, to jednak muszę przyznać, że, że to czarne, czarne tutaj mogą delikatnie bardziej pod, podkręcić. Tak i właśnie na pewno ta pozycja to jest coś takiego, że, znaczy, to jest taki rodzaj pozycji, który Bartek Heberla, no, mógł o takim marzyć, nie? Grają decydując się na obronę królewską indyjską, to otworzyła się linie, otworzyły się linie na skrzydle hetma, królewskim, Pole E4 przez białego nie jest dostatecznie kontrolowane, więc nie musimy się o to jakoś bardzo mocno martwić. Wyprowadziliśmy wszystkie figury, wymieniliśmy naszego słabego końca, więc tutaj póki co same plusy. Oczywiście to nie oznacza, że ta pozycja jest nie wiadomo jak wygrana dla koloru czarnego, ale po prostu grając pewne pozycje są takie rzeczy, do których chcielibyśmy dążyć i ta pozycja mogła być jedną z takich właśnie rzeczy. Wszystko, co chcielibyśmy zrobić czarnymi po debiucie, nam się udało. Wyrównaliśmy. No i teraz Bartek, będzie, Bartłomiej Heberla będzie musiał yy, próbować to jeszcze bardziej przekonwertować na zwycięstwo. Zauważę że dama H4, czyli taka delikatna próba może skasowania piąka na F2, ale może. też bardzo istotne yy, patrzymy się na punkt C4, który może potencjalnie właśnie być słaby po, po pewnych wymianach, także nastąpiło. Damaha 4, coinne 6 miałem taką fajną partię. Bardzo ciekawą partię podczas turnieju, właśnie Norway Chess, w Stavanger z arcymistrzem, e, z, z gdzie królem, wyobraź sobie, z G1 białymi, doszedłem na G6 w grze środkowej. I okay. okazywało się, że to była pozycja 0-0, była równa, tam był jakiś wieczny szach, który musiał e, dawać. Czarny, także. Ale ja w okay. sumie sam chciałem, bo mogłem się schować na H1, ale stwierdziłem, dobra, podkręcimy trochę sytuację na rowownicy. No i rzeczywiście to się wszystko w ogóle zgadzało, także bardzo była okay. partia mocno oblegana. finalnie przegrałem, także jest <grym> tak, jest. A tutaj w partii Dama D4, czyli propozycja wymiany Hetmanów? Okej. Okay. Trochę mnie dziwi, że ten król stoi na G8. W sensie, on tam nie pasuje. Ja bym nim tak jakbym tego miał możliwość. jakby z perspektywy białego raczej bym właśnie szedł w kierunku wymiany, no bo jednak co by nie mówić, bardziej wyeksponowany jest mój król aktualnie, tak, no bo skoczki tutaj mogą po potyczonych polach mocno namieszać, no to jeszcze poszło koń na b czyli wymusił wymianę, e4, świetny e4, blokujący dobra. przykąt, tak, bardzo ładnie blokuje przykątną h1, a8, także teraz pion na b7 nie wisi, ale cały czas Tomek, zauważ, jest piona leżej sobie, tak, także tutaj pytanie, czy, uuu, Uu, la, la. Ja trzeba Zdobycie, o oh, wow, chciałoby Zdeba się zbić pionka, ale chciałoby nie, 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 I tutaj jest matna F2, ojojoj, ależ podstawka my. Bartomiej Heberla, trzema ruchami z wykrzyknikiem przechwytuje inicjatywę i może otwiera sobie właśnie autostradę do powrotu w tym meczu, także zobaczmy Tomek, także poszło Ule, 8, 4. bardzo dobry ruch, świetnie, także odpalił machinę, tak, nie, nie odbijał pionka. na jeszcze tylko... Tutaj już szybciutko, eee, chcę za chwilę pójść, może konie na f5, może właśnie posunięcie koń na e3, kto wie. Poszło wybicie, czy to było konieczne? Aj, nie wiem, bo tu może być jeszcze bicie na d6, Tomek. I końce c8 z jakąś okay. poszureczką. Okej, okay? okej, okay, okej, okay, skoczek e4 jednak. I możemy zbić pionka. O, ładna sztuczka, nie możemy bić, bo mat. Ale skoczek tu broni wszystkiego. I teraz ten król będzie uciekał przez e8. I na c7 się schowa i prawdopodobnie to będzie koniec. Wow. I świetnie, król D8. Schodzimy z tych motywów dobrze, schodzimy z strachów. To jest właśnie bardzo profesjonalne arcymistrzowskie podejście do tematu. Król C7, pewnie ten król pójdzie za chwilę na A5, żeby się tylko nam schować, albo na A7 mieć święty spokój. I tą partię dociskamy. Dobra. I Bardzo teraz ładnie. druga wieża wchodzi na dwójkę i prawdopodobnie to jest koniec. Tak jest. Nie, nie wchodzi. A czy się najpierw się podejrzewam schowa tak? na, na polu A7, dopiero później będzie swoje figury wciągał do gry. Powiedzmy końce 5 jeszcze pójdzie, końce 5 i później ta wieża gdzieś tam przez G7, przez F7 może zaraz się zaangażuje pod to, pod to pole. No to jeszcze próba oczywiście ataku, ale tutaj król, drodzy widzowie, niestety jest Matkoś. odcięty. Maty grożą na jedynce, także trzeba się grzecznie wrócić, wieże wchodzą na dwójkę. Ja zawsze tłumaczę moim uczniom, że wiesz, dwie ciężkie figury na dwójce, czy tam siódemce to jest praktycznie już wyrok. I tutaj widzimy, że piękne figury. Pewnie za chwilę zobaczymy to, jak jakiś może przyrzut może typu koni F2 koni F. Ale hatrzy. ten w ogóle w jedną i w drugą stronę ucieka. No dobra, ale. No jeszcze to chyba nie jest aż takie proste. Na ten skoczek bardzo złośliwy, tak? Skacze tak, w prawo, tak, w lewo, tak. jakieś szachy trzeba mieć z tyłu głowy, no prawdopodobnie Tomek najprościej będzie to zrobić poprzez przemanerowanie skoczka na pole, na pole H3, tutaj żeby już jakieś konkretne siatki, ależ ten skoczek tańczy, tango skoczka drodzy widzowie, widełki, kto by się spodziewał, także tutaj jeszcze będziemy, będziemy cisnęli tą partię, ale bardzo Michał zauważmy, leci A, na pole G3 król. i tutaj pion h jeszcze, no jeszcze, jest, jeszcze są szanse. Ale już masz achę od tyłu, to już jest jakiś tam minimalny plus. Ale jednak tu trzeba troszeczkę jeszcze pokazać. w C4, bardzo silne posunięcie. Na pewno chcemy pionka zainkasować z pola A5. Tak? To jest nasz podstawowy cel. Ale jednak muszę przyznać, że pion H4 jest istotniejszy. I trzeba tutaj powoli, powoli. Oj, pięknie, nie można no było być bo były widełki, drodzy widzowie. Bardzo ważne. I teraz o, i patrzcie. to. No, już powoli, powoli. Ruch? Może tak, powiem. Kom mówi, że jest równa, ale uważam, że dla człowieka ta pozycja jest praktycznie no, nie do utrzymania, tak? Zobaczymy. Król na G3. No, ale teraz znowu czarne mają problemy, bo grozi szach. I grozi wnęciepiąka. I grozi wnęciepiąka jeszcze, tak? To też bardzo I istotne. Oj, to chyba jednak będzie remis. Chyba tu nie ma nic. Żeby na czas nie przegrał. No, szuka jeszcze, tak? Szuka tych rozwiązania, ale. Dwie sekundy, dwie sekundy. Wierzę, że okay, no tak, tak. Aj, aj to ale jest chwila, niepotrzebne ryzyko. Tego nie przegrał. Niepotrzebne ryzyko, to jest niepotrzebne ryzyko w tej pozycji. Poszedł szach, no i aj, stracił figurę Tomek. Tutaj szykuje o, nam się jeszcze oj, oj. kilka minut dobrej zabawy, podejrzewam. Dlak, oczywiście, koloru białego, także tutaj Bartosz, Bartomiej Heberla, no przesadza w tych kluczowych momentach, niestety, ale, ale przesadza i niestety teraz będzie musiał bronić. Teoretycznie, oczywiście, remisowej końcówki. No ale jest to strona, która ma o wiele mniejszy margines błędu, tak? Niż wcześniej białe. No zobaczmy. Pytanie Tomek, czy ty byś tą pozycję utrzymał przeciwko mistrzowi na 10 sekundach z bonifikatą czasową? Yy, strzelam, że nie. Znaczy ja raz to <laughs> musiałem bronić. Yy, znaczy inaczej powiem, bo to faktycznie. Przegrałem końcówkę raz w życiu wieża koniec na wieżę, ale co się okazało, po prostu przeszliśmy już do przegranej. W sensie akurat no. była taka zła koordynacja moich figur, że nie byłem w stanie nic zrobić, nie? Więc... Więc tak to jest. Nigdy się tego nie uczyłem, więc domyślam się, że mógłbym mieć problemy, żeby to utrzymać. Natomiast powiem ci tak: jeżeli tutaj, jeszcze w tej pozycji, Bartłomiej Heberla to przegra, to już mogą być takie problemy. Oj, oj tam o? chyba było g 3, takie mam wrażenie. O? Oj, już robi się nieprzyjemnie. Tutaj, mm, niestety. Jerzyk jedwa, prawdopodobnie, to, czy nie? Jerzyk g bo koniec E4 jeszcze za chwilę pójdzie i tak. Tak, i koniec. Nie, 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 nie. a źle, hmm. źle. To jest ten taki śmieszny. O, i to, to Nie, jest źle. też błot. A, ja, dlaczego tutaj? No, dworecki no, pokazywało technikę, no ale to mówię, to na sekundę roze jest mega trudne do, do utrzymania, i teraz prawdopodobnie już wieża idzie od drugiej strony, i tutaj gierkę e, zakończy. Ty już oddał się? Okej. Podejrzewam na czas, może wiesz. Może to pokażmy widzom, co by się stało, A, gdyby okay. na przykład stał w miejscu. Powiedzmy. Mhm. Um, jaki ruch wieża na przykład na G5, tak? Na G5, nie? Wieża na G5. No po, tym, po tym po prostu mogę pójść wieża na przykład na, na B7. W tej pozycji grozi, drodzy widzowie Mac, zobaczcie. Jeżeli król idzie w tą stronę, no to możemy pójść e, wieża H7, król. Oj, teraz w sumie ja się pogubiłem, czekaj. A, tu jest. Dobra, tu jest tak i teraz powierza e, G7. No to teraz już jest prosto. Bo wieża A8, na przykład. Tu. Tu i później tu kończymy, nie? I po król G3 dostajesz wieża G8. Tu musisz zagrać tak. To to tak, akurat tak, wiem, tak, ale... Czyli widzicie, ja będąc na komentatorce, chillując sobie na stojąco, muszę się zastanowić to, co mają panowie myśleć, kiedy mają na zegarku tam 5 sekund, tak? To jest zupełnie inna szkoła jazdy. No i tutaj jest koniec partii. Tak, to to jest... Tak, to jest ta kwestia tego tempa, nie? Żeby wytępować przeciwnika. No. Na wieża G4, jak zagram? W tym momencie? A. Teraz? No, powiedzmy. Wie, wieża G4? No f trzy chyba, nie? No i jak wrócę na G5. A, dobra, okej. Okay. No, tu, tu H1, tu, tu, tutaj tu, i tutaj. Tu. Tak. Nie, to są bardzo takie skomplikowane rzeczy, nie? To znaczy. Bardzo mało intuicyjne to jest. No, ale widzicie, no to, to już jest bardzo zły, nie wiem czy możesz sprawdzić, która to jest porażka z rzędu Bartłomieja Heberli? Już sprawdzimy. Je druga, druga. Druga, jeszcze ale nie wygrał, nie wygrał wcześniej. Od... Jeszcze wcześniej. Jeszcze Ale remis. nie wygrał chyba z 8 partii już, tak? Tak. Tutaj raz, dwa. Tutaj się kamień zaczyna rozkręcać właśnie w tym tempie 3 plus 2. Wygrał teraz w, w partię 9, 10, zremisował 11, wygrał 12 i 13. Ale to były takie partie, Tomek, gdzie muszę przyznać, że. Muszę przyznać, że no po prostu miał też, Bartłomiej swoje szanse. Wypuścił czas, nie do czas i partia jest przegrana. Tak, tak, to zdecydowanie. To, to, to nie są takie. Tu, oglądając te partie, ja nie mam takiego wrażenia, że Kamil Dragon jest dużo, dużo lepszym zawodnikiem od Bartłomieja Heberli, nie? Bo wynik trochę to sugeruje, że jest 9-4, to to jest jednostronny mecz, ale w wielu tych partiach, które, które Bartłomiej Heberla przegrał, no to mogły być w drugą stronę. Oczywiście, nie? Ktoś z Was może napisać, że no po tym się poznajesz, szachistę, że, że wygrywa pozycje, które są wygrane, ale ale i, i jest to oczywiście trochę w tym prawdy, ale mówię, to z perspektywy takiej, z oglądania, z perspektywy oglądania tego spotkania nie wygląda tak, żeby to była jakaś wielka różnica klas, tylko w tych krytycznych momentach to Bartłomiej Hemer, Heberla myli się jako ostatni. No, ta partia jest bardzo dobrym przykładem. No, cały czas duża przewaga, jakość więcej i nagle jakiś dziwny motyw, podstawienie i potem próba przegięcia w remisowej pozycji i przegrana. Tak, także tutaj no szkoda, szkoda, bo mecz nam trochę odjeżdża. E, chyba najbardziej ze wszystkich, tak nam wiadomo, jeszcze był mecz Mateusza, Bartla z Oliwią, też względnie pod kontrolą, ale tutaj już widzimy, że po tych, powiedzmy, po tym pierwszym tempie plus połowie drugiego praktycznie, no to, to już tutaj jest dosyć spora zaliczka punktowa. 5 punktów po stronie Kamila Draguna, także Kamil, jeżeli teraz podtrzyma tempo, może będzie trochę wolniej, dłuższe partie nudniejsze, można powiedzieć, no to prawdopodobnie tą przewagę jest w stanie utrzymać, także... No, zobaczymy, zobaczymy jak to się udaje po to, czy może warto i Heberle odpali, nie wiem, szósty bieg na, na ten pokoj na ten, no, no to coś meczu. Czasami się tak zdarza, przynajmniej ja tak mam, że jak gram gdzieś tam sobie wieczorami jakieś blice czy bulety, to czasami jak jest fajny brzymi, gra grasie na przykład do 10, to jakby jak się przegra jedną, jak się wpadnie w taki właśnie ciąg przegrywania, to trudno jest wygrać tę pierwszą partię, nie? Od dawna, ale jak już się wygra, to potem nagle to już leci. Także. Tu jakby się na przykład tak zdarzyło, że kolejne dwie partie, bo mamy jeszcze 22 minuty, tak? Jeżeli by się tak zdarzyło, że Bartłomiej Heberla, nie wiem, wygrywa kolejną partię i potem wygrywa kolejną, no to to już są tylko dwa punkty straty, a będzie taki momentu, nie? Będzie taka presja już na Kamilu, że, 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 że trzeba zacząć wygrywać. No ale to wiadomo, to jest czysto teoretyczne gdybanie. To jest kwestia dyspozycji, nie? Tak, tak pisze właśnie wic na na YouTube kwestia dyspozycji dnia, prawdopodobnie tutaj, no różnice są niewielkie, ale, ale jednak Kamil Dragon w tym kluczowym momencie, kiedy jest mniej czasu na zegarku, no to daje radę i tutaj wygrywa, tak? Te, te partie, które, które potencjalnie właśnie uciekają Bartłomiejowi. No cóż, zobaczymy, widzę już zawodnicy już siedzą, także prawdopodobnie za chwilę będziemy rozpoczynali kolejną część Tempa 3 plus 2, także czekamy tylko jeszcze na potwierdzenia i i Możemy za sekundkę startować. To prawda. Ja sobie sprawdziłem, jak wyglądają ich rankingi na żywo. I co ciekawe, w klasyku to jest praktycznie 8-7 punktów różnicy, ale w blicu Kamil Dragon ma 2551, natomiast Bartłomie i Heberla ma 2412. Także tutaj akurat ta przewaga jest widoczna nawet na rankingu na żywo. I znowu widzimy wariant Tala. Także Tomek będzie się bardzo podejrzewał dobre materiały. Teraz przygotowane dla kursu ekstra, żeby tak, tu jeszcze tak. czymś uzupełnić. No dobrze, także oj, to jest dana nitka. dama d 1 jest raczej rzadko spotykanym posunięciem. Tak. A tutaj konie na 2 bardzo sprytne przejście. Teraz zasłoniliśmy oczywiście przekątu. Możemy zrobić roszadę. No tak, i C3. Spodziewam się, że tu nastąpi zaraz. No tej tutaj Bartłomiej chwila zawahania, jednego jest G5. Okej, okay. jednak. No ta pierwsza partia, którą oglądaliśmy, no to tam Bartłomiej Heberla miał bardzo fajną przewagę, znaczy przewagę. No, bo W pewnym momencie miał dużą przewagę, jeżeli chodzi o to, jak wyszedł z debiutu. A te kolejne partie w Karokanie to już tak dobrze mu nie szły, no ale zobaczymy, może tutaj w ogóle można pionka za darmo zbić na C5. Okay. Przekonamy się, przekonamy się, no wziął przekonamy tego pionka, się. wziął tego pionka, teraz pytanie, czy tutaj czarne będą w stanie udowodnić, tak, oferę tego pionka, ma C4, bardzo podejście chciwe, czyli atakujemy pionka C5, atakujemy pionka H4 jednocześnie, no dobrze, także pytanie pytanie tam, jak którego pionka bronimy? Hmm, no ja też bym raczej tego na H4 starał się bronić, okay. bo... Nie chciałbym go stracić. Jak już mam zrobioną roszadę, to to już wolałbym, żeby ten pionek tam stał. No kwestia tego, co jeżeli teraz czarny zbije na C5. Czy Bartłomiej Heberla zdecyduje się na jakiegoś, wiesz, szacha na A4? Okej, okay. zdecyduje się. Bo wcale nie jest łatwo go sparować. Bo zauważ, że po skoczek, C3, po skoczek C6 prawdopodobnie zbijemy na F5 i te pionki są bardzo, bardzo źle ustawione. No dobra. Więc tu jest taki znowu solidny plusik dla Bartłomieja Heberli. No i zobaczymy, czy będzie w stanie tym razem go wykorzystać. No teraz, teraz podejrzewam, to jest ostatni moment tak naprawdę. Mhm. Bo jeżeli teraz tej partii nie wygra, no to bądź nawet odpukać przegra, to w tym meczu raczej już nie wróci. Jakby mhm. z takiego psychologicznego punktu widzenia to jest kolejny taki moment, gdzie no ma jakieś swoje szanse, ale no, tutaj jest ewidentnie tak, lepsza struktura pionowa. Materialnie jest równo, już jakieś nawet motywy typu E6 podejrzewam są widoczne. Tak, ja w też pomyślałem o ruchu E6, tak. Tutaj aż mi się, aż mi się rzuca w oczy taki, taki ruch. No, tutaj wiadomo, maszynka się z nami pewnie nie zgodzi, gdybyśmy takie coś zrobili. Zobaczmy. No, jednak po części się zgadza, oh. ale przepalamy część przewagi. No, ale taki fajny motyw na rozbicie właśnie pozycji przeciwnika, nie? Taki typowy, typowy no. na panie kontry. No i teraz liczy, tak, liczy mi Heberla posunięcie. Zobaczymy, co uda mu się tutaj wykombinować. Okay. No czyli przygotowuję to po prostu. Bo teraz też. Dość duży problem dla czarnego jest taki, że chciałoby się zrobić roszadę, ale kurczę ona w niczym nie pomaga, nie? Krótka roszada to lecimy E6 prawdopodobnie i ta pozycja nam się sypie. A jak tego nie zrobimy, no to i tak biały zagra E6. Tak jakby taka pozycja, w której trudno jest znaleźć jakieś sensowne posunięcie. Y no może koń da 8 konie6. No to to może jest jakaś tam opcja, ale też trudno powiedzieć na ile to jest przydatne akurat w tej, w tej sytuacji. No hetman E7. No i co? I czy teraz możemy zagrać E6? Może możemy. Pewnie możemy, tylko pytanie, co się dzieje po FBE, czyli wesem 5? No ja chciałem skoczyć G5 akurat. Mhm tylko, że tu e5 jeszcze jest, tak, okay. jeszcze jest e5. To może po prostu zacznijmy Tomek od, od posunięcia konia na g5 i wtedy możemy przygotować posunięcie powiedzmy e6, tak? To jest też mm -hmm. taka inna, inna możliwość. Ja ogólnie gdybym to partię grał, to też bym myślał o ruchu wieża ad1. Zawsze A, też to o tym też mówię, tak, żeby wprowadzać ostatnią figurę do gry, żeby, ta figurki, żeby te figurki właśnie grały, żeby wchodziły do, do gierki, także tutaj też na pewno by się nic złego nie stało. No i zauważ, poszło posunięcie konia na g5, także prawdopodobnie za chwilę zobaczymy Zobaczymy to posunięcie, to posunięcie koń na, przepraszam, posunięcie e6, tak, na, na szachownicy. Tak, i tu w ogóle ja nie widzę obrony, tak przyznam się, bez bicia. Skoczek d8, no, ale tutaj wieża d1. Tak, to tu jest... już nie ma nad, za bardzo obronić pionka na d5, także tu, o, oh, świetnie, to jest taki no, piękny jest... przykład, że dama 4 może z szachem i tutaj Kamil Dragon raczej nie powinien z tej, z tej sytuacji wrócić. No zobaczmy, tu jeszcze może coś się wykombinuje, ale no to tak. nie wygląda dobrze w tej, w tej pozycji. Nie wieża no, wieża D5, D5, wieża D7 zaraz grozi. Hu, 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 hu. Wieża D5, wieża D7, dokładnie. Wieża D8 to już są kolejne sobości Tak jakby tutaj leci, tu leci. Grozi E6, tak? To o czym mówiłeś Tomek, też tutaj bardzo, bardzo mocno to oddziaływuje. A nawet podejrzewam, gdybyśmy bardzo poszli mocno, typu powiedzmy F4, to też by się nic złego nie stało. Tak, to, to jest taka pozycja, którą myślę, że... Mogłaby być równa, gdyby, nie wiem, czarne miały końca na G7. W sensie wiesz, masz figurę więcej, ale masz króla w centrum i przeciwnik cię atakuje. Ale w takiej sytuacji, gdzie jest równy materiał, białe nawet przecież mają pionka więcej jeszcze, wydaje mi się, że bicie na G5 to tutaj w ogóle nie jest opcją, bo twój Hetman będzie za daleko. Okej, okay, jednak jest opcją. <grym> A czy się z drugiej strony zauważ, jeżeli tego pionka nie weźmiesz, to jakby i tak cię przeciwnik dociśnie, nie? Bez problemu. Także... Ale tu Hetman D4 i GG chyba, co? Tylko o co tu chodzi? Dama D4? Dama no, chcę D4, żeby. e 7 tak? wieża D8. Tak, 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 tak. 7 wieża D8. Bardzo silny motyw. No rzeczywiście tej centralizacja. Jest kwestią, kwestią tutaj kluczową. No i zobaczymy, czy. Ale podejrzewam też wieża D7 może być spoko, dokładnie. Doszczę mhm. wieża D7. A tak na punkt I... F7. No, nie spodziewałem się wybicia oczywiście na 6 no bo to już później by totalnie otworzyło 7 linię. Raczej spodziewam się za chwilę rezygnacji po stronie właśnie kod myślę, że tak. Wiecie, mówicie, że Kamil Dragon nie powinien wrócić z wielu innych sytuacji w tym meczu też. No, to jest teoretycznie prawda, ale to już jest taka pozycja, że by. No, no nie widzę możliwości. Hetman A, okej, okay, myślałem, że zdobywamy Hetmana, ale nie, nie jest nie. to jeszcze takie proste, nie? Bo na końcu wisi nam wieża. Więc na co tutaj Biały się może zdecydować? I tak patrzę, czy po prostu nie może pójść. dama b4, dama b7 po prostu. ja myślałem o takim ruchu jak wieża e3, żeby wieża się broniła i grożyła ci wzięciem na ten tylko te, wtedy już trzeba liczyć na ile możemy stracić. Albo ten dama kanał d4 e3. w ogóle zauważ, dama d4, dama d4 i wtedy wieża bije w 7. Okej, okay, teraz to ty. <laughs> I teraz to, to, ty. to jest błędne. Jest. To jest błędne. Rzuciłem klątwę. O, bo po No nie, F7, rzuciłem klątwę, G8, znowu. Na końcu wisi na E6 jeszcze. Rzuciłem klątwę. Co ja robię? Marcin, coś ty zrobił? Hmm. Tomek, to się nie dzieje, rzeczywiście. Powierza w 7 jest król G8. Ajajaj. Aj, o, ale dobra, jeszcze no? tutaj błąd, także jest szansą. Jestem w ciężkim szoku, co tu się dzieje w tej partii? No i co, możemy chyba na B7 hubsnąć? A nie, wieża C1 jeszcze lepsze. Piękne w ogóle. posunięcie. I, I do na to wygląda. To teraz możemy, możemy w końcu inkasować nasze, nasze zdobycze. Tak. No i tutaj raczej. Tak jest. Raczej możemy pójść po kolejnego pionka. Za chwilę, pewnie, te dwa ruszą prawda? Do, do, do punktu, mhm. do, do pola przemiany i będziemy mieli raczej bezproblemową realizację. Także zobaczmy, wierzona na A7. No wiesz, jeszcze to jest świeżówka W sensie, na pewno jest ona dużo lepsza, ale tu trzeba już liczyć tempa, nie? Ale nie no, chyba po prostu drugi pionek dojdzie i... Czy na pewno? No chwila, b7? Oj, to będzie wyścig. Oj, 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 to będzie wyścig. G3 grozi i później jakieś ale motywy Ale czy mata. G3 jest jakimś problemem? Nie, nie, chodzi, że król G5, G3 i później Mata ci postawię. I na końcu zwierzę H1, okay. no właśnie, on musi pójść g 3 Ej, chwila, bo tutaj. Czy nie ma HBG i wieża B2, może w tej w tej sytuacji no właśnie również? Tak, to wygląda. No nie mówcie, że tu. Ale to są. Arcymistrzowie powinni być nielegalni, jeśli chodzi o szachy, bo mają pozycję, której się nie da nic tu zrobić, i nagle się okazuje, że. <laughs> jeszcze jest pierwszy? Tak, jeszcze jest pierwszy. Oj nie, to jest mat, to jest... co? Nie, wiesz Ale t... Ale tu drugi hetman nic nie daje chyba. Okej, okay, dobra. Ale to jest bardzo ciężkie do grania białymi. Król tak, to, to jest można słaby, przegrać na wiele sposobów. O... Jeszcze przy takich pionkach to jest w ogóle trudne, bo pionki bardzo mocno to ograniczają możliwości szacha. Także, no tutaj wzloty i upadki w tej partii przeżywa Bartłomiej Heberda, podejrzewam, że że w głowie się już kotuje, tak? Co Aha. ja robię, co zrobiłem źle, i tutaj na pewno to nie jest proste, ale możliwe, że w tym momencie właśnie łapię wiecznego, wiecznego szacha. Okay, tak, to no powinien być. jeszcze wieczny pewnie szach. spróbuję. Też. Aha, no dobra, to jest wieczny szach. Na C5 jeszcze jest szach. Mam ręce. Ręc. Oj, ale. Oj, partłami Heberla musi być strasznie smutny. Aczkolwiek po mowie ciała raczej nie daje po sobie poznać, że coś jest nie tak. A, to prawda. I tutaj mamy zmianę. No oddał. Słucham? Mówię, że kresko indyjska całkiem się udała ostatnim razem. Co prawda partia była przegrana, ale, ale sama pozycja wyszła całkiem okej, okay, więc widocznie Bartłomie Hebera już rzuca wszystko na jedną kartę. Będzie grał tego kida, będzie sprawiał jakieś taktyczne problemy przeciwnikowi. No i jak nie wyjdzie, no to przynajmniej próbował, nie. Tak jest, tak jest. tej widzowie dla, dla ciekawostki kid, to nie jest, że w rozumieniu dziecko z angielskiego, tylko King's Indian Defense, czyli obrona królewsko-indyjska w tłumaczeniu na język polski. Tak jest. No i fajna poza czarnymi. Jakby dostaje państwami. bardzo ciekawe pozycje. Kiedy, kiedy Kamil Dragon musi podejmować dużo decyzji dynamicznych, rzeczywiście pojawia się ten margines, gdzie, gdzie Bartolomiej Heberla ma swoje momenty. Ale kiedy już jest taka później pozycyjna gierka, to raczej widzę, że. Że tutaj się Kamilu świetnie tej odnajduje, także zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Bardzo fajna presja, tak, w centrum, przede wszystkim na punkcie E5, na punkcie C5. Zobaczmy, wieża D1 nastąpiło, Pewnie za chwilę zobaczymy również goniec na E3, aby tu zwiększyć nacisk. No i, no i, w, tej, no i w tej pozycji, w tej pozycji powinno być bardzo, bardzo, bardzo korzystnie. Tak, tak. No, dodam jeszcze a propos Kamila, że to jest taki zawodnik, który zresztą widzimy to po tym turnieju, że on bardzo dobrze potrafi się bronić. W sensie pamiętajcie, paradoksalnie bronianie się w szachach nie polega na tym, że gracie najlepsze ruchy według komputera, jak macie gorszą pozycję, bo wtedy bardzo często przegracie, bo będą to proste ruchy dla przeciwnika, żeby powiększać jakąś tam przewagę. Natomiast bronianie polega na tym, że właśnie sprawiesz takie Trudne decyzje przeciwnikowi, które on musi podejmować, i jeżeli podejmie za każdym razem dobrą, no to wygra partię, nie? Ale wystarczy jeden błąd bardzo często, i nagle okazuje się, że pozycja już wygrana nie jest. No i tutaj znowu widzimy silniczek, pokazuje, że duża przewaga koloru czarnego. Faktycznie struktura pionkowa jest yy, prawdopodobnie lepsza dla czarnego? Tak, tu po, po prostu wygląda jak Jest ruch C5, i na końcu wariantu będzie pion na 4, także A, tutaj. To prawda. Tutaj trzeba w tym kierunku pójść, no nie ma innej możliwości, także Bartomie chyba dostaje kolejną szansę, żeby tutaj wrócić jest posunięcie C5 na szachownicy, także mamy, mamy tu wszelkie argumenty, żeby tą pozycję jeszcze grać na zwycięstwo. No i teraz pytanie jak odbijamy pionkiem, czy odbijamy skoczkiem na, na C5? No wydaje mi się, że pionkiem, bo zdobywamy, o okej, okay, skoczkiem jednak. No, też ma sens. Tutaj muszę y, też y, przyznać rację widzom, bo myślałem, że to będzie obrona królewsko-indyjska. To, to nie jest obrona królewsko-indyjska, ponieważ koniec nie stoi na G7, przynajmniej na razie. Jakby ideowo bardzo podobnie, można powiedzieć. Troszkę mi to przypomina ustawienia po 4 e 5 też. Bo to, to tak. jakieś partie hiszpańskie, tylko koniec jest na G2, nie na B5. <laughs> tak samo. <laughs> tak samo tutaj, także zgadza, no. się, zgadza się. Znaczy można... myślę, że to gdyby. Jakby biały zagrały w taki sam sposób jak zagrały w poprzedniej partii, to Bartłomiej Heberla zagrałby obronę królewsko-indyjską, ale tutaj biorąc pod uwagę, że koniec został sfianketowany, to zdecydował się podejść inaczej. O, tutaj wyczuwam wyczuwam przyciągi Tomek na tej linii. Aha. Potencjalny Aha. rentgen, tutaj już motywy typu Koń D5. Tak, Nie mówię, że razu, ale coś tu się już powoli to... kroi w tej, w tej sytuacji. Mhm. Bardzo te figury są takie. Nie wiem, jak to nazwać, takie delikatne, nie? że musisz uważać na każde posunięcie. No i właśnie, D5. Tu, co prawda, jest jeszcze ruch goniec F4 z tempem, ale co do zasady, wymiana tego pionka z D na pionka z E powinna być i tak sukcesem dla koloru czarnego. Także tutaj może się jeszcze dużo wydarzyć. Paradoksalnie, pomimo tego, że jest mało pionków, pionki są tylko po jednym, na jednym skrzydle, tak, tutaj się wydarzyć może sporo. Wieża A8. No tutaj mamy kilka jeszcze momentów uproszczeń, no Tomek. Wydaje mi się, że punkt G3 odegra kluczową rolę w tej, w tej partii, mhm. tak? Osobien, tak? Tak, te pionki ustawione w jednej linii nie są z dobrym zwiastunem dla koloru białego, także raczej spodziewam się, że ten punkt G3 może być rzeczywiście później bardzo konsekwentnie wykorzystany, także zobaczmy. Czasowo, też bardzo dobrze dla, dla czarnego. Z uwagi na to, że przewaga A. ponad ponad minutki ponad minuty, nawet minuty 30 za chwilę. E, także no wszystko zmierza w kierunku, że Bartłomiej Heberla jest na drodze do odrobienia jednego punktu w, e, w tym no meczu. No i tyle. I klątwa rzucona i już pooglądaliśmy. Myślę, że aż tak źle nie będzie. Mhm, no. atak, atak w tej Ciekawe. pozycji na Hetmana. A, ale mamy ruch dobra bo ja w ogóle tu myślałem, że jest przeciążenie figury, ale możemy zagrać hetmanem na A7 i atakujemy koczkę. zgadza się. I tu prawdopodobnie nastąpi wymiana. No ciekawa pozycja. To są właśnie takie fa... to są takie pozycje, które ja lubię oglądać, bo jest mało fig... jest niewiele figur, nie jest to już gra środkowa, to jest bardziej końcówka. Jest niewiele pionków, ale mimo to jest dużo Możliwości, gdzie białe i czarne mogą się pomylić, bo te figury stoją tak bardzo aktywnie. Dużo wybierają presji. Okej. Okay. Uuu. I co, skoczek H5 może? Czyżby, a wieża C8? Czyżby właśnie związanie? Jak to się mówi, niebronione figury giną, a związane się nie ruszają. Także tutaj widzimy. Widzimy wieża Ale C8. Ale bardzo... C8 jeszcze jest goniec D4? Wieża C8 goń z D4. What? Zobaczmy. Wieża C8 gonie z D4. bijemy, bijemy gonie C4, ale tam jakiegoś mata możemy. Oj, i tu będą jakieś problemy, tam jak mi się wydaje, z ósmą linią na końcu wariantu. Okej, okay, ale to jest proste podejście. Go więc B4, mi się to podoba. Pion więcej bez ryzyka, okay, osabiony tak. pion. Zawsze wiesz, ruchy typu H5H4 mogą się pojawić. Ruchy typu wieża D8, wieża D2 też się mogą pojawić. Także tutaj raczej w tym kierunku poszedł powinien pójść Bartłomiej mi Hyberla i, i nie kombinować, A? tylko proste, proste A Dobra. Myślałem, że podstawił figurę, ale tutaj przecież na końcu wieża wisi. Okej, okay, tak, wieża 6, bardzo fajny ruch świetne po stronie 5 wiesz, że też cudowne, nie ma ryzyka, zawsze jest tutaj pole, po którym może król zawsze uciec, żeby nie było tych właśnie motywów po, tak jak wcześniej mówiłeś, właśnie... A czy tu jak... nie przechodzimy do pionkówki, przepraszam, z pionkiem więcej, po K wymianach? Czyli co, po het hetman R2, tak? Hetman tak. R2? Powinno tak być, także podejrzewam, że teraz to dokładnie liczy Bartłomiej no, Heberla. I kwestia tego, co ona będzie wygrana, no powinna być moim zdaniem, bo to jest pionek więcej, mhm. ale jednak król czarnego jest aktywny. Czyli drodzy widzowie, patrzcie... Bardzo klasyczna końcówka w wykonaniu arcymistrza, dlatego też tak bardzo ważne jest to, żebyście zawsze miejsce u głowy, że chociaż te podstawowe końcówki umieć, bo no niestety w partii szachów zawsze idziemy w tym kierunku, zawsze idziemy w kierunku właśnie końcówki, tutaj to się dzieje, no i Tomek, to jest podejrzewam już raczej czysta formalność. Myślę, że tak. Tutaj zostanie wyrobiony w jakiś sposób wolny pionek, prawdopodobnie pionek, yy, król się uaktywni. Tutaj spodziewam się królew 6 i może dążyć do ruchu G5. No G5 hmm. trzeba jeszcze policzyć, czy to na pewno działa. Nie? Tu spodziewam się takiego namysłu 10, 15, 20 sekund i zostanie zagrane G5 prawdopodobnie. Dokładnie, no, ale zawsze może powtórzyć jak coś, tak? Także tutaj No tak, to mamy, mamy, nie drogą. mamy ryzyka. Możemy sobie też czas nabić dla pewności i tutaj podejrzewam właśnie to, co mówisz tam, jak G5 powinna być tym posunięciem. Okej, okay, też może pójść to. A? Myślę, że komputer teraz trochę przesadza w tej sytuacji. jakby To jest inna ścieżka też do zwycięstwa. G5 nie ucieka przede wszystkim w tej pozycji, okay, a możemy zawsze tak, królem obejść. A pewnie król od drugiej strony. Tak, tak od fajnie, drugiej fajnie. strony tutaj powoli będziemy zaciskali. Zaciskali, tak? No tutaj tylko byle. G5, nie wiem, czy przypadkiem nie będzie remisowe. Tak, G5 może remisować. To może być remis, ale tutaj na spokojnie powinien. No dokładnie, król 4 Król 4 i. Powoli, powoli, po króle 3 będzie swoją przewagę zwiększał. Bartłomie Heberla, awansując swojego króla właśnie w kierunku pionka, pionka G3. Tutaj kluczowe jest to, drodzy widzowie, żeby za szybko nie zrobić sobie tego wolnego pionka, żeby też przeciwnik nas skontrował. Mhm. Tutaj bardzo e, kluczowe wszystko jest odepchnięte, jest taka klatka można powiedzieć i teraz kwestia tylko G4 świetnie G4 tak, tak, tak i teraz tak. król już klasycznie idzie w kierunku Podchodzi. pionka także bardzo ładnie I mamy i jeszcze zdążymy zagrać jedną partię tym tempem znaczy czy zdążymy, zdążymy czy może będzie właśnie czekał e, Kamil Dragon jeżeli będzie chciał a nie mamy jeszcze 3 minuty co ja mówię tak jeszcze, jeszcze są 3 minuty no to okej okay. Teraz Bart Chłomie i Heberta gra kolorem białym. Widzieliśmy, że dostaje fajne pozycje, tylko ich nie kończy. Więc jeżeli teraz kończy, to no, wiadomo... A to ciekawe, nadal... bo teraz nie poszedł w karokana, a dostaje pozycje bardzo dobre w karokanie. To, mhm. to trzeba powiedzieć, nie? Tak. że czasami miksuje to konie F3, E3, a raz gra właśnie posunięcia E4. Także dosyć ciekawe podejście. Jakby możliwe, że sobie tak ustawił. Jedna partia tego, druga partia tego. No i powoli, powoli w tym kierunku idziemy. Także i jaki jest teraz wynik? 4 punkty tak dla... Trzy punkty dla... cztery punkty dla Kamila Draguna. Przewagi. Tak, cztery. Tak, tak, tak. Tamta końcówka to wszystkim wam polecam obejrzeć sobie, jak będziecie mieli czas, w jaki sposób Arcemis wygrał końcówkę z pionkiem więcej. Bo no, myślę, że dla nas z Marcinem to już są takie rzeczy, które intuicyjnie byśmy w stanie byli zrobić, ale dlatego, że widzieliśmy tego typu rzeczy wielokrotnie. Natomiast jeżeli ktoś jest bardziej takim szachistom początkującym bardziej, to takie rzeczy. Wiecie, na żywo oglądać i patrzeć, jak oni to robią, to jest bardzo pouczające, moim zdaniem. No o, dobra, a tutaj właśnie to E4 takie trochę dziwne. Takie. No, nie z tej parafii, jak to się mówi. Mi się to ale... bardzo podoba, bo zauważ, że teraz Bartłomiej Heberla wychodzi z założenia: OK, wyciągnijmy Kamila Draguna w troszkę mniej zane wody. Szukamy tutaj de, definitywnie innych rozwiązań, no i e, muszę przyznać, że tutaj też Kamil po czasie nawet, widać, że troszkę tutaj więcej myśli i podejmuje gorsze jakościowo pozycje, no bo się trochę sytuacja zagęszcza, są pewne motywy taktyczne, także tutaj podejrzewam, że no już Bartłomiej troszeczkę wyczuwa, gdzie powinien tymi białymi właśnie e, grać, po których, po których właśnie walia, tak żeby troszkę zabolało przeciwnika. Okej, okay, no ale to widzisz, to Bartłomiej Heberla tutaj już minutę prawie stracił, e ale może tutaj po prostu. Okej, okay, dobra, D4. Ulala. To już jest puszczenie się kierownicy, nie? Otwieramy całe centrum. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Czyli to zdecydowanie no, taka decyzja po Roszadzie. Rozumiem, ale hmm, przed Roszadą tak, tak. Skrajnie tak. ryzykowna. Bo tu zawsze, zawsze będzie Tomek, to też warto powiedzieć, jakieś szachy na B4. I król będzie po prostu znowu bez, prawdopodobnie bez roszady. Zgadza się, aczkolwiek może Bartłomiej Hebera tak stwierdził, kurczę, ten kamień z dobrze gra tę pozycję, to zagram taką pozycję, w której będzie miał masę dobrych ruchów i może się pomyli, nie? No bo no i to jakbyś jeszcze cofnął, jakbyś zamiast goniec E5 cofnął jeden ruszek, bo zauważ, że jeszcze tak jak mówisz, można było może zbić na E4 i próbować szachować, a może można było grać C5 i po odejściu skoczka grać D4 i grać taką pozycję. I wiecie, to jest coś takiego, że jakby z silniczkiem okej, okay, podejmiemy dobrą decyzję, ale dostaniemy bana na czeskomie, bo gramy z silniczkiem, ale w sytuacji, w której yy, nie mamy tego silniczka, no to macie Multum możliwości i z, nie wiem jak ty, Marcinie, ale ja jak mam dużo dobrych opcji, to mam taką niesamowitą umiejętność, że potrafię podjąć i tak złą decyzję. To, to przyznam ja zawsze w takiej sytuacji sobie mówię. Co bym zagrał, gdybym miał mało czasu, prosto decyzję, żeby nie ryzykować. No i tyle. Okay. Tutaj też, też nie ryzykuję, ale no wiadomo, tutaj też na dłuższym czasie można wyliczyć. Na krótszym czasie trzeba to delikatnie pójść w schematy, które lepiej rozumiemy, żeby oczywiście długoterminowo lepiej pozycję rozgrywać. Także tu widzimy. No sytuacja idealna, tak? Mamy przewagę parę gońców, go pięknie strzela po całej pięknie, przykątnej. No. Na punkt I G7 tu, chcę, żeby że, pokazać? to możesz nawet pokazać taki wariant, że wiesz, czarny niech zagra tutaj c5, przegoni skoczka, a ten skoczek nagle wchodzi na f5 i to już może być koniec mistrzostw, bo... Za... Tak. Wiesz, począwszy od ruchów typu skoczek h6, które musisz brać pod uwagę, czy ruchy typu skoczek g7, to jeszcze tutaj hetman g3 i... Uff. Źle to wygląda, źle to jeszcze wygląda. Jeszcze nawet nie ma koni h5 zauważ, bo jest goniec bije h5. Tak, także. tak, wszystko tak. nagle się klei. No dobra, i hetman c7 nastąpiło. No i Tomek, to chyba to, o czym mówiłeś. Lecimy konie w 5 Podejrzewam, że no. po konie F5 jakby tutaj czarnym chodzi o to, żeby odciąć pole G3 dla Hetmana, tak? Ale po koń Bd7, które tutaj na pewno o tym myślał e, w tym wypadku Kamil Dragun, e, chciał odciąć pole G3, to pojawia się też oczywiście kwestia pola H3, tak? Żeby tutaj w tym kierunku również nasze działania rozpocząć i oczywiście grozimy później posunięciem takim, jak go nie zbije F6. Tak, tak. To bardzo dużo rzeczy tutaj grozi. Bardzo dużo rzeczy. No tylko teraz właśnie dokładny ruch. Czy Bartłomiej Heberla w tym momencie zagra jakiś właśnie dokładny ruch typu Hetman H3. To jest na pewno. Nawet takie. Motywy, zauważ takie są motywy jak koń E7. Mhm. Krucha 8 i dałam e f6 kiedyś. Tak, tak, właśnie nie pasuje mapem. mi to, że jest Hetman na f4, bo gdyby go nie było, to to jest mat widzowy. Ale no dlatego. Okej, okay. skoczek a7 myślę, że też sensowne, aczkolwiek trochę martwi mnie fakt, że została zablokowana trzecia linia dla, dla Hetmana. Ale no nadal to wygląda bardzo fajnie. Koczek prawdopodobnie wróci sobie na f5 zaraz. Tylko co on dalej zrobi po hetman g6, mnie zastanawia. Czy on będzie szedł na, na h4, czy może w ogóle białe pomyślą o tym, że skoro jest tak fajnie, to po hetman g6 zagra on g4 i potem już, wiesz. A długo... zauważ, że po, po koń h4, czy tam po konie 7, nawet nie wiem, czy nie będzie posunięcia goniec c1 i hetman nie jest zapany. Konie 7 da ma h6 goniec na c1. A okej. Okay. To już takie Tyno, to... się narzuciło. Okay, I patrz, h4, tak h5... I ten Hetman Hetman nie ma... Właśnie, Hetman nie ma gdzie wyjść, dokładnie. A my i tak chcemy pójść H H5, H6, żeby pionka G7 podważyć. Yy, dokładnie, a to jest ostatnia partia blicowa. tego co widzę. Tak, czas się skończył. No dobra, jeszcze nie ferujemy wyroków, ale jeżeli tutaj białe zgodnie z naszymi przewidywaniami wygrają, to zacznie się robić ciekawie. Robi się rówka, tak? Jakby tutaj dwie partie przegrane. KamilDragon troszkę pod presją, trochę, trochę tutaj idziemy, idziemy w tym kierunku, no i oczywiście podejrzewam też H5, tak Tomek? H5, za chwilę H6 i mamy tutaj pięknie... Okej, okay, nawet długa roszada, tak na spokojnie, Super. arcymistrzowskie, nie spieszy się. Zauważcie, no dobra, to teraz chyba H5, koniec. O Uuu, hetman. w Hetman, złapany, wow, zamknięty jak sardynki w puszce. Partia. Jak sardynki w puszce, ten hetman złapany. Także tutaj bardzo ładnie pionki ograniczają te punkty. E, także tutaj bardzo wszystko to ładnie wygląda. I rzeczywiście, kamień dragon poddaje partię i e, zmierzamy pewnym krokiem do tempa 1 plus 2, które rozpocznie się z dosłownie za kilka minut. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy. E, widać, że ze sobą chyba nadgadają na, na czacie, bo no, tutaj <laughs> na kamerkach e, widać, e, rozmawiają. E, dobrze, także mamy kilka minut jeszcze e, dostępnych. Ja szybko zmienię tylko tempo gry i za chwilę możemy startować. Dobrze. A ty możesz teraz to... powiedzieć na przykład o, um, o formacie. Widzą tutaj wyświetle, także śmiało możesz powiedzieć, jaki jest format aktualnie, w turnieju i co się dzieje oczywiście po serii, e, oczywiście e, remisów w całej tej. Dobrze, drodzy widzowie. Więc jak widzicie, zagraliście, znaczy zawodnicy. My skomentowaliśmy, a zawodnicy rozegrali już dwie i. tak nie, y, chwila. Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny. Tempem 5 plus 2 oraz 3 plus 2, a teraz będzie to, co zazwyczaj w szachach jest najciekawsze, przynajmniej pod względem emocji, a mianowicie buleciki. Buleciki będą grane tempem 1 plus 2 sekundy. Więc tutaj będą musieli naprawdę bardzo szybko podejmować decyzje. I zastanawia mnie, co w jakby kto będzie na tym korzystał bardziej. Bo z jednej strony, Kamil Dragon lubił sobie tutaj pomyśleć i obrać ten taki plan. Dzięki któremu potem grał pyk, pyk, pyk i potrafił ratować te pozycje. A Bartłomiej Heberla faktycznie potrafił grać bardzo szybko w wielu debiutach. Natomiast z drugiej strony, powiedziałem wam wcześniej rankingi i teoretycznie im krótsze tempo, tym Kamil Dragon powinien być faworytem. Więc na pewno będzie mega ciekawie. A wyobraźcie sobie sytuację, w której nie wiem, teraz Bartłomiej Heberla będzie grał kolorem czarnym i wygra. To już jest tylko dwa punkty przewagi. I naprawdę, jeżeli w kolejnej partii wygra Bartłomiej Heberla, to dla mnie to będzie mecz typu 50-50. W sensie nie miałbym wielkiego faworyta. Mhm. I co, nadal faworytem jest Kamil Dragun. Trzy no, punkty przewagi to jednak jest trochę, ale biorąc pod uwagę fakt, że trzy partie z rzędu potencjalnie wygrałby Bartłomiej Heberla, no i jeszcze kolejną partię będzie grał kolorem białym, no to już może iść to w obie strony. Więc tutaj no kolejna partia będzie na pewno bardzo ważna, aczkolwiek tak jak mówiłem, Kamil Dragon potrafił na sekundach podejmować świetne decyzje, potrafił wybronić pozycję, gdzie miał jakość mniej i jeszcze potem ją wygrać, aczkolwiek tutaj przy dużym udziale swojego przeciwnika. Więc wow, no na pewno będzie ciekawie i to będzie pół godziny z tego co patrzyłem to tych buletów może tak zazwyczaj jest rozgrywanych, ile? 7, 8? Coś w tym stylu. Więc, yy, więc to się może odwrócić, ale może też być deklasacja, na przykład jak Kamil wygra pierwszą, drugą, trzecią partię, to już będzie praktycznie po meczu. Dobra, to ja z jeszcze do łazienki szybko skoczę, żeby być w pełni sił. A, chyba nie skoczę, bo sobie Marcin poszedł. Ajajaj, mam opóźnienie i nie zauważyłem. Także muszę poczekać, aż on wróci, i wtedy ja wrócę. I ja pójdę. Więc tak to wygląda, drodzy widzowie. Myślę, że będzie fajnie. Wydaje mi się, że Speed Chess Championship, taka polska edycja, jest super do oglądania. Buleciki są za szybkie do oglądania, czy ja wiem? Właśnie ten dodatek plus dwie sekundy sprawia, że tam faktycznie jest ten moment, żeby się, żeby się zastanowić. Widzę też na kamerkach, przynajmniej z moim opóźnieniem kilkunastosekundowym, że jeszcze przeciwników nie ma, więc zobaczymy na ile sobie zrobili tę przerwę. Pampersik? Kurczę, no może sobie na następne komentowanie ogarnę Pampersa i wtedy będę siedzieć cały czas. Może tak być. To jest prawda, to znaczy Bartłomiej Heberla spokojnie w trzech, trzy partie miał tak obrócone, nie? Że, że miał lepszą pozycję i, i przegrał ją. Aczkolwiek tutaj bardziej skłaniałbym się ku temu, że po prostu Kamil Draguny jest takim zawodnikiem, który jak ma pół szansy, żeby namieszać, to on namiesza, nie? Grać będą do godziny około, znaczy pół godziny będzie trwała sekcja buletów. Plus oczywiście dokończenie ostatniej partii, nie? Więc jeżeli to się zacznie tam za 2-3 minuty, to... To, to pół godziny. Dokładnie. Tak. E, dobrze, to ja cię też na chwilę opuszczam. Natomiast dobrze. możesz odpowiedzieć tutaj widzowie, czy bo Ty oczywiście jesteś trochę bardziej na bieżąco z Dawidem Czerwem, czy odniósł się do skandalicznej miniaturki ostatniego filmu na kanale <grym> Ema. Bo ja <grym> <grym> niestety nie słyszałem. Dobra, a ja ze dwóch. Dobrze, dobrze, dobrze. Poradziły sobie w tym wypadku. E, czy e, miniaturki. A jeżeli nie wiecie, o czym mowa. Tu już pokazuję. Dajcie mi sekundę. Czym ja, że była skandaliczna e, miniaturka? W ogóle o czym o czym my tutaj mówimy, drodzy widzowie? Już tłumaczę. O, dobra, mam. Muszę ją tylko wrzucić. Nie wiem czy ją będzie widać. Mam nadzieję, że tak. do Paint'a i muszę je zapisać. Także zaraz Wam pokażę o co chodzi, czym jest skandaliczna miniaturka. Eee. <grytanie> skandaliczna miniaturka zrobiona przez jakże znanego Tomasza Jaskółkę. <grytanie> Za chwilę się przekonamy. Dajcie mi sekundkę drodzy widzowie tutaj będzie ok obraz zmieniłem ten kto nie widział już tłumaczę <ścoughs> skandaliczna miaturka. Tomasz Jaskółki musimy się tutaj wytłumaczyć za chwilę zobaczymy jakie, jaka będzie odpowiedź Dawida Czerwa tym, w tym temacie na pewno szachowe social media będą rozgrzane do czerwoności w kontekście, w kontekście tej dramy, ale zaraz się, zaraz się przekonamy. E, tutaj. Tutaj powolutku, powolutku zmierzamy też do ostatniej części, ostatnich pół godziny tego spotkania drodzy widzowie. Też możecie w sumie, jeżeli panowie będą chcieli, tak? no bo nie wiadomo, czy o tej późnej godzinie będą chcieli oczywiście z nami tutaj jeszcze gadać, jeżeli mówimy o oczywiście o wywiadzie po meczowym. Też możecie jakieś przykładowe już pytania sobie przygotować. Byłoby bardzo miło, żeby dla zawodników kilka pytań przygotować, żeby też tutaj czuli się też Też mam nadzieję, że wam się meczyk podobał. No to zachęcam widzów na YouTubie. Zachęcam widzów na YouTube do oczywiście zostawienia łapki w górę. To nam bardzo mocno i bardzo fajnie podbija algorytm i też daje informację, że, żeby więcej właśnie takich eventów robić, tak? No bo też tutaj to o to chodzi, żeby, żeby do, do coraz szerszej grona właśnie, jeżeli chodzi o, o te różne turnieje. Także to na pewno by bardzo, bardzo mocno pomogło i bardzo bym dziękował za, za wszelkie wsparcie. Także cóż, drodzy widzowie? Cóż, drodzy widzowie? Tutaj lecimy dalej. Już widać zawodników na kamerkach. O której title Tuesday? Otóż title Tuesday o godzinie 23. Przyznam, że nie wiem, czy będzie grał Jan Krzysztof Duda. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli Janek nie będzie grał, to nie będzie oczywiście komentowanego turnieju title Tuesday, ale jeżeli będzie grał, no to, to oczywiście tutaj postaram się dla Was go również przekomentować. Ale to, to wszystko zależy od naszego od naszego zawodnika, czy się po prostu pojawi. Okej, okay, jeszcze chyba nie grają, tak? Właśnie sprawdzam, czy, czy już gierki ruszyły, ale patrząc nawet po kamerkach, widzę, że raczej zawodnicy są jeszcze zrelaksowani i, i tylko czekają na potwierdzenie od, od sędziego. Dobra, chyba wszystko. Pokazałem widzą Twoją miniaturkę. A jej. Także tutaj muszę, muszę nadrobić te, te zaległości, bo jeden, kilka dni nie było już. Dzieje się rzeczy bardzo bardzo dziwne. I pojawiło się też pytanie, czy będę grał w Titan Tuesdayu. Nie będę grać. Drodzy widzowie, ja jestem emerytowanym szachistą, więc wiecie, że nie jest tak prosto zagrać dwa turnieje w jeden dzień. Już widzimy deski, są poustawiane i panowie ruszyli. Także o, mamy, tak, grają. mamy tutaj e, oczywiście bóle Ciocha, także lecimy z buletem i zobaczmy to tutaj wybór ciekawy. E, nowoczesny Benoni. Tak, nowoczesny, nowoczesny Benoni, także tutaj e, też bardzo agresywne podejście. Bartomija Heberli, No musi gonić wynik, tak? Ma tylko pół godziny, to jest kwestia można powiedzieć pięciu, sześciu partii na tym, na tym tempie, na tej bonifikacie. Jeżeli by każda gierka trwała właśnie mniej więcej 3-4 minutki, no to raczej w tym kierunku. W tym kierunku zmierzamy. Okej, okay, i A5 to jest ruch, który no, nie jest standardowy akurat w benonim, ale jest standardowy właśnie, jeżeli chodzi o obronę krężką indyjską Chcemy dojść jakoś do ruchu F5. Tu widzimy, że jest dziura na B4, więc skoczek już tam się będzie ładował. No na pewno czarne mają trochę mniej przestrzeni i ten goniec na G7 jest smutny. Ale jest to pozycja typu niestandardowa, także myślę, że to jest to, w co celuje Bartłomiej Heberla, żeby właśnie grać tak trochę inaczej niż się normalnie gra i prowokować błędy, które jak widać gdzieś tam następują. No, B4, raz, dwa, trzy, dwie figury bronią, trzy atakują, więc chyba można hapsnąć pionka. Podejrzewam, że chodzi bardziej o posunięcie później na B3 i później chcemy wbijać na, na B4, ale okay, tak. Ty, ale tu dodam, że to zawsze jest ten kłopot, że pole na C5 zawsze. Bo... Tak, jakby tutaj rzeczywiście z takiego punktu no widzenia to jest problem, bo na końcu wisi 5 na 4. Także tutaj Bartłomiej ma. Będzie. Tak, ma tutaj wszelkie argumenty, żeby tutaj tę partię wygrywać. Także, drodzy widzę, napiszcie na czacie, komu, kogo obstawiacie w tej części 1 plus 2, kto według was wygra tą, to, tą część tego, C3. tego meczu. Nie, czego nie skoczek C3? Tam wygrywaliśmy, ale Okej. Okay. To no jest dobra, jeszcze, no to, to jest też jak no ale widzisz Tomek, że też dominacja jest potężna mm -hmm. goniec A. piękny na G7 raczej kwestia tylko techniki B6, F5, F4 pewnie nastąpi i tutaj będziemy no za chwilę ale właśnie, partie. tutaj trzeba też brać pod uwagę ruchy typu A5 białe nie będą tutaj stały z założonymi rękoma tylko będą szukały jakieś kontry, no oczywiście zawsze to będzie problematyczne żeby to grać białymi, bo jednak no dwa pionki mniej i jeszcze jest para gońców, no tutaj ewidentnie nie wyszedł Kamilowi debiut, aczkolwiek gra szybko. Zauważcie, nie licząc tych dodatkowych dwóch sekund za każdy ruch, no to Bartłomiej Heberla stracił tylko. Stracił przewagę kas... materialną. A dobra, okej, okay. to, to, to inaczej. Kamil Dragon stracił tylko kilka sekund, a Bartłomiej w tym czasie stracił całą przewagę, jaką miał. Teraz pozycja absolutnie równa. Tutaj, oczywiście, Goniec świetnie dalej uzupełnia tą, tą te czarne pola, ale z drugiej strony. Biały ma świetne pionki w centrum, ale uważam, Tomek, że tu chyba raczej ma czarny według mnie troszkę więcej szans z uwagi na pionka A, A który też, może szybko też, za chwilę tak, tak uciekać do pola przymiany i e, oczywiście ten goniec czarnopolowy też bardzo mocno wspiera. Zauważ, że jest koniec 7 posunięcie, ale raczej ono nic nie daje z uwagi na kontroladach na punkcie na punkcie A5, dokładnie. Także mamy tej serii wymian. Ale tu jakieś, okej, okay, no ja bardziej bym się skłaniał ku ruchowi goniec B4, żeby te pionki zablokować, ale widocznie Taka była idea. I co? Teraz w 7 groszy, nie zbije C5, zido oczywiście w 6. Okej. O, te pionki nagle mogą być. Oj, po... bardzo nieprzyjemnie to się będzie grało Bartłomiejowi. Bo te pionki cały czas musisz uważać, musisz odchodzić królem tak jak trzeba. Teraz może nawet jakieś, nie wiem, C6 nie. u czyżby? Czy żeby tutaj jakieś uderzenie? Nie, a piątka. Okej, okay, tutaj silnik będzie robił przysiady. Na to bądźcie go przygotowani. Okej, okay, tak, C6, tak, dobry tak. ruch, ale czy nie można Pionka na. Dobrze, także tutaj, no chyba, chyba się ratuje. Bardzo mi dla po przejściach. Oczywiście tutaj a, trzeba z tym posunięciem, żeby nie było wieża D1 przypadkiem. Tak. No bardzo, tak, tak. bardzo sprytna pułapeczka. Może Nie C7, właśnie gońcie C7, świetnie, za chwilę go nie ląduje pewnie na D8. Król może tak. pójść na pole D6C7, żeby tutaj trzymać, także raczej, drodzy widzowie, zmierzamy do remisu, aczkolwiek wiadomo, te pionki, te piąki są totalnie, totalnie nieprzewidywalne. Tomek pewnie chodzi o posunięcie wieża C1, wieża C8, tak? I, i tutaj możemy... Ale to bardzo a to A, żeby się by bardziej przyjemne. No, te pionki, któryś z tych pionków prawdopodobnie zaraz spadnie, tak, chociaż jeszcze jest koniec A6, ale wtedy mamy król B6. Król Uuu, B6? I zdobywamy pionka? Tak, chyba tak, Tomek. Tak? Ale mi Heberla idzie po posunięcie A2 i posunięcie A1, żeby okay. doprowadzić tutaj do pola przemiany. Także poszłoby. Aj, Król D7, Pionek Wieża spadł C8. w tej pozycji. Ale nie, bo powierza C8 A2. Okay. Dokładnie tak, dokładnie tak, także Król D8. Król D dobry ruch. Król D8. Ej dobra, to chyba będzie wygrana, bo nie ma obrony przed a 2 a jeden praktycznie. Dokładnie. Tak, także tutaj Pion ucieka do plażenia, także... No Bartłomiej Hewerla prawdopodobnie wyrwie zwycięstwo. Zwycięstwo w, w A2? tej Nie, nie można, można A2. Oczywiście, że można. A nie, bo Szach jeszcze kródzeszy, wieża, wieża C8 Wieża C8 i robią, jak to, to oceniamy? No i teraz raczej ma. tak, już mamy... No, tak, Dobra, że... wygrał to. Wow. Ale no. Mega ciekawa pierwsza kierka, kierka, także lecimy dalej, drodzy widzowie. Naprawdę, naprawdę tutaj można powiedzieć, że Bartłomiej Heberla wchodzi na potężny comeback w tym, w tym meczu. Także znowu zauważ Tomek, te ustawienia B3, go tak. na B2. No Szarcymistrz to fanatyk... Fioankietowania tego gońca, póki co. No i białe tu faktycznie taka. No nie jest to duża przewaga, ale już Bartłomiej Heberla pokazywał, że w tych pozycjach czuje się bardzo dobrze. Ten goniec bardzo często się rozbryka, i. No i tutaj ewidentnie Kamilowi Dragunowi się nie podobało to, że w poprzednich partiach goniec sprawiał mu problemy, więc zagrał gońcem na G7. Ale czy to nie będzie jeszcze gorsze? Bo, bo jak te gońce się wymieniają, to król będzie osłabiony. Teraz widzowie nie wyłączymy się, y, t, termometru z tego względu, że fajnie jak. Wiecie, my nie jesteśmy w stanie wam wszystkiego opowiedzieć, a nie chcemy was. Chcemy, żebyście wiedzieli, jaka jest obiektywna, mniej więcej, przynajmniej ocena tej pozycji. Tak jest, także tutaj zauważ, to jest zauważ to, jak taka typowa presja, tak? Wymieniamy czele gońce Plus teraz właśnie na D5 decyzja ludzka, żeby pozbyć się tej presji, ale to jest właśnie ta końcówka lufowska, o której ci mówiłem, tak? Ale czy Czyli... w ogóle E4 nie wygrywa? Nie, dobra, nie wygrywa. E4 wygrywa E4? A i Hetman, A, C6, i Hetman myślę, B2, ale, Hetman F6? Tak, ale jest Hetman F6 i tyle. Brakuje, brakuje troszkę. Brakuje. Hetman C2 okay. i teraz E4. To jest ta różnica. Bardzo fajny ruch. Także bardzo ładnie. Teraz widzimy też, że po jakimś F5 zawsze mogą być tylko typu konie C4. Po F5 podejrzewam, że też można by się było właśnie pokusić o posunięcie typu. o posunięcie typu właśnie koni na G5. Jeżeli byśmy później poszli b 2 na przykład, także jest tu kilka fajnych możliwości. No Tomek, znalezienie, posunięcie damace C2 na takim czasie nie należy do najprostszych. Ładnie no. I tutaj mamy w ogóle odwrotną sytuację co wcześniej. Okej, okay, no ale tu E4 po prostu. Co? No tak, e przecież... no i wisi figura, tak? No bo teraz na każdej odejście skoczka, czy tu, czy tu, czy Tam tu, myszacha. lecimy na B2 i jest wszystko tak, w porządku, tak, tak. także no tutaj, czyżby... I to już będzie... Czwarta partia. Przewagi tylko, cztery wygrane z rzędu. Hetman B2, tak? Tak jest. Tak sądzę. No musi pójść. No po to Tyle. była cała idea, także wygrywałem figurę. No i teraz pytanie, czy... Czy tutaj rzeczywiście jest koniec partii, czy że coś jeszcze? Nie no, bierzemy się eee, tak, na d4. I... jeszcze, nawet to odbijemy wieżą jak Tak, i czyściutko, nie bez piąta, figury, oczywiście. bez figury na czysto, stoi czarny, także w tej sytuacji bardzo, bardzo ładny performance. Także Bartłomiej Heberla, no wraca, wraca z lekkiej podróży. Wraca, teraz już jest równy mecz. Mm -hmm. no jeszcze nie równy, no ale, ale powoli, powoli tutaj już możemy powiedzieć, że mamy dużo szans na No wiadomo, byle nie podstawił teraz czegoś głupiego, mm -hmm. typu właśnie wieża c1 mat, ale... Tutaj, no, Kamil Dragon też będzie walczył. Zauważ, że też przedłuża, tak? Z każdym no kolejnym tak, posunięciem tak. przedłuża mecz o kolejne sekundy. Co na pewno się nie podoba sobie, tej przeciwnikowi. No tylko kurczę, żeby te piąki nie spadły, bo jak jak wy, powstanie sytuacja, gdzie wymieniają się piąki na skrzydle Hetmańskim 2 za jeden, to to już będzie takie trudne. Okej, okay. fajny ruch, żeby wymienić. I teraz, drodzy widzowie, wieża D7, wieża F7 albo wieża A7, koniec, koniec gierki. No i jeszcze jeszcze, trzeba uważać, czy, okay. jeszcze Ale pułapka. koń bije E6 po prostu, koń bije E6. Okej, okay. albo koń bije F7. Ważne, żeby wieżą tego nie zbić. Nie? <laughs> dokładnie, dokładnie tak. Pionki zostały już wygrane, także kwestia tylko techniki i potem. Okej, okay, także... w ogóle Kamil Dragon zauważył, że nie gra do końca. Może tak. on też czuje, że to, wiesz, niewiele mu da. Może musi nie opłacić, dokładnie tak, także tutaj... Naprawdę bardzo ciekawe podejście. Zmieniamy kolory i lecimy z kolejną gierką Kamil trogną kolorem białym. Oraz I teraz zauważ, wszystkie. znowu te ustawienia z G6 g 7, bardzo to nie leży właśnie Kamilowi. Kiedy jest pozycja bardziej skomplikowana, jest więcej dynamiki. I tu widzimy, że już nie raz Bartomi Heberla na tym elemencie już swoje gierki wygrywał w tym meczu. Także bardzo dobra, praktyczna decyzja z jego strony, żeby pójść w większe komplikacje. W szczególności kiedy jeszcze jest do tyłu, oczywiście w meczu. Tak. Okej. Okay. Strasznie niestandardowy ten debiut poszedł. Taki ja jak byłem młodszy to grałem właśnie yy, coś w tym stylu. W sensie ja grałem yy, Bęko Gambit. To jest Włóżański yy, po prostu. Tak, Bęko Gambit wołżański. Tutaj niby to był Gambit Włóżański, ale troszeczkę inaczej do tej pozycji doszło i yy, no i pozycja wygląda troszeczkę inaczej i wydaje mi się, że ale co jest? Skoczek bije C3? W końcu BC3, BCG, więc BC3, Tomek, tak? I na no, końcu w będzie wisiała wieża. Tak, i ona jest niebroniona, więc po skoczek F5 możemy po prostu zbić wieżę, moim zdaniem. Uch, goniec, a to Ależ klasowe posunięcie. Zauważ, wisi piące C3. Za chwilę e, są problemy z a6 i oczywiście później piąkiem E2 będzie piąkiem A2. Także bardzo, bardzo tutaj klasowe posunięcie. I zauważ, no jest tutaj jeszcze później gońce C4 pod, potencjalnie. U. Tak, gońce C4. Ta. Mm, Okej, okay, koniec B5, żeby zagrać na A4, też sensowne. Oj, tutaj te ruchy są strasznie takie niepewne mam wrażenie ze strony Kamila. Bo on zauważ, no zagrał wieżą na D1, wrócił on na E4. E, na E1, przepraszam. Co bardzo istotne, od początku tego tempa 1 plus 2, Bartłomiej Hebela stoi cały czas w wyżej na czasie. Cały czas. Mhm presuje i zauważ, w tym momencie już ma ponad połowę czasu więcej od, od swojego przeciwnika, tak? Ma minutę czasu na zegarku do 20 sekund, także bardzo, bardzo duża zaliczka. No i dałam 4 bardzo też typowy ruch. Chcemy Pressingować punkty, punkt, punkt C3. Świetne posunięcie do i Za chwilę zobaczymy ruch typu wieża F na C8, aby tutaj jeszcze bardziej dociskać. Może ewentualnie koniec D3, no. końce C4 też by było bardzo ciekawe. Uważam, że było. Okej, okay. dobra, bo ja tak myślałem, że jakoś zdobywamy pogoniec koniec bije C3, ale tam jest pewnie koniec D2 jeszcze. i tak. to wcale nie jest takie proste. Czasami lepiej właśnie tego pionka nie zdobywać i mieć Ej. święty spokój, a tutaj jednak poszło wybicie. Ale też zauważ, końcówka jest absolutnie genialna, no bo Aha. przy tak, otwartej jest... pozycji piona 2 jest słaby, pion E5 to już takie, można powiedzieć, rzucenie się do, do ataku. No i teraz tego kwestia, bierzemy tego pionka, bierzemy tego pionka, czy może bronimy jeszcze na d w tej pozycji, aby nie było niepotrzebnej kontry. Także naprawdę mi heberla. oj wraca, ostatni pięć partii, ostatni pięć <grym> partii. Uch, no naprawdę pokazuje pokazuje klasę, ale to wszystko dzięki temu, że bardzo mocno podkręcił grę, tak? Że tej szybciej gra. Nie, nie analizuje, nie wiadomo o tle, tylko idzie do ataku. Może stoi delikatnie gorzej, ale właśnie Kamil sobie z tym do końca już w tym wypadku nie radzi, tak? Z taką szybszą grą. Także bardzo, bardzo jestem ciekawy. Koniec na G5. No właśnie. Czy chcemy zagrać F6? No nie chcemy, pewnie. I Moi prawdopodobnie... Podczas, dokładnie, tak, więcej. Oba pionki więcej. polecą i będą dwa pionki więcej. Yy, no to już. Boję się używać takich stwierdzeń w tym meczu, bo już widzieliśmy wiele rzeczy, ale to jest taka bezpieczna przewaga, nie? To jest coś takiego, że trudno jest się tutaj moim zdaniem pomylić jakoś bardzo mocno. Aczkolwiek nie ma co mówić, hop, to jest też bulec, zawodnicy obaj mają poniżej 20 sekund. No i myślę, że to, do czego będzie dążył tutaj Bartłomiej Heberla, to jest yy, wymiana. Wymiana jak największej, na przykład para wiesz, jakby się udało wymienić, to by było fajnie, nie? Tak, ale też mi na tyłu na uwadze to, że piąteczek jest mega słaby, a tutaj czujnie właśnie Bartłomiej Heberla wyczuwa, gdzie ma swoje atuty, świetnie robi wolnego pionka, tak, już tutaj zaawansowanego na C4. E, tutaj oczywiście... Nie miałem sugerować, że to może być ciekawe, ale... Ok, wieża, a jeden dobry. Bardzo ładne wierzę. Ja w tego pionka, prawdopodobnie. I teraz C3, C2, C1. C3, prawdopodobnie. C2. I mamy remis w meczu. Znaczy, okej, okay, jeszcze nie mamy. Jeszcze ale nie mamy. Zaraz możemy mieć. Nawet Tomek, jak zauważ, C3 i Goniec D5 może być w pewnych wariantach, nie? Takie, takie bardzo spokojne ustabilizowanie a. gry. I, I tyle, tak? Jakby tutaj, oczywiście, Goniec E6 może pójść. E6. Albo C2 a, dobra, też i, i koniec. I remis. I mamy remis w meczu. Oficjalnie. 3,5 do 8,5, 5 wygranych z rzędu Bartom Heberli i mamy 8,5 do 8,5. Wow. No jakby taki kombek zrobił, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Podrażeniem tego. No i znowu to ustawienie. Takie domki stawia. Tak, i odbija na te 4 skoczkiem, tutaj jakaś bateryjka. 5. O, tutaj zawsze kusi. G7, ale to nie działa. Tak jest. No i co? I pewnie Roszatka. I chyba tutaj trochę bardziej na spokojnie. Zgadza Także grać. widzowie, w ogóle minęło już połowę czasu z Buleta, także szybko czas mija przy dobrej zabawie. Widzimy tutaj mecz, mecz nam się wyrównuje, kurczę, naprawdę muszę przyznać że jestem, jestem w szoku, jak to szybko eskalowało z totalnej dominacji Kamila do po prostu teraz no, pięknego rajdu właśnie Bartłomieja Heberli. Zobaczmy, wie że AD1 i prawdopodobnie biały ma bardzo stabilną, trwałą przewagę B4, żeby tylko o tak. to, to dokładnie, żeby nie o, wymieniać... Powiem wam tak. Albo dobra, dokrąć, bo tak. Dawaj dawaj, śpią, Ej, Chcę tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, jak Bartłomiej Heberla zaczął grać. W tym sensie, że on z jednej strony gra bardzo solidnie, ale z drugiej strony, no jak trzeba gdzieś tam przykręcić, podkręcić yy, to wszystko, co się dzieje na szałownicy, to potrafi to zrobić w odpowiednim momencie. I to, co poprawił względem tego, co się działo jeszcze dwie godziny temu, to to, że jak już uzyskuje tę przewagę, to... Może nie gra idealnie, nie gra jak, nie wiem, jakiś maszynista czy coś, bo widać, że te ruchy nie są, wiecie, top 1 linia silnika cały czas, ale gra w taki spokojny sposób, że wiecie, w poprzedniej partii chwycił tego pionka i go utrzymał i dzięki temu potem wygrał. Tak, tutaj znowu stabilizuje. Na czasie jest porównywalna sytuacja, ale no jednak, gdyby, gdybyśmy spojrzeli właśnie na prostotę gry grę, no to jednak biały ma o wiele przyjemniejszą pozycję, no i tu ten pion k3, tak, bardzo istotne, że w dłuższej perspektywie w końcówce podejrzewam po wymianie powiedzmy i hetmanów, plus może jednej pary wiesz zawsze ten pion będzie celem właśnie ataku, tak, także tutaj to jest taki taki, taki można powiedzieć, mały o które chce wykorzystywać I tutaj ważne jest to, żeby się na przeciwnika nie rzucić, tutaj oczywiście kamień dragon musi jak najszybciej wygenerować kontrę, tak, dlatego też widzimy posunięcie h5 h4, żeby jeszcze delikatnie tej rozbić, no i widzimy w końcu moment, kiedy skoordynowaliśmy. Bierzemy pionka. O koń B5, ale to jest figura z darmo Jakiś misklik. Misklik. To, to nie jest misklik, mi się wydaje, bo on się może nie spodziewał c 6 w pozycji. I jeszcze bierze dwa, 2 ale teraz jak złapał to nie puszcza. Oj, taki punkt Tomek może zadecydować o całym meczu, o calutkim meczu. Jeden punkt w tą stronę może być bardzo, ale to bardzo kosztowny. O kurcze! No to skoczek b5 a, no nie wiem chyba za, bardzo się po, chyba za bardzo poczuł że wszystko że tak powiem wychodzi i już za szybko chciał to skoczek b5 zagrać Ajajajajaj Także teraz Kamil Kamil Dragon na pewno głęboko odetchnął widząc posunięcie koń b5 i. Tak, inkasując. to jest taki moment, który może być kluczowy w całym meczu. Tak, tutaj traci momentu tak, musi. Bartusz Bartłomiej Heberla. Bo tutaj kilka gierek wygrał pod, pod rząd, tak? Czy tam z rzędu, jak to się mówi? Pod, z rzędu czy pod rząd? Z rzędu. Z rzędu. Tak. Z rzędu. I, I teraz, no, takie odbicie się Kamila to jest, wiesz, taki moment właśnie na zapanie oddechu, ustabilizowanie i właśnie poprawienie swojej gry. Także, no, ogromny, ogromny błąd po stronie grającego białymi. No, zobaczymy, tu jeszcze się partia nie skończyła, ale raczej patrząc na to, ile możliwości ma, oczywiście, w tej pozycji czarne, no, to nie możemy mówić o tam super mhm. trudności z realizacją. Tak, to już jest za dużo, za dużo. Figura więcej to jest za dużo. Szczególnie jak jest dużo, dużo piąków to to bardzo łatwo będzie to uprościć w jakiś sposób. Moim zdaniem Bartłomiej Heberla powinien się tutaj poddać. W sensie szanse, że uratuje to są totalnie minimalne. A w sytuacji, w której odbiera sobie czas no to to już stawia się pod ścianą troszeczkę aczkolwiek no wiadomo póki co mamy remis więc na zegarku jeszcze 11 minut 11,5 minuty e, buleta także może się prawdopodobnie tutaj już za chwilkę e, za chwilkę poda zobaczmy a no, próbuję jeszcze ale taki jest no kurczę, koniec skoczyć tutaj 5? Tak, zastanawiam się, czy tam wiesz. Pionka chciał złapać, ale miał zaznaczonego skoczka i mu ruszyło na B5 czy coś, no bo to na pewno nie był, wiesz, zaplanowane poświęcenie. To, była, to był jego błąd, jakiś taki, nazwijmy to, mechaniczny. Dokładnie, bo to podejrzewamy, A. że no, raczej arcymistrz żeby tak trywialnie figury nie podstawił, także Ech. tutaj widzimy, że. E, Koń B4 w ogóle. Wow, e, ciekawe podejście. Okej, okay, tu w ogóle pierwszy raz chyba ze strony Kamila mamy E4, nie, więc. Czyli zrobiło się poważnie, można powiedzieć. Poważnie, tak. Kilka tygodni, które powinien jeszcze ubrać i, i wiesz, partia na 80 ruchów, arcymistrzowska. Tak, byle przedłużyć, byle tutaj złapać, tak naprawdę troszkę oddechu, więcej czasu skupnąć z zegarka. No i tu widzimy raczej stabilną sytuację, w szczególności, można powiedzieć, punkt E6 i punkt B7, czyli ruchy na zasadzie dałam B3. To tak jak wcześniej w Karokanie było dałam B6, pokazywałeś tam, jak tak samo tutaj dama na B3 się może za chwilę pojawić i będzie presja na te dwa punkty w jednym Zgadza momencie. Się. Tak, tak, tak. Ej, jeden z widzów napisał, że poszedłeś zjeść kolację przed buletami. To jest, drodzy widzowie, znak, że jak jest Polish Speed Chess Championship, to o, nie, nie jemy, nie wychodzimy. Tylko oglądamy, bo tutaj w mieniu oka się naprawdę dużo, dużo zmienia. Dokładnie, także tutaj No jest presja na pewno po stronie Kamila. Teraz lepsza strutura pionowa, stoi wyżej, tak. Lepszy, lepszy goniec. Także zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj skapitalizować na pewien punkt. Aczkolwiek, no, widzimy, że panowie teraz dotrzymują sobie tempo, bo już nie ma sytuacji, w której kamień myśli ponad pół minuty. Nie ma uh -huh. sytuacji, gdzie mi Heberla ma przewagę powiedzmy tych 30 sekund. Także na pewno na pewno w tym wypadku jest powolna adaptacja obu zawodników, no i widzimy. Czy wymieniałbyś Tomek w tym wypadku ciężkie figury, A, czy nie? Znaczy, to wydaje mi się, że to jakby, no, to raczej będzie pozycja zmierzająca ku remisowi. Oczywiście nadal mamy Hetmana, dwie lekkie figury, więc dużo może się tutaj podziać, ale obiektywnie prawdopodobnie to jest koło remisu i, i, i ciekawi mnie, czy Bartłomiej Heberla byłby tutaj zadowolony z remisu. W sensie, czy będzie próbował jakoś przeginać na siłę? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że remis w partii czarnymi, szczególnie biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie... W ostatnie kilka, posuń, kilka partii faktycznie osiągał przewagę kolorem białym i przegrał tylko przez tam misklika czy jakieś dziwne skoczek P5. To myślę, że tutaj remis by go satysfakcjonował. Zdecydowanie. Grając kolorem bez ryzyka, tutaj później może białym presować, ale kto wie, może tutaj coś jeszcze się wydarzy. Nastąpiło okay. G3 opatrzone pytanikiem. Tomek, czy to jest posunięcie. Okej, okay, koniec E5, myślałem o końcu b 4 ale po porządku, ten na C5 wyglądało ładnie. Tak, koń na C5 też wydaje się bardzo, bardzo ciekawym posunięciem. Okay. Nastąpiło, nastąpiło w parku. No chyba musi nastąpić bicie. Strzelam. Tak no, strzelam. czy odbije Hetmanem czy Pionkiem. No, Okej, okay. Hetmanem, logiczniejsze. Mm. Teraz pytanie, czy ten skoczek będzie silniejszy, czy rzeczywiście goniec Dobra. swoją aktywnością i może potencjalnie właśnie wyrobieniem wolnego pionka na linii D będzie dobry. No ja trochę się obawiam takiej sytuacji, Tomek, że koń postawi blokadę na punkcie D3. I mhm. nagle ja nie mam ataku na f2, a plus pionek d jest bezużyteczny, tak? Także to jest taki stromierz, którego się bardzo mocno bał kolorem czarnym. Na pewno tutaj Bartłomiej Heberla by z przyjemnością zainkasował pół punktu i wszedł na kolejną partię, ponieważ zostało niecałe 8 minut do 8 końca minut. części buletowej. Czyli prawdopodobnie ta, znaczy na pewno ta i jeszcze jedna i być może jeszcze kolejna, nie? Ale tutaj ciekawie, ciekawie to panowie rozgrywają. Widać, że zarówno jeden jak i drugi próbuje, hmm. ale wydaje mi się, że to, że Stołczek stanął na F4, to jest bardzo zła wiadomość dla Bartłomieja Hemberli, bo... E, teraz trzeba liczyć Hetman H5 jakieś, czy... okej, okay. E5. E5, tak bardzo... A bo na B7 no, Na, na B7 na pewno. Król G8, oj, koło G6, ajajaj. Koń bije e6. No tutaj... Oj, teraz jakieś ruchy typu... Tutaj po prostu no, jest no, przewaga materialna na Tobie, raczej już nic się nie wydarzy. Po prostu jest zbyt stabilnie ustawiony kolor, kolor biały. No po prostu bez ryzyka e, ogromną przewagę. Nawet posunięcia typu dama a8 mogą się pojawić. Dama a8, konie f8, koń d7, bicie z tutaj propozycją właśnie przejścia do końcówki. Zobaczmy. Jest konie f8. Czy będzie koń d7? Będzie koń d7. No i cóż, niestety, ale chyba zbliżamy się w kierunku. A może w ogóle końca 5 pójdzie? Zauważ, żeby tej wyeliminować Ej, okay, no na było. Wymiankę. Znaczy, no, końcówki hetmańskie bywają stradliwe, nawet jak są dwa, dwa pionki więcej. Tu akurat jest jeden pionek więcej. No, jakieś Hetman F3. No, tu szczerze, ja ją sobie zostawił gołe skoczka yy, na szachownicy. Wiadomo, idealny setup to jest ustawienie oczywiście, na B6, żeby trzymał mi pole F2, później, kampionka do pola A i, i raczej bez ryzyka tą, tą gierkę wygrywam. Także widzimy, że maszynka mówi dokładnie, dokładnie to samo, drodzy widzowie. I, I za chwilę prawdopodobnie zobaczymy rozstrzygnięcie w tej partii. Tak, no jeszcze, raczej... bo wiesz, no. To... No nie, tutaj ruchy, nie, nie ma szans. Ale nie. dobra, nie, no, nie, nie, nie ma szans. Dama F3. Ten Hetman jest zbyt dobrze ustawiony. Tak, jest. No to poddawaj się, partłomiej, i musisz wygrać partię niecałe 6 minut. Dwie Jeżeli partie. Ci... No, ale najpierw pierwszą. <laughs> <laughs> najpierw, okej, okay, najpierw pierwszą jak najbardziej. Zgadza się. Okej. Okay. No tutaj Kamil Dragon postawił ogromny krok w kierunku zwycięstwa w tym pojedynku. Tak. I tutaj mamy jednak patrz, przejście do, do Karokana, czyli tutaj Kamil Dragon. Kamil Dragon jednak twardo mówi ok, testuj mnie, kolego. No i idzie w Karokana, mimo, mimo tego, że dostawał pozycje bardzo trudne w każdej partii. To, no to trzeba przyznać. Tak. Nastąpiła zmiana, bo Bartłomiej Heberla zdecydował się nie grać wariantu Tala, zdecydował się grać wymiennego. Drodzy widzowie, kto jest za Bartłomiejem Heberlu? Pisze na czacie hashtag Bartłomiej. Kto jest za Kamilem, pisze hashtag Kamil na czacie. Także zobaczymy, kto komu kibicuje. No tutaj na pewno wszystkie oczy zwrócone teraz na te dwie, dwie partie, które zadecydują właśnie o wyniku, o wyniku meczu. W sumie najgorszy wynik teraz to może być oczywiście remis, szybki remis, no bo to już Kamilowi daje praktycznie gwarancję zwycięstwa w, w tym meczu. Mhm. Drodzy widzowie, tak kwestia jeszcze zasad. Ostatnia partia musi się zacząć, gdy będzie chociaż sekunda nad, yy, na zegarze. Nie? Więc tutaj yy, Bartłomiej, ok, A4, fajne. I czy tutaj nie będzie? No bo możemy to zbić. Ale czy pion na B2 nie okay. będzie słaby? Pion na B2, później pion na C3, później pion na A3 na przykład. Jakby to jest taka chwilowa ofiara dwóch pionków, ale to się może przełożyć właśnie Tomek na potencjalne problemy później z pionem na C3 tak? po, po eliminacji punktu B2. Tak, te pionki chyba po prostu spadną. No i trudno tutaj będzie szukać czegokolwiek Bartłomiejowi Heberli. Szczególnie, że tak zerkam od czasu do czasu na zegarek, bo jeżeli byłaby tutaj jakaś końcówka, która nawet byłaby do wygrywania, no to jeżeli Kamil Dragon utrzyma to przez 80-100 ruchów, no to, no to mecz się może zakończyć. Tak, tak, tak jak mówisz, Tomek, no tutaj po prostu może wykazać się trochę takim trudniowym cwaniactwem Kamil Dragon po prostu przedłużając partię. Podkreślamy, drodzy widzowie, że zostało raptem 3 minutki serii budetowej, A Bartłomiej Heberla musi grać dwie partie, żeby zremisować i doprowadzić do dogrywki. Także jeśli Kamil Dragon tą partię zremisuje, G4. bądź wygra, ma szansę. Jeżeli nie, jest G4, który jest dużym błędem. Także okay, pojawiają się szanse. Ale się dzieje. Czy da radę? Czy da radę Bartłomiej Heberla? Jest, widzę tutaj dużo, na czacie pojawiło się hashtag Bartłomiej, także widać, że publika ma tendencję do faworyzowania tego underdoga na, na czacie. No dobra, zobaczmy, nastąpiło, koń bije 6 no i pytanie to jak okay. czy tutaj coś by się udało ulec tym kolorem czarnym w tej, w tej pozycji, białym w tej pozycji? No ja tego za bardzo nie widzę. Wydaje mi się, że to jest taka pozycja, którą yy, Kamil Dragon będzie lubił grać, nie? Bo to nie jest jakaś bardzo ostra, taktyczna pozycja. Jeszcze Bartłomiej Heberla ma 5 sekund na zegarze, także... Okej, okay. H4... No próbuję. Próbuję, próbuję. bardzo dobrze, H4 ewidencznie... to musi, musi, jakby nie ma innej opcji, tak? To jest ostatnia partia. I e, jest błąd! Jest błąd. błąd? Podstawka Hetmana! Można tego błąd błąd. Hetmana... Hetman za darmo! No Hetman za darmo był! O Boże, co tu się dzieje na tym czasie? Mógł brać Hetmana z darmo, tak mógł samo jak w partii Marcina Chrzyszowskiego z Kamilem Kamilemitami tak samo tutaj nie wziął Hetmana w kluczowym momencie, drodzy widzowie, ale tutaj szachowe podziemie, no i niestety, Kamil o, Dragon ucieka. Ucieka. Ajaj, aj, aj. było tak blisko. Zrobił wszystko, co mógł w tej partii, tak? Poszedł H4, poszedł H5. Próbował. No ale Próbował. niestety w tym momencie. Kurczę stracił. Koniec. Tutaj już nie ma, nie ma zbytnio szans. O, jeszcze no. strata. Jeszcze figura. Grozi mat. Grozi mat, koniec. Minus 15. Ajajaj, no koniec, koniec. to jest koniec spotkania. Był Hetman, był Hetman, hetman w, jednym. w jednym ruchu. Do wzięcia. Także ostatnia partia, drodzy widzowie. Raczej, która już nie wpłynie na, na wynik, oczywiście, London. Dlaczego by nie? Dla ustabilizowania sytuacji. Niestety. Niestety, no była szansa, była szansa. Zawodnik może być sam na siebie zły. Pytanie, wow. czy to był miski, czy to rzeczywiście, rzeczywiście tam miał się Hetman znaleźć. Wieszcie co? Czemu nie wziął tego Hetmana? No nie wziął, bo chyba się nie spodziewał po prostu. To był sko ruch skoczkiem do tyłu. Nie zawsze takie rzeczy po prostu widzimy, nie? Tak zwana wizja tunelowa. Czasami właśnie w tym, w tych emocjach czasami nie widzimy pewnych możliwości. Widzimy tylko naszą jedną ideę i tutaj no ewidentnie chciał atakować, ale nie zobaczył wiszącego hetmana. Szkoda, bo to by Tomek znaczyło, że teraz wygrał partię o wszystko. Tak, Kolorem tak, tak. czarnym, bądź co bądź, ale, ale miałby tutaj na pewno wszelkie argumenty, żeby, żeby ten mecz zremisować. Także no, Kami Dragon <laughs> wytrzymał, wytrzymał te momenty. <laughs> tak. no jeżeli założymy, tak czysto teoretycznie, że ta partia, nie wiem, skończy się remisem na przykład, albo nawet, że Kamil Dragon wygra, to będzie cztery punkty przewagi, ale to są takie cztery punkty, których, wiecie, z przebiegu meczu to nie był jednostronny mecz. Zgadzam się. To, to nie było tak, że tutaj Kamil y, zdominował. Po prostu y, obie strony dawały tutaj sobie, sobie szansę i zauważ kolejna partia, w której Bartłomie Heberla Gra... Coś pochodnego ala nowoczesny Benoni, ala królewsko-indyjska. I Kamil Dragon ma realne problemy właśnie, aby tutaj utrzymywać swoją przewagę, utrzymać równą pozycję białym kolorem. Rzeczywiście tutaj te elementy dynamiczne na pewno działają właśnie w kierunku arcymistrza grającego kolorem czarnym. Bartłomiej Heberla jakiś challenge ma, że w ostatniej partii nie schodzi poniżej minuty, bo... No działa, działa, ma pozycję no, działa. wybitną. Na pewno blisko wygrany, ale to już jest za późno, ponieważ w tym momencie skończył się czas sekcji buletowej i możemy śmiało powiedzieć, że zwycięzcą już oficjalnie został Kamil Kamil Dragon. Tak, niezależnie od tego, jaki będzie wynik tej partii. E, tak właśnie zastanawiałem się, czy zawodnicy na przykład nie wrzucą sobie remisu, jak już widzą, ale myślę, że chcą dograć. Ciekawe, kurczę, co by się wydarzyło wtedy w ostatniej partii, gdyby tą, tą gierkę wygrał Bartłomiej Heberla, nie? Gdyby wziął a, tego a, Hetmana, a. co by się wydarzyło? Jaki w ogóle byłby zagrany? Jakie takie tutaj oczywiście podejście? No bo miał szansę, żeby, żeby go dopaść, tak, już na, na samym końcu, ale no, jest, jak jest, no to oczywiście widzimy Hetman H2 z Matem, koniec h właśnie z zwycięstwem, wygraniem Hetmana, także to jest prawdopodobnie już koniec i. No wynik będzie, będzie znów też bliski, no, na małe 4 okay. jeszcze nastąpiło, kurtuazyjne i kończymy I to spotkanie. Dwa punkty przewagi. Wow. do 10,5, także bardzo, bardzo ładne, ładne spotkanie. No cóż, teraz pytanie, czy zawodnicy chcą jakiś tam wywiad, czy nie, bo, bo wiem, że niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja tam wejdę na tego um, Zuma. jak ktoś to może mnie, Tomek wyrzucić mnie z Discorda, jeżeli chodzi o głos, także możesz mnie nie słyszeć przez chwilę. Dobra. Zobaczymy. O, ale się. Z... O, dawno nie czułem takich emocji na szachach to jest widzowie. Naprawdę. Ej, nie wiem, czy ja w ogóle w powinienem mówić. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja mogę mówić widzowie, czy nie? Czekajcie, tylko sobie jeszcze Tomka wyciszę delikatnie, to bo. Wchodzić w głos Marcinowi. Bo tutaj słyszę tomka. O, dobra. Także no, meczyk bardzo mocny, muszę przyznać. Pokazaliście kawał fajnych szachów. No, wartwoj, myślałem, że tego Hetmana weźmiesz na końcu w tej partii przedostatniej. Przez ostatnie pokażę też Hetmana, tak? Nie, 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 tak, nie, nie tam, tam było Hetman B1 i, i właśnie poleciała, poleciała kwestia, że poszedł po skoczka Kamil. No, i tutaj był Hetman, i liczyłem, że tam jeszcze się odbijesz na no, ostatnią gierkę, będziemy jeszcze mieli emocje. No ale, ale jednak tam, tam to uciekło. Także gratulacje Kamil. Przy okazji. Bardzo fajny wynik. W ogóle jak się przygotowywaliście się do tych zawodów, bo też takie ciekawe podejście arcymistrzowskie, nie? Jak to taki mecz rozgrywać. Ja założyłem konto naczeskowie przede wszystkim i zagrałem tam sobie x party Co prawda, bez inkrementu grałem głównie 3 plus 0, 1 plus 0. No i, i tyle właściwie. No. W moim przypadku bardzo podobnie ja Postarałem się tylko zagrać kilka partii wczoraj przed wczoraj, żeby się rozegrać, ale to raczej było chyba dosyć bardzo widoczne, szczególnie w bulecie, że za dużo tym tempem raczej nie gram i dużo, dużo błędów na pewno było w tych buletach. Też bardzo niebezpiecznie jest w sumie przegrać kilka partii z rzędu w takim meczu, bo później. Od razu mi się wydawało, że później już nic nie mogę zobaczyć na szachownicy, że tam, co Barta zgrał, to niespodzianka dla mnie była i pozycje słabe były, więc bardzo, bardzo w sumie ciężki, ciężki męż. Właśnie jeszcze mam takie pytanie, Kamil. Jak się w ogóle czułeś z tym, że, że Bartłomiej wygrał tam 4-5 partii z rzędu? i praktycznie już wynik meczu równo to był taki dosyć ciekawy moment kiedy miałeś takby tak cały czas kontrolę w meczu a później pierwsza druga część czwarta partia później jeszcze była szósta bardzo blisko tam było pojawiło się w tam, tam w ogóle zaliczyłem misklika w tej szóstej w ogóle. właśnie tam widzieliśmy tą piorka tam w ogóle ta tragedia bo tam już a te, to, to chyba było właśnie kluczowe, jak wyrównałeś. No no bo tak figurę w jeden, nie? Bo tam miałeś już e, chyba pozycję też dobrą miałeś. No trochę więcej po prostu. Tam rzeczywiście się gry jeszcze, ale daleko do przegranej na pewno. Myślę, że obiektywnie po prostu lepsza, A, a bez figury, no to taka już. Tak, to wtedy no właśnie wtedy. postawiłeś mi z zł, No to przerwało to. serię ta partia, a było cały czas dobrze. No. Jasne, no nie, to... właśnie. Właśnie tam widziałem, że, że. No tak mówiliśmy z Tomkiem, jak, jak komentowaliśmy, że, że no kurczę, jakbyś tą partię wygrał jeszcze szóstą, to podejrzewam, że Kamilowi byłoby bardzo trudno właśnie wrócić do meczu, nie jakby po tej, po tej szóstej partii. Um, na pewno. No dobrze. Także w takim razie dzięki Panowie za świetne widowisko. Czekamy teraz oczywiście na rozstrzygnięcia w kolejnych meczach także Kamil ty będziesz czekał na zwycięzcę spotkania Jan versus Aleksandra Malczewska. Także w ogóle jak się zaopatrujesz na to spotkanie czy jakieś konkretne już przygotowania lecą czy, czy jednak czekasz na, na wynik? Myślę że tutaj <laughs> przygotowania mogą dużo nie pomóc jako że pewnie mecz odbędzie się za około dwa dni. A... Ostatnio z ciekawości, jak zobaczyłem drabinkę, to sobie sprawdziłem jaki mam wy wynik z Jankiem na Czeskomie, bo tam kiedyś pamiętam dużo graliśmy. To wynik jest chyba 311 do 86, więc statystycznie raczej a, ciężko to dla mnie wygląda, ale. Dobry ja tam, wynik versus Janek, to jest moim zdaniem. To jest w tak tylko 3-4 razy z tyłu, nie. <laughs> a, Wydaje mi się, że teraz, teraz różnica yy, nawet mogła się zwiększyć, ale na pewno zobaczymy. Z mojej perspektywy bardzo fajnie, że yy, będę miał okazję zagrać sobie w takim meczu. Janek jest pewnie top 5 albo top 10 na świecie w, w tym formacie, więc zawsze zawsze to spora przyjemność móc okazję zagrać w taki mecz. Super. Także dziękuję jeszcze raz pomowie. Jak macie kilka... Ja dziękuję spór, to... też. Gratulacje Kami powodzenia w meczu z Jankiem. A, Dokładnie. I się cieszę się, że ten klikacz. mecz przynajmniej był ciekawy dla kibiców, bo jak było 9-4, to się bałem, że zaraz będzie do jednej braki, a tak przynajmniej myślę, że było na co popatrzeć. Taki mecz przegrać to nie wstyd, także... Dzięki, jeszcze raz. Dzięki. Dobra. Dzięki bardzo, trzymacie się, cześć. Cześć. Dobra, halo, halo. Dobra, i... Halo, halo, razwa, trzy. Halo, halo. Cześć. Sorry, bo mówiłeś coś, ja cię słyszałem i ich słyszałem jednocześnie. Tak, dlatego przestałem cieszyć. być cichutko. Tak, A, tak. Przewodam, o tym się także zorientowałem. tutaj. Także tutaj już, już, panowie, już panowie, że tak powiem, się pożegnali. Także widzowie, mam nadzieję, że Wam się meczyk podobał. Tutaj też staraliśmy się z Tomkiem wam dostarczyć jak najwięcej ilości. Ilości emocji na tym, na tym widowisku. Także Tomek, masz jakieś kilka słów dla widzów na, na sam koniec? Chyba nie. Tylko tyle oglądajcie, bo jak widzicie, dużo, dużo, dużo się dzieje i warto jest oglądać. W sumie chyba codziennie, nie? Teraz będzie tam z jednym dniem przerwy, także Także warto wieczorem po prostu wejść sobie na trzyskoma i popatrzeć, jak tam im idzie, no bo dzieją się mega ciekawe rzeczy. A pamiętajcie też, że każda, z każdą kolejną rundą te mecze będą bardziej wyrównane, nie? Dokładnie. Także drodzy widzowie, tutaj widziałem, że Dawid pisał, iż Jan Krzysztof Duda nie gra Title Tuesdaya, także chyba tutaj będziemy się żegnali w tym, w tym kontekście. Także cóż, dziękujemy jeszcze raz za, za przybycie i jutro możecie znowu czekać na, na kolejne giereczki. Jutro, jutro dokładnie meczyk, muszę sprawdzić kto będzie grał, ale może jeszcze pokażmy w ogóle tabelę na sam, na sam koniec. za Kacpra Drozdowskiego. Aczkolwiek obu zawodników lubię, lubię oglądać jak grają, także na pewno będzie to mega ciekawy mecz. No, Tamto będą dymy straszne, bo oni tak liczą te warianty, że wow. Okej, okay. no dobra. Yy, no dobra, także co, chyba na dzisiaj tyle. Dostałem info od Dawida na, na Messengerku, że, że dzisiaj finito. Także drodzy widzowie, dzięki bardzo. E, jutro przypominamy mecz Drozdowski-Piorun i Duda-Malczewska. Także będzie się działo. Dawid, podejrzewam, będzie na komentatorce, także, także też fajny akcencik. Także dzięki za bardzo za dzisiaj, trzymajcie się gorąco.